Releasa Tadwit 17. Czyli uwolnij te wiedźmy. Rozdział 401. Zima w fiordach tłumacz, Transny redaktor, Transny na morzu fiordów leży śpiąca wyspa. Gdy w końcu ukończono budowę ostatniego wieżowca, linia horyzontu zmieniła kolor na bladożółty. Chociaż zachodzącego słońca nie było widać, nadal można było zobaczyć smugę złotego światła odbitą na powierzchni morza w blasku zachodu słońca przechodzącym przez chmury. Dopiero dokuczliwe, zimne podmuchy wiatru, które wiały prosto w twarz, zdradzały, że to już nie jesień. I gotowe. Lotus podniosła szalik na szyi, aż jej uszy również zostały zakryte miękką bawełną. To będzie nasz nowy dom po przeniesieniu mebli i łóżek. Fantastyczny. Durat kimś -E klasną klasnął i powiedział: To dużo domów zbudowanych w pół miesiąca. A ja myślałem, że Lady Tilly przesadza. Lady Tilly nie kłamie, dodał Breze. Rzeczywiście Durat pogłaskał swój gruby, podwójny podwródek i powiedział: Jeśli tak jest, jestem pewien, że przesiedla tutaj moich obywateli. Och, co to jest? Kupiec, który przybył z zatoki półksiężyca, przeanalizował parapet w kształcie rowka, który znajdował się w domu. Pochylając się, włożył nawet głowę w otwór, aby zajrzeć do środka. To urządzenie rozgrzewające, o którym dowiedziałem się w regionie zachodnim. Nazywa się to podgrzewanym łóżkiem z cegły. Lotus wyjaśnił: Jest podłączony do kuchni, dlatego gdy w kuchni rozpali się ogień, to łóżko również się nagrzeje. Dołóż na wierzch drewnianą deskę i przykryj ją płótnem lub słomą, a będziesz mógł używać jej jako ławki lub łóżka. Będzie wygodniejszy od typowych mebli, szczególnie w bieżącym sezonie. Interesujący projekt, stwierdził durec i spojrzał prosto na lotus. Gdybym chciał Cię zatrudnić na dłuższą metę, ile złotych królewskich by to kosztowało? Co masz na myśli? Lotus był lekko zdziwiony. Chodź za mną do pracy w zatoce Półksiężyca. Na moim terytorium pozostało jeszcze kilka nieużytków, które nie zostały jeszcze zagospodarowane. Twoje umiejętności okażą się niezwykle przydatne. Durat zatawał ręce i powiedział: Ile złotych członków rodziny królewskiej muszę zapłacić za zaklęcie uśpienia, aby lady Tilly upoważniła cię do pójścia ze mną? Przepraszam, nigdy nie myślałem o wyjeździe. Twoje życie tam będzie znacznie lepsze niż tutaj przerwał szybko Durat. Będziesz mieszkać na tym samym dużym osiedlu co ja, będziesz codziennie delektować się wybornym winem i kuchnią z czterech królestw, a pomocnicy będą ci towarzyszyć gdziekolwiek się udasz. To idealne życie, jakie wyobraża sobie wiele osób, i daję ci je, jeśli będziesz dla mnie pracować. Poza tym Lady Tilly powiedziała, że wymagania zaklęcia usypiającego muszą zostać spełnione, a ja jestem w stanie opłacić wasze opłaty rekrutacyjne, niezależnie od ich wysokości. Lotos zmarszczył brwi. Nie była obca takiemu podejściu. Choć ustnie nie oświadczył, że ją zatrudnia, bardziej miała wrażenie, że ktoś ją kupuje. Gdy już miała wykrzyczeć kilka zdań, Branzy delikatnie pociągnął ją za rękę. Nawet jeśli prośby muszą zostać spełnione, nie oznacza to, że zostaną przyjęte. Są rzeczy, których nawet czarownice nie potrafią zrobić. Poza tym wszystkie strony muszą wyrazić zgodę, zanim będzie można zawrzeć porozumienie. Chcesz powiedzieć, że same pieniądze nie wystarczą? Nigdy nie widziałem takiego porozumienia, Duret mówił z niezadowoleniem. Czy to, co powiedziałeś, kiedy rzuciłeś śpiącą wyspę, było zwykłą retoryką mającą na celu naśmiewania się z nas? Jeśli tak dalej pójdzie, nikt nie uwierzy ani nie będzie tobą zainteresowany. Wątpię odpowiedział ktoś z tyłu. Istnieje tylko jedna gildia czarownic, która oferuje nagrody, czy to we fiordach, czy w czterech królestwach. Jeśli ty nie przyjdziesz, będą inni. Kto mówi? Kupiec odwrócił głowę i przeżył brutalny szok. T. Wasza wysokość, tunder. Wpadłem na kilka pomysłów na przepisy dotyczące zaklęcia usypiania. Przed podpisaniem umowy zgoda pracownika musi uwzględniać możliwe ryzyko związane z wykonywanymi zadaniami. Nie będą zmuszeni narażać się na poważne niebezpieczeństwo, powiedział tunder czystym głosem i roześmiał się. Czy masz z tym jakiś problem? Nie. To zdecydowanie rozsądne. Wyraz twarzy Durata wrócił do normy. W takim razie, w przyszłości nadal będę musiał cię niepokoić, panno Lotus. Uff. Lotus patrzyła, jak kupiecy jego świta odchodzą i westchnęła z ulgą. Dzięki. Nie ma problemu, po prostu przechodziłem. Piorun się roześmiał. Czy nie pojechałaś za Lady Tilly do regionu zachodniego? Tak, ale wróciłem wcześniej razem z Honei Brezy, bo śpiąca wyspa musiała przygotować zapasy i dom na zimę. Przedstawiła mu prosty opis sprawy. Czy zakończyłaś swoją wyprawę? Haha, ha, ha. tak. To była niesamowita i niewyobrażalna podróż. Oczy tunder rozbłysły, gdy tylko wspomniała o jego wyprawie. Po raz pierwszy widziałem różne poziomy mórz występujące w tym samym czasie. Nasz statek sprawiał wrażenie, jakby leciał, nie wpadliśmy do morza, mijając klify utworzone przez fale. Gdybym sam tego nie widział, absolutnie nie uwierzyłbym, że tak dziwny widok może wydarzyć się naprawdę. Różne poziomy morza. Lotos mruknął. Jak to mogło się stać? Woda morska to nie skały. Czy nie spłynie w dół? HMM, nazwałem go Selina i znajduje się na północny wschód od wyspienia. Kiedy dotarliśmy na szczyt urwiska, wydawało się, że jest to długa linia, której końca nie widać, a może wydawało się podzielone na dwie odrębne części. Podekscytowany poklepał się po piersi. Nie mogę się doczekać, aż następnym razem zapuszczę się jeszcze dalej. Rzeczywiście, godne najwybitniejszego odkrywcy fiordów było to, że pierwszą rzeczą, o której mówił po powrocie, były wspomnienia jego przygód, a nie córki przebywającej daleko w regionie zachodnim. Lotus bezrednie pokręciła głową, obserwując, jak bez przerwy mówi. Zanim zapadł zmrok i temperatura na zewnątrz spadła, lotus już wcześniej wspiął się na podgrzewane ceglane łóżko. To był najbardziej relaksujący moment jej dnia. Przez ponad miesiąc nie tylko budowała nową partię domów, ale także odnawiała skrzypiące domy innych czarownic. Tworząc się ze wszystkimi na podgrzewanym ceglanym łóżku i rozmawiając o swoich doświadczeniach w border Town, pytania jej towarzyszy będące mieszaniną ciekawości i zazdrości sprawiły, że nie spała przez północy. Temat rozmowy zmienił się na grzyby ptasiego dzioba. Jej towarzyszkom zaczęło się ślinić, gdy wspomniała, jak je przygotowała. Pładła grzyby na odrobinie masła i kilka razy je przewracała, następnie smażyła, aż obie strony grzybów nabrały złoto-brązowego koloru, a na koniec posypywała odrobiną soli, aby stworzyć najsmaczniejsze danie. MMM. Mam ochotę to zjeść, zawołał Shadow. Po miesiącu jedzenia suszonych ryb na pokładzie mam w ustach słony i rybny zapach. Świetnie Molly nie mogła powstrzymać się od przerwania Lotus. Gdybym tylko był tym, którego zaprosił starszy brat Lady Till. Hej, jest jeszcze więcej niesamowitych rzeczy, o których nie słyszałeś. Ktoś zachichotał. W prysznicach bordertownu woda wypływa prosto ze ściany, a pachnące mydło sprawia, że całe ciało pachnie po kąpieli. Naprawdę istnieje coś takiego? Zapytał zaciekawiony cień. Oczywiście, a nawet przyniosłem jednego z powrotem. Lotus uniosła usta do góry. Ale został już zużyty. Nie mów o tym. Przynajmniej mogli tego doświadczyć. Poszedłem za Lady Tilly do regionu zachodniego i natychmiast sprowadziłem tu tę dziewczynę. Nie mogłem się niczym cieszyć. Breze jęknął. Słuchając bełkotliwych dyskusji i czarownic, Lotus nagle wpadł na pewien pomysł. Gdyby zamiast tego to jego wysokość Roland Wimbledon chciał ją zatrudnić na dłuższy okres, czy zgodziłaby się? Po chwili zastanowienia zdała sobie sprawę, że nie byłaby w stanie odmówić, gdyby to rzeczywiście był Roland. Co za wstyd. Lotus wtuliła się w kołdrę i rozejrzała się w lewo i prawo. Na szczęście lampa była już zgaszona, bo inaczej ktoś mógłby zorientować się, o czym myśli. Kiedy jednak Lady Tilly w końcu będzie mogła zaakceptować jego wysokość Rolanda? Byłoby wspaniale, gdyby mogli zostać razem na zawsze. Lotus mocno trzymała szmatkę w ramionach. Jeśli tak, byłoby to dobre dla mnie i innych czarownic, ponieważ wszyscy moglibyśmy żyć szczęśliwie w Bordartown. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 402, struktura organizacyjna tłumacz, Transny redaktor, Transny na początku drugiego miesiąca zimy Barow wszedł do biura Rolanda, niosąc pod pachami stos książek. Kiedy podszedł do stołu Rolanda, jego uwagę przykuł ogromny kolorowy obraz na stole. Czy to, mapa całego regionu zachodniego? Nie tylko region zachodni powiedział Roland ze śmiechem. Obejmuje także część krainy barbarzyńców i mglisty las, zwłaszcza tę przestrzeń tutaj. Wskazał obszar w północnej części nieprzejezdnego pasma gór był tożyzner równiny, o których mówiła Agata. Obecnie obszar, który już odkryliśmy, odpowiada trzym zachodnim regionom. Jeśli uda nam się uprawiać ziemię na tak dużej przestrzeni, będziemy mogli przesiedlić setki tysięcy ludzi. Aby wyeliminować zagrożenie ze strony diabelskiego miasta, wysłał Lichtninga i Maggie, aby przeszukały teren i sporządziły mapę. Teraz, gdy Maggie mogła nosić soreje podczas rysowania, można było rysować dokładniejsze mapy. Chociaż zniknięcie obozu diabła wciąż pozostawało tajemnicą, dobrą wiadomością było to, że w promieniu 200 kilometrów od Border Town nie było śladu kolejnego obozu wroga. W krainie barbarzyńców żyją nie tylko demoniczne bestie, ale także straszni wrogowie, jak powiedziałeś. W słowach Barowa zabrzmiała nota wahania. Czy uprawa ziemi na północnym zachodzie nie będzie zbyt niebezpieczna? Do tego czasu pierwsza armia najprawdopodobniej będzie wyposażona w moc pozwalającą na walkę z demonami. Roland powoli obracał palcem po równinach na mapie. Nigdzie nie będzie bezpiecznie, jeśli nie będziemy w stanie pokonać tych wrogów. Odkąd w mglistym lesie zauważono zwiadowców demonów, wiedział, że nie może długo ukrywać tej informacji. Aby zapobiec panice, jaką mogłoby wywołać nagłe odkrycie, najpierw ujawnił swoim najwyższym władzom istnienie demonów. Sądząc po obecnej sytuacji, reakcja ludzi była całkiem normalna. Oczywiście nieco zbagatelizował siłę demonów, twierdząc, że są one tego samego rodzaju, co demoniczne bestie hybrydowe, jednocześnie nie wyjawiając historii dwóch bitew woli bożej. Roland wiedział, że jego królestwo nie może pozostać na granicy z kontynentem na zawsze, jeśli chce dorównać czterem królestwom. Tylko kraina barbarzyńców. A raczej Żyzna Równiny była obszarem godnym jego rządów. W rzeczywistości zbadany obszar stanowił tylko niewielki ułamek całych równin. Można sobie wyobrazić ogromną ilość ziemi zajętą przez ludzi podczas drugiej bitwy woli Bożej. Cofnął palec, po czym zwinął mapę i odłożył ją na bok. Czy masz jakieś wieści do przekazania? Tak, wasza wysokość. Barow skinął głową i rozłożył przed księciem książki, który miał pod pachami. Przygotowałem plan rozbudowy ratusza zgodnie z waszymi żądaniami. Och, zobaczę. Aby poradzić sobie z szybkim wzrostem terytorium po powstaniu miasta, Roland zastosował futurystyczną klasyfikację departamentów funkcjonalnych swojego rządu i w ten sposób wyznaczył nowe ramy dla organizacji i zarządzających swoich czasów. Ogólnie rzecz biorąc, górny sektor rządu został podzielony na cztery główne gałęzie, a mianowicie ratusz, wojsko, biuro bezpieczeństwa i związek czarownic. Zgodnie z planem rozbudowy nowy ratusz miałby pełnić rolę gabinetu lub departamentu stanu i stanowić podstawową instytucję całego terytorium. Z czasem załoga wzrośnie do około 500 osób. Sześć departamentów obejmowałoby finanse, sprawy zagraniczne, edukację, rolnictwo, przemysł i prawo, a nowe departamenty można byłoby dodawać w dowolnym momencie, w zależności od zapotrzebowania Co więcej, gdyby lub kiedy Królestwo Grejca Stylen zostało zjednoczone, wszystkie pozostałe miasta mogłyby zastosować się do tego szablonu i utworzyć odpowiednie instytucje niższego sektora, którymi wspólnie zarządzałby Urząd Miasta Oprócz personelu bojowego wojsko posiadało także niezależne wydziały produkcyjne i medyczne, które służyły jako zabezpieczenie logistyczne Każda dywizja wojskowa miała głównodowodzącego, który był odpowiedzialny za określone kwestie bojowe, ale najwyższa władza wojskowa spoczywała w rękach samego Rolanda. Biuro bezpieczeństwa było tajną organizacją, która ukrywała się w ciemności. Urząd miasta nie przydzielał jej środków, a jej członkowie również nie byli wpisani do żadnej dokumentacji. Do jego podstawowych zadań należało monitorowanie i zapewnianie bezpieczeństwa na terytorium oraz zajmowanie się kwestiami korupcji w służbie. Wreszcie Związek Czarownic. Roland intensywnie myślał o tej organizacji, ale w końcu zdecydował, że będzie to odrębny wydział, zamiast dzielić czarownice na inne wydziały. Stało się tak, ponieważ w przypadku niektórych czarownic ich zdolności dramatycznie wzrosły po ewolucji i wtedy były w stanie pracować w wielu działach. Na przykład Anna i Soraya mogłyby odgrywać ważny rolę w przemyśle, rolnictwie, wojsku i edukacji. Innym powodem było to, że czasami czarownice nie przydzielano żadnej pracy, dlatego łączenie ich razem pozwalało skutecznie uniknąć osłabienia jej entuzjazmu. To była kwestia, którą zwrócili mu Skroliwendy. Roland miał nadzieję, że i w przyszłości Związek Czarownic będzie działał samodzielnie, co obejmowałoby zarządzanie jego członkostwem, inspekcją i przydziałem pracy. Czy naprawdę jesteście w stanie zatrudnić tak wielu wykształconych ludzi? Kiedy skończył czytać propozycję dyrektora ratusza, Roland podniósł głowę i zapytał: W tamtych czasach instytucje liczące 500 osób uważano za ogromną. Ponadto wymóg umiejętności czytania i pisania przez każdego pracownika byłby prawie na pewno niemożliwy do spełnienia na innych terytoriach. Chociaż w królewskich miastach każdego królestwa znajdowała się wystarczająca liczba wykształconych ludzi, była to w większości szlachta, która była zbyt dumna i arogancka, aby chcieć służyć jako uczniowie. Dodaj do tego nową partię absolwentów i nie powinno być problemu, odpowiedział Barow. Według informacji uzyskanych z ogłoszenia o naborze, największą popularnością cieszą się pracę w urzędzie miasta. Wygląda na to, że bycie urzędnikiem państwowym jest wszędzie popularne. Roland w niekontrolowany sposób uniósł wargi do góry. W takim razie śmiało rekrutuj ludzi według tego schematu. Następnym i ostatnim zadaniem jest sformułowanie prawa. Przekaż mi główny artykuł, o którym wspomniałeś ostatnim razem, a moi uczniowie dokończą resztę tak szybko, jak to możliwe, powiedział w świetnym humorze dyrektor ratusza. Nazywa się to prawami podstawowymi, powiedział Roland i roześmiał się. Okazało się, że entuzjastyczni wzorowi pracownicy nie ograniczali się tylko do czarownic, był to dobry znak dla nowego reżimu. Jeszcze jedna rzecz, wasza wysokość, powiedział Barow. Jeśli ratusz zostanie rozbudowany zgodnie z planem, obecny budynek może nie być w stanie pomieścić tak dużej liczby osób. Czy chcesz zbudować nowy ratusz? Książę skinął głową, zgadzając się. Z pewnością. Poproszę Karla, żeby się tym zajął. W oczach obywateli taka była twarz pana. Choć rzadko mieli okazję wejść na zamek, często załatwiali sprawy w ratuszu. Zatem niezbędny był pewien stopień przepychu i stylu. Gdyby było on surowej, pozbawione ozdób, zaufanie ludzi do niego mogłoby zostać nadszarpnięte. Gdy barów odszedł, Roland wezwał swoich strażników, aby sprowadzili Priusa de Sau, rycerza z Rodłosi. Roland nie widział go od pół roku. Rycerz był wyraźnie grubszy, a jego twarz pełniejsza niż zwykle, a jego policzki nawet jaśniały je jaskrawą czerwienią. Życie z pewnością było dobre. Ostatnio na rynku wielobranżowym pojawiło się więcej jaj drobiu. To wszystko twoja zasługa. Roland uśmiechnął się. Twój sposób hodowania kurczaków i kaczek musi być świetny. Hehe. He. Prius roześmiał się, nieco zawstydzony. Bez waszego wsparcia od początku nie mógłbym tego zrobić. Rolnictwo nie było łatwą podróżą. Kiedy Prius wystartował, pojawiła się nawet plaga drobią, która spowodowała śmierć wielu kurczaków. Roland po prostu uznał to za dobrą lekcję i nie poddał się. Zamiast tego książę w dalszym ciągu skupował pisklęta stwierdzeń i przekazywał mu je do wychowania. Obecny stał się niezastąpionym talentem społeczności miasta. Planuje cię zatrudnić w urzędzie miasta w ramach wdziału rolnictwa. Czy się zgadzasz, wasza wysokość? Ty nie chcesz, żebym dalej hodował kurczaki i kaczki? Prius był lekko zaskoczony. Oczywiście nie. Wykonałeś świetną robotę i dlatego mam nadzieję, że możesz przyciągnąć więcej ludzi do tego biznesu. Roland powiedział zachęcająco: wkrótce planuję zwiększyć skalę rolnictwa ponad dziesięciokrotnie. Wtedy ty i twoja rodzina nie będzie w stanie poradzić sobie z tym sami. Gdy zostaniesz zatrudniony w ratuszu, będziesz mógł przekazać swoje doświadczenie większej liczbie osób i nauczyć je uprawiać ziemię. Biorąc pod uwagę zdolność firmy do eliminowania bakterii i chorób, najbardziej drażliwe problemy hodowli zwierząt przestały istnieć. Oprócz kurczaków i kaczek w planach ekspansji księcia uwzględniono także duże zwierzęta hodowlane, takie jak krowy i jagnięta. To niewątpliwie nie szlachetna praca, nie mniej honorowa niż lecerstwo. Książę zrobił pauzę na chwilę, po czym mówił dalej. Nadejdzie dzień, w którym jajka i drób zostaną podane na stołach każdego gospodarstwa domowego w regionie zachodnim. A kiedy ludzie zobaczą te pyszne potrawy, wszyscy zapamiętają Twoje imię. Co myślisz? Ja, chcę ci służyć. Prius Dessał zacisnął pięści i skłonił się z szacunkiem. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 403. Uczeni nauczyciel tłumacz. Transn. Redaktor. Transn. Nana ziownęła głośno, wstając z łóżka. Spojrzała na biel za oknem. Mimo to nie widziała nic poza śniegiem. Niechętnie wyszła z ciepłego łóżka i założyła gruby zimowy płaszcz. Wychodząc z sypialni, zobaczyła ciotkę Alden sprzątającą salon. Dzień dobry, wy Ach, mała księżniczko, nie śpisz? Alda uśmiechnęła się do niej. Chcesz śniadanie? Gotowe. Tak. Nane usiadła obok z uwiadanii i rozejrzała się po pokoju, ale nie zauważyła ojca. Gdzie jest tata? Lord Piny wyszedł wcześniej rano odpowiedziała Alda z kuchni. Miał przy sobie swoją srebrną strzelbę. Rzeczywiście. Nane uniosła usta do góry. Prawdopodobnie udał się pod mury miejskie, aby ponownie poćwiczyć strzelectwo odkąd odpierał demoniczne bestie za pomocą zamku skałkowego. Zakochał się w tej głośnej i dudniącej broni. Nie tylko codziennie wyciera lufę pistoletu, ale także, kiedy tylko ma czas, chodzi pod mury miejskie, aby ćwiczyć. Co więcej, udało mu się ubiegać o specjalnie wykonany zamek skałkowy u jego wysokości, wykorzystując moje zdolności lecznicze jako kartę przetargową. To wszystko wina jego wysokości, że powiedział, że długa strzelba to standardowe wyposażenie myśliwych pomyślała nana. Jeśli mamy wciąż jest w pobliżu, tata prawdopodobnie nie będzie tak wychodził przez cały dzień. Śniadanie jest. Alda położyła dwa parujące talerze na stole przed naną. Jajka sadzone i biały chleb. Jest, póki są gorące. Dziękuję. Śniadanie jest zwykle przygotowywane, zanim tata wyjdzie z domu. Tylko ciocia Alda specjalnie umieszczała je w wodzie, żeby było ciepłe Gdyby zamiast tego tata się mną opiekował, jadłabym zimne i twarde jajka Nana westchnęła niekontrolowanie Gdyby tylko ciocia Alda mogła poślubić tatusia Jednak młoda dziewczyna wiedziała, że to życzenie ma niewielkie szanse na spełnienie Alda była służącą rodziny, a tata był szlachcicem z Bordertowno Ile rozumiała, dla zwykłego człowieka i szlachcica trudno było zawrzeć związek małżeński Pochłonęła pyszne śniadanie, otarła usta i krzyknęła Idę do centrum medycznego Dobra Alda odłożyła trzymaną rękę rękach miota i poprowadziła nane do drzwi. Kiedy pochyliła się i zawiązała szalik na szyi nany, powiedziała: Uważaj na drodze, panno, pina. Tak, ciociu. Białe płatki śniegu przywitały nane, gdy wychodziła z domu. Tak wyglądał jej codzienny plan: rano wychodziła z domu do centrum medycznego. Leczyła pacjentów, jeśli tacy byli, albo ćwiczyła swoje umiejętności na zwierzętach. W południe szła do zamku na lunch z Rolandem, natomiast po po południu aż do nocy przebywała w ośrodku medycznym, po czym wracała do domu była jedyną czarownicą, która nie mieszkała w zamku. Chociaż czas w ośrodku medycznym był nudny, nie ustępowała, bo chciała, aby pacjenci otrzymali leczenie jak najszybciej Uśmiech i ciepło mieszkańców również ją wspierały i popychały do dalszego działania Pani Nano, dzień dobry Pani Angel, znowu idziesz do centrum medycznego? Dzisiejsza pogoda nie jest dobra Dbaj o swoje ciało Pani Pinę, jadłeś śniadanie? Dlaczego nie wypijesz miski gorących płatków owsianych, które właśnie przygotowałem? Tego rodzaju pozdrowienia powtarzały się nieustannie, ilekroć przechodziła w miejscach publicznych To był wyraźny kontrast w stosunku do roku temu jej siostry twierdziły, że jest obecnie najpopularniejszą czarownicą w Border Town, nawet bardziej popularną niż Anna. Nana nie przejmowała się konkursem popularności, choć była zadowolona z panującej atmosfery. Każda osoba, którą wcześniej traktowała, witała ją czule, co napełniało ją poczuciem osiągnięcia. Starsza siostra Anna miała rację pomyślała Nana. Jedynym sposobem na zmianę ludzkich uprzedzeń było zdecydowane stawienie im czoła. Kiedy przybyła do centrum medycznego, żołnierz jeden, Armii obsługujący bramę skłonił się i przywitał ją. Witam, pani Anno. Dzień dobry, czy są dzisiaj pacjenci? W tej chwili nie odpowiedział żołnierz. Ale twoi przyjaciele przyszli. Przyjaciele? Była zaskoczona. Czy to może być cianna? Myśląc, co Annie, podekscytowana, pobiegła na drugie piętro i pchnęła drzwi, gdzie znalazła Misteremon, Hummingbird i Lil leżące bezczynnie na stole. Widząc ją, cała trójka natychmiast wstała i otoczyła ją. Wytrzej. Haha, jesteście, Milen, zaskoczeni? Przebyliśmy całą tę drogę tylko po to, żeby cię zobaczyć. Moon podniosła ramiona i krzyknęła. Mystery Mon zasugerował, że zamiast leniuchować w zamku, dobrym pomysłem byłoby wyjść na spacer, dodam Humingbirth. Wydwoje, dwoje możecie być wolni, ale ja na pewno nie Nadal mam wiele próbek owadów do obserwacji Lile, która stała z tyłu, lamentowała Nana też musi być bardzo zajęta Myślisz, że jest taka jak ty? Czy to prawda? Wczoraj zerknąłem i zobaczyłem, jak drzemałaś przed mikroskopem Najwyraźniej miałaś dość swojej pracy Mr. on wzruszyła ramionami Nic takiego Nana była nieco zawiedziona, że to nie Anna się pojawiła, ale szybko się otrząsnęła Obecnie Anna była najbardziej zapracowaną podwładną jego wysokości I naturalnie nie mogła spędzać z nią tyle czasu, co dawniej nie, właściwie jestem bardzo wolna odpowiedziała ze śmiechem. Dziękuję, wasza trójka. Echem, skoro tak mówisz, pozostanę, aby ci towarzyszyć. Lilo odwróciła głowę. Jutro nie będzie problemu z obejrzeniem próbek. W co będziemy grać? Zapytał Koliber. Co jeszcze? Mr. Moon wyciągnął talię kart do gry. Oczywiście, to... Tak, Fit the Highland Lord może być interesująca, ale jest to gra dla trzech graczy. Nie, nie walkę z właścicielem. Niesamowicie pokręciła głową. Nowa gra odpowiednia dla czterech graczy, w której rywalizujemy o to, kto najszybciej pokaże swoje karty. Dowiedziałem się tego dopiero wczoraj od grupy Andrei. Grupa trzech graczy ze śpiącej wyspy? Powiedziała Lilę, trzymając się za czoło. Słabo uczysz się od innych, a mimo to decydujesz się uczyć od tej grupy. Gdybyś zamiast tego użył swojej energii, aby zdobyć nową wiedzę od jego wysokości, nie poczyniłbyś aż tak małych postępów. To również zostało przekazane przez jego wysokość. Odparował tajemniczy księżyc. Dlaczego nie uważa się tego za część nowej wiedzy jego wysokości? Oprócz ciebie prawdopodobnie nie ma nikogo w związku czarownic, kto myśli w ten sposób. Lile przyglądała się jej przez chwilę. Ja też chciałbym się nauczyć. Koliber wymamrotał cicho. Nana obserwowała przebieg rozmowy i wybuchała niepohamowanym śmiechem. Miała wrażenie, że wróciła do beztroskich czasów, kiedy uczęszczała do akademii nauczyciela Karla. W towarzystwie trzech czarownic poranek, który zwykle był nudny, mijał szybko. Następnie poszli razem do zamku na lunch, po czym Nana sama wróciła do centrum medycznego. Gdy weszła do holu, zobaczyła niespodziewaną osobę. Karla Wambata. pan Karol. Powiedziała zaskoczona nana. Co ci tu sprowadza? By zobaczyć ciebie. Karol uśmiechnął się i spojrzał na nią, a następnie powiedział radośnie, ty, dorosłaś. Czy to prawda? Nana opuściła głowę, jakby zawstydzona. Wciąż jestem daleko od anny. Każdy jest inny. Masz swoje mocne strony. On śmiał się. Patrząc na dorastanie ciebie i Janny, a także obserwując zmiany w mieście, wydaje mi się, że nie widzę już pęknięć. Jakie pęknięcia? Nana była zdezorientowana. Nic. Po prostu opowiadam z dury. Karol potrząsnął głową. Kiedyś wierzyłem, że Bóg opuścił ten świat, ale teraz czuję, że nadal nad nami czuwa. Nie Bóg poprawiła Gonana. Jego wysokość mówi, że są to owoce ludzkich wysiłków. Czy te wspólnoty mieszkaniowe nie zostały zbudowane przez was? Ale bez początku nic nie mogłoby się wydarzyć. W tamtym momencie, kiedy pomyślałem, że Anna nie żyje, a ty w jakiś sposób pobudziłeś się jako wiedźma, byłem całkowicie zdenerwowany. Mógł to być Bóg, który wysłuchał moich modlitw i odpowiedział na moje wołanie. Karl powiedział łagodnym głosem. To przyniosło nam jego wysokość Rolanda. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 404, podróż do magnetoelektryczności tłumacz, transnredaktor, transnach. Bardzo zazdroszczę na nie. Mr. Moon wytarła mokre włosy i zbliżyła twarz do Lily, która siedziała wyprostowana przy biurku. HMM odpowiedziała Lily, nawet nie odwracając głowy. Nie pytasz, dlaczego jej zazdroszczę? I tak wkrótce mnie opowiesz, powiedziała Lilę, drgając ustami. Cholera. Mr. Moon wymamrotała, ale nie mogła powstrzymać się odpowiedzenia na koniec. Nie widziałeś, jak traktują ją żołnierzy w szpitalu i pobliscy mieszkańcy miasta. Widziałem to. Witam, pan Nonana, wychodzi pani, pan O Angel, pani Pinę, to jest ciasto pszenne, które upiekłam. Ja też chcę być tak traktowany. Mystery Małom przycisnęła twarz do policzka Lile, ale została bezlitośnie odepchnięta. To nagroda za jej umiejętności, stwierdziła Lile, nie ruszając nawet włosa. Nie zauważyłeś, że od miesięcy demonów ona prawie codziennie przebywa w szpitalu, czekając na leczenie rannych? Połowa mieszkańców została jej poddana leczeniu, a reszta to w zasadzie ich rodziny. Przesadzasz. Niezupełnie Lile westchnęła i odłożyła książkę w dłoń. Chociaż nie wszyscy będą walczyć z demonicznymi bestiami pod murami miasta, rany mieszkańców miasta są całkowicie normalne. Górnicy mogą zranić się w palce u nóg, a pracę w piecu mogą się poparzyć. To samo dotyczy praktykantów w zakładach maszyn parowych i laboratorium chemicznym. Przerwała na chwilę i powiedziała, jego wysokość powiedział mi kiedyś, że na ja jesteśmy podstawą opieki medycznej w Border Town. Jedno z nas zajmuje się leczeniem wewnętrznym, a drugie operacją. Dzięki temu operacja może pozostać na intensywnym poziomie, a jednocześnie mieć pewność, że wszyscy są zdrowi, bez ustalania polityki bezpieczeństwa. Jednak tak naprawdę nie zrobiłem nic poza zapobieganiem epidemii dla nowych uchodźców. Więc czujesz się zgorzkniały tak jak ja, powiedział Mistery Moon, pochylając się nieustępliwie. Nie, nie jestem. Lile zwolniona. I trzymaj się z daleka ode mnie. Przeszkadzasz mi w czytaniu. Och! Mistery Moon stworzyła i powiedziała, ale naprawdę jej zazdroszczę. Więc ucz się odnany. Podejmij inicjatywę, aby pomóc każdemu mieszkańcowi miasta, dopóki cię nie poznają i nie zapoznają się z Tobą. Wtedy na pewno wszyscy będą Cię witać, gdziekolwiek się udasz, powiedziała Lila, wzruszając ramionami. Ale ja nie mam takiej zdolności, jak nana powiedziała, sfrustrowana Mr. Moon. Więc użyj swojej siły fizycznej, jeśli nie zdolności, powiedziała Lile, krwiąco. Tak czy inaczej, byłaś tam na obozach Stowarzyszenia Współpracy Czarownic. Ty, szelma Mr. Moon nadal chowała urazę, kiedy kładła się do łóżka. Wiedziała, że Lile miała rację, ale bycie gorsza od innych czarownic drażniło jej dumę. To było nie do zniesienia. Przyszła przez tyle bólu, zanim w końcu znalazła idealne miejsce na osiedlenie się, aby bezczynność przez cały dzień była torturą. Tajemniczy księżyc spędził niespokojnie całą noc. Następnego dnia zapukała do drzwi biura Rolanda z cieniami pod oczami. O co chodzi? Zapytał zdziwiony książę: Czy byłeś prześladowany? Na Lile. Nie, nieważne. Oparła się dramatycznie o biurko Rolanda i zapytała: Wasza wysokość czy nie powiedziałeś, że mam ogromny potencjał? Dlaczego nie ma jeszcze zmian w moich umiejętnościach? To naprawdę nie może ewoluować, jeśli nie zrozumiem teoretycznych podstaw nauk przyrodniczych? Rozumiem powiedział Roland, na próżno próbując powstrzymać śmiech. Prawdę mówiąc, też myślałem o tym problemie. Jaki problem? Agata nie mówiła, że ponad 400 lat temu czarownicy w Unii doświadczyły wysokiego przebudzenia, nawet bez wszechstronnego zrozumienia świata. Poza podstawowymi praktykami reszta będzie nagłym oświeceniem można to osiągnąć poprzez obserwację zjawisk naturalnych lub przypadkowy przebłysk inspiracji. Roland mówił dalej, jednakże tego ostatniego najwyraźniej nie da się porównać z przebudzeniem inspirowanym systematyczną nauką. Spójrz na magiczną umoc Agaty. Jest nie tylko najsłabszą spośród rozwiniętych czarownic, ale nie może nawet konkurować z niektórymi zwykłymi czarownicami, takimi jak Sylwia i Andrea. Nie ma znaczenia, ważne, żeby ewoluował. Oczy stary moł błyszczały. Masz pomysł? Może to nie zadziała powiedział książę, rozkładając ręce, ale warto spróbować. Co wiesz o siłach magnetycznych? Um siła wytwarzana przez kierunkowy ruch elektronów, którą pole magnetyczne oddziałuje na ciała magnetyczne i znajdujące się w nich prądy elektryczne. To zostało skopiowane z książki uśmiechnął się i powiedział: Dobrze to zapamiętałeś, ale prawdopodobnie w ogóle tego nie rozumiesz. Tajemniczy księżyc zawahał się przez chwilę i skinął głową? Widzieliście linie sił magnetycznych symulowane przez proszek żelaza. Znasz także kierunek sił magnetycznych i widziałeś także generator prądu stałego. Więc myślę, być może nie umożliwisz obwodom zamkniętym szybkiego przecięcia linii sił magnetycznych, możesz jednak zmienić wytwarzane pole magnetyczne, w ten sposób osobiście doświadczając przemiany z magnetyzmu w elektryczność. Niezupełnie za tobą podążam. Naturą przemiany magnetyzmu w elektryczność jest zmiana strumienia magnetycznego. Jeśli chcesz zmienić strumień magnetyczny w stałym polu magnetycznym, jedynym sposobem jest zmiana obszaru, to znaczy przecięcie linii indukcji magnetycznej. Książę narysował diagram na papierze i powiedział, a co, jeśli pole pozostanie stałe? To będzie zmiana pola magnetycznego, co oznacza zmianę strumienia magnetycznego. Tajemnicza księżyc bezskutecznie szukała odpowiednich słów, ale nie udało jej się, ponieważ nie rozumiała ani słowa. Książę roześmiał się i powiedział, to w porządku, że tego nie rozumiesz. Musisz tylko to zrobić szybko uwolnić i wycofać swoje siły magnetyczne, zamiast stale używać swojej mocy. I wtedy, tajemniczy księżyc czekał, aż Roland będzie kontynuował, nic więcej. Potrząsnął głową, to jedyny krok. Po prostu uwolnić i wycofać siły magnetyczne? Prawidłowe. Gdyby można było także zmienić kierunek linii sił magnetycznych, byłoby idealnie. Na przykład przełącz się z lewej ręki na prawą rękę. Książę uśmiechnął się i powiedział, kiedy będziesz ćwiczyć, przygotuję dla ciebie małą zabawkę. Dowiesz się dlaczego, kiedy opanujesz tę metodę. Dwa dni później mister otrzymał coś, co jego wysokość nazwał małą zabawką. Była to kwadratowa rama z miedzianych drutów, której górna część była połączona ze szklaną kulą nie większą niż połowa pięści. Przyglądając się bliżej, zauważyła, że miedziane druty zostały przecięte w kuli i połączone znacznie cieńszym metalowym drutem. Dołączona instrukcja obsługi brzmiała: Trzymaj oba końce kwadratowej ramy obiema rękami i ćwicz. Uwaga, pamiętajcie o zaciągnięciu zasłony i ukryciu kamienia światła. Co to jest do cholery? Podrapała się po głowie, a potem wykonała polecenie w instrukcji obsługi. Nieważne, jak to zrobię, to praktyka. Po prostu to zignoruj i będzie dobrze. Mister Moon dowiedziała się, że szybkie uwolnienie i wycofanie jej mocy nie było trudne, ale zmiana kierunku sił magnetycznych powodowała oślepiający pól głowy. Siła magnetyczna była dla niej podstawową mocą i początkowo to przedsięwzięcie przypominało oddychanie tylko jednym nozdrzem na raz. Chociaż Moon powstrzymywała się od grania w pokera i przez ostatnie dwa dni sumiennie ćwiczyła swoją nową umiejętność, efekt trwał zaledwie pół minuty. Wzięła głęboki oddech i przywołała magiczną moc swojego ciała. Na początku nic nie poczuła, ale wkrótce zobaczyła błysk czerwonego światła. Metalowy drut w szklanej kuli zmienił kolor na pomarańczowo-czerwony, a światło stawało się coraz jaśniejsze i intensywniejsze. W ciągu kilku sekund światło było oślepiające. Mysterion niemal nie mogła uwierzyć własnym oczom. A Atramentowo ciemny pokój oświetlało miękkie światło, znacznie czystsze niż światło świecy, którego nigdy nie widziała Wciąż była oszołomiona, gdy czerwone światło zniknęło, czemu towarzyszył słaby trzask, zanim ciemność ponownie ogarnęła pomieszczenie Uwolnij tę wiedźmy, Rozdział 405 Towarzyszenie Tłumacz Transn Redaktor następnego ranka Mistery małon w pośpiechu pobiegła do biura z większymi cieniami pod oczami Dlaczego szklana kula miałaby się zaświecić? Później to nie zadziałało, niezależnie od tego, jak bardzo próbowała użyć swojej mocy nie mogła się doczekać, aż wyplunie tego wszystkiego po pchnięciu drzwi. To, szybko, książę był nieco zaskoczony. Odłożył pióro, wziął mały przedmiot od Moon i powiedział, myślałem, że zajmie ci to dwa lub trzy dni. Moon pochyliła się, oparła brodę o krawędź biurka i mrgając zapytała, co, u świeciło? To było światło elektryczne. Książę uśmiechnął się i powiedział, wypuściłeś błyskawicę z nieba. Błyskawica. Nie mogła powstrzymać się od powtórzenia tego słowa cichym głosem, a potem pokręciła głową, ale to wcale na to nie wyglądało. To światło miało czerwono-pomarańczowy kolor i ciągle świeciło błyskawica jest zawsze tylko błyskiem. Błyskawica zapaliła włókno, sprawiając, że świeciło nieprzerwanie. Książę przekręcił szklaną kulę i zdjął ją, po czym powiedział: To dobrze, że tego nie rozumiesz. Później pozwolę ci zobaczyć prawdziwe światło elektryczne. Oczy mystery on były szeroko otwarte. Przyglądała się każdemu ruchowi rolanda, bojąc się, że coś przeoczy. Książe przyciągnął bliżej dwa miedziane druty i ponownie odłożył szklaną kulę. Proszę bardzo, teraz kontynuuj ćwiczenia. Otóż to, wzięła drucianą ramę, całkowicie rozczarowana. Zgadza się książę zasłonił usta i powiedział nie zapomnij zaciągnąć zasłon podczas ćwiczeń. Lila siedziała na końcu łóżka i czytała podstawy teoretyczne nauk przyrodniczych, kiedy mr. wrócił do sypialni. Dlaczego dzisiaj wstałaś tak wcześnie? Zapytała zdziwiona. Skoro już wstałeś, przynieś mi śniadanie. Poproszę o i chleb. Żadnej owsianki. Nie, nie przyniosę śniadania zdrajcy powiedział Mr. Moon z chrząknięciem. Zaciągnęła zasłony i w pokoju w jednej chwili zrobiło się zupełnie ciemno. Hej, co robisz? Lila zmarszczyła brwi i zapytała. Ćwiczę swoje umiejętności. Rzuciła się na podłogę i powiedziała, zasun zasłony i ukryj kamień światła, takie jest żądanie jego wysokości. Dobrze, dobrze dziewczynka przewróciła oczami i powiedziała, poczytam w korytarzu. Nie, nie możesz. Tajemniczy księżyc wrzasnął. Dlaczego? Lili rzuciła jej spojrzenie. Nie mogę czytać, kiedy umieram z głodu, a muszę tu z tobą zostać? Um. Mr. Moon przerwał na chwilę, przyniosła ci śniadanie. Czy możesz tu zostać? Co? Lili zapytała z wielkim zainteresowaniem, boisz się ciemności? Zupełnie nie. Wydała policzki i po chwili wymamrotała, potrzebuje tylko towarzystwa. Chciała, żeby ktoś był świadkiem jej postępów i był zdumiony jej umiejętnościami. Nawet gdyby jej się nie udał miała nadzieję, że ktoś się pocieszy, ale wolała zanieść te słowa do grobu, niż zwierzyć się Lile. W porządku. Tym razem zostanę z tobą, bo brzmisz tak żałośnie powiedziała Lile ziewając. Śniadanie, szybko. Po tym, jak niechętnie przyniosła śniadanie, Mr. w końcu przygotowała się do ćwiczeń. Lile z zadowoleniem połknęła jajko i zapytała, co zamierzasz zrobić? Namagnesować przedmiot, który trzymasz w dłoni? Nie, pozwolę, aby siły magnetyczne w mojej dłoni szybko się zmienili. Jego wysokość mówi, że wywoła to grzmoty i błyskawice. Lila była oszołomiona. Grzmoty i błyskawice? Tak, zacznę. Trzymaj się, krzyknęła dziewczynka, podchodząc bliżej drzwi. Teraz jest dobrze. Zacząć robić. Mr. odetchnęła głęboko i zmobilizowała swoją magiczną moc, tak jak to zrobiła wcześniej. Gdyby coś takiego wydarzyło się na obozach Stowarzyszenia Współpracy Czarownic, przełożona cara z pewnością skarciłaby ją za takie zachowanie. Jednakże jego wysokość celowo wymienił wszystkie przedmioty w sypialni, które zawierały żelazo, w tym żelazne gwoździe, na przedmioty wykonane z miedzi, aby ułatwić jej praktykę. W border traktowano ją hojnie i nie pozwalała sobie na bezczynność. Wspomnienia przeżyć spędzonych w tym mieście powracały do niej obraz po obrazie, żywy jak karuzela. Tym razem mistery on szybko znalazła się w stanie gotowości. Magiczna moc tańczyła pomiędzy jej dłońmi z coraz większym ruchem i coraz większą intensywnością. Wtedy zobaczyła światło elektryczne. Podobnie jak niebieski duch wyłaniający się z warstw chmur, światło było przejściowe i natychmiast zniknęło. Niemniej jednak wyraźnie dostrzegła ślad światła elektrycznego. Przypominało to mały łuk rozciągający się od jednego końca miedzianego drutu do drugiego i wydawał delikatne, trzaskające dźwięki. Do końca było daleko. Potem nastąpił drugi łuk, potem trzeci. Zauważyła z przerażeniem, że za każdym razem, gdy siły magnetyczne się zmieniają, pojawia się oślepiające światło elektryczne, którego ślady również zmieniają się odpowiednio do jego ruchów. Ponieważ kierunek sił magnetycznych szybko zmieniał się w tej z powrotem, pomiędzy dwoma miedzianymi drutami stopniowo zaczął kształtować się niebiesko-biały most. Co to jest? Zapytała Lila, która stała daleko z szeroko otwartymi oczami. Światło elektryczne było nieznacznym w porównaniu z wczorajszym czerwono-pomarańczowym blaskiem, ale sprawiło, że tajemniczy księżyc zadrżał z podniecenia po raz pierwszy było świadkiem własnych zdolności. W porównaniu z niewidzialnymi liniami sił magnetycznych, których nie rozumiała ani trochę, rytm tańca tańcału elektrycznego i kierunek jego ruchu był pod jej całkowitą kontrolą, to była naprawdę błyskawica stworzona przez nią. Elektryczność generuje magnetyzm i odwrotnie. To jest to. Poczuła, że moc w jej ciele stała się bardziej widoczna i wyraźna. Mystery Mon wstała i położyła metalową ramę na biurku. Powoli uwolniła ręce, aby magiczna moc opadła, ale końce miedzianych drutów wciąż błyszczały niczym migoczące gwiazdy w ciemności z dużej odległości. Teraz lepiej rozumiała te słowa. Innymi słowy, elektryczność to magnetyzm i odwrotnie. Roland ugniatał obolał szyję piórem w zębach. Czy potrzebujesz pomocy? Głosnik Htingalea dobiegł go do uszu. Ach, dziękuję, skinął lekko głową i powiedział. W ten sposób Nick Hingale położyła swoje dwie jasne dłonie na ramionach Rolanda i zaczęła masować jego szyję z odpowiednią siłą Roland na wpół przymknął oczy, ciesząc się to chwilą spokoju Aby sporządzić pierwszy kodeks miasta, który później miał posłużyć za ustawę podstawowe wszystkich praw pierwotnych Przez ostatnie trzy dni wstawał wcześniej niż nawet strażnicy Dopiero dzisiaj ostatecznie ukończył wersję roboczą Ponieważ Roland nie znał praw, mógł zanotować jedynie około dziesięciu artykułów prostym językiem Opierając się na swoim zrozumieniu systemu, co łącznie zajmowało nie więcej niż dwie strony Niemniej jednak artykuły te zawierały idee i ideologię nowego świata. Wierzył, że ten kod umożliwi mu wprowadzenie zupełnie nowego systemu, całkowicie odmiennego od starożytnego systemu feudalnego na całym kontynencie, przy jednoczesnym rozszerzeniu jego terytorium. Mając ten kod za podstawę, jego nowe królestwo niewątpliwie wyróżniłoby się na tle innych. Wasza wysokość. Drzwi do biura nagle się otworzyły. Mystery Mon wpadła do środka z ramą z miedzianego drutu w dłoni i krzyczała, w końcu udało mi się. Roland otworzył oczy i zobaczył, że dziewczyna cofa ręce i kładzie małą zabawkę na biurku. Patrzeć! Nie dotknęła drucianej ramy, ale w miejscu rozcięcia miedzianych drutów nadal widać było łuk światła. Patrząc na tę niesamowitą scenę, Roland nie mógł powstrzymać się od opadnięcia szczęki. Piół rozsunęło się z kącika jego ust i upadło na podłogę. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 406. Ograniczenie mocy magicznej. Tłumacz, transn redaktor, transn co ja właśnie zobaczyłem. Samogenerujący się system energii elektrycznej, który nie potrzebuje zewnętrznego źródła energii. Zdolność tajemniczego księżyca to magia przyłączająca, więc odpowiedź jest jasna. Dodała zupełnie nową właściwość do metalowej ramy i jej magiczna moc działa jak źródło energii, rozmyślał Roland. Jak ci się to udało? Zapytał głośno Roland. Kiedy powiedziałeś, że istnieje splatający się związek między elektrycznością i magnetyzmem oraz że są one niepodzielne, zastanawiałem się, czy mógłbym sprawić, że obiekty wygenerują błyskawice poprzez ich namagnesowanie. Próbowałem dodać staleń zmieniające się siły magnetyczne do drutów miedzianych, ponieważ powiedziałeś, że wytwarzanie elektryczności wymaga zmian sił magnetycznych. A potem okazało się, że tak się stało, odpowiedziała ostrożnie Mysterymon, a jej oczy błyszczały oczekiwaniem. Dlatego zmiany w prądzie elektrycznym rzeczywiście wytwarzają pole magnetyczne, ale pole magnetyczne wytwarzają energię elektryczną tylko w pewnych okolicznościach. Wymaga zarówno obwodów zamkniętych, jak i zmian strumienia magnetycznego, zarówno zmiany pola magnetycznego, jak i siły magnetycznej wymagają zewnętrznego zasilania energią. Nowa umiejętność Misteremon zastąpiła źródło energii samozmienną siłą magnetyczną, podsumował książę. Roland pomyślałby, że to prototyp maszyny Perpetuum mobile, gdyby zobaczył go w czasach współczesnych. Jednak tutaj, na tym świecie, zrozumiał, że mocy czarownic nie można oceniać na podstawie zdrowego rozsądku jego czasów. Właściwość magnetyczna dodana do obiektów może nie być wytwarzana przez bieguny magnetyczne, tak jak czarny ogień nie był ogniem naturalnym. Były to namacalne formy magicznej mocy. Mógł się tylko zastanawiać, czy tajemnicza księżyc zauważyła jakąkolwiek zmianę siły magnetycznej w obiektach, do których przyczepiła swoją magiczną moc. Kiedy Roland ją to zapytał, skinęła głową, a potem pokręciła głową. Kiedy byłam w Stowarzyszeniu Współpracy Czarownic, chciałam kiedyś zmienić magnetyzm przedmiotów zgodnie ze swoją wolą. Aby nie sprawiać moim siostrom kłopotów, starałem się, aby przedmioty były mniej magnetyczne, gdy nie były używane. Jednak to nie zadziałało. Ich siła magnetyczna pozostała taka sama. Myślałam, że to niemożliwe, więc się poddałam, powiedziała. Tak jak się spodziewałem, pomyślał Roland. Przekrzywił głowę w stronę Nick Htingalea i powiedział, forma jej magicznej mocy. Zostali zjednoczeni. Nick Htingale wyszła z mgły i uśmiechnęła się. Teraz dwoje stanowi jedno. Mystery Moon sapnął, czy ja naprawdę? Tak, zrobiłeś to. Twoje umiejętności ewoluowały. Roland potwierdził. Tylko długoterminowa i nieustanna praktyka może tak szybko doprowadzić do oświecenia i ewolucji. Wykonałeś świetną robotę. Odtąd będziesz szóstą rozwiniętą czarownicą w Związku Czarownic. Gratulacje. Nick Htingale podszedł do mystery Moon i pogłaskał ją po głowie z uśmiechem. Czy teraz mogę zrobić więcej dla Waszej Wysokości? Zapytała, a jej oczy błyszczały z podniecenia. Tak, niezliczone rzeczy Roland uśmiechnął się i powiedział, jak już mówiłem, masz ogromny potencjał, ale najpierw ci odpocząć. Wokół oczu masz cię niewielkie jak pięści. Po południu przetestuję twoje umiejętności. Tak. Energicznie skinęła głową. Gdy Mr. Mon opuściła biuro, Nick Tingale celowo zamknęła drzwi i zwróciła swoją uwagę na Rolanda. Ignorując swoje zwykłe miejsce przy biurku Rolanda lub we francuskim oknie, zbliżyła się do niego. Chwyciła go za ramiona i pochyliła się, żeby coś powiedzieć, stanęła tak blisko, że kosmyki jej jasnych włosów łeskotały go w twarz. Poczuł gwałtowne bicie serca na widok jej jasnych oczu i miękkich, czerwonych ust. Ech. Co się dzieje? Czy ona prosi o to w biały dzień? Powiedz mi metodę. To nie były słowa, które książeń spodziewał się usłyszeć od słowika. Czekaj, co to ma z czymkolwiek wspólnego? Jaka metoda? On zapytał. Metoda ewolucji bez czytania podstaw teoretycznych nauk przyrodniczych? Powiedziała podekscytowana, po ocenach mystery Moon widzę, że nie rozumie treści książki, ale nauczyła się, jak ewoluować i zdobywać nowe umiejętności. Co powinienem zrobić? Poćwicz też z małymi zabawkami? Ech, ona pyta o metodę ewolucji. Jaka szkoda? Nie, ulga. Roland zamyślił się i odchrząknął, opanowując się. Obawiam się, że twoje zdolności nie rozwiną się w wyniku nagłego przebłysku oświecenia, powiedział. Dlaczego nie? Według Agaty jedynie obserwacja zjawisk naturalnych związanych z twoimi zdolnościami może wywołać ewolucję. Twoja mgła jest po prostu zbyt niesamowita, żebym mógł ją zrozumieć, nie mówiąc już o poprowadzeniu cię do poznania jej. Roland wyjaśnił, być może jedyną metodą rozwinięcia swojej magicznej mocy jest solidne zrozumienie nauk przyrodniczych, fizyki, a nawet zaawansowanej matematyki. Twarznik Hittingalea zbladła. Słabo podeszła do kanapy i opadła na nią z powrotem, czując się, jakby jej ciało zostało wydrążone. Polun Roland spędził całe popołudnie przeprowadzając kompleksowy test nowej zdolności Mister Moon. Nazwał ją zmienną siłą magnetyczną. Można go zastosować do dowolnego obiektu, takiego jak jej zdolność magnesowania, i spowoduje to okresowe zmiany w oparciu o magiczną moc, którą początkowo wyczarowała. Jednakże i w przypadku izolatorów nie będzie wytwarzana żadna energia elektryczna. Roland ustalił, że magiczna moc tajemniczego księżyca była najsłabszą z ewoluowanych czarownic. Umiała zapalić tylko dwa magiczne kamienie osadzone w pieczęci woli bożej, o pół kamienia mniej niż nawet magię. Niestety, magiczna zdolność typu przywiązania wymagała ogromnej ilości magicznej mocy. Im większe i dłuższe wahania sił magnetycznych, tym większe zapotrzebowanie na moc magiczną. Po serii testów Roland odkrył, że nowa zdolność Mystery Moon może służyć jako stabilna bateria, ale jest zdecydowanie niewystarczająca do napędzania dużego silnika elektrycznego lub napędzania maszyny parowej. Sprawdził jej zdolności, przekształcając stary silnik prądu stałego, początkowo używany do elektrolizy wody, w silnik elektryczny, a wynik był rozczarowujący. Silnik, który pochłonął całą magiczną moc Mr. aby dodać siłę magnetyczną, mógł pracować tylko przez pół dnia. Oznaczało to, że jej nowej zdolności nie można było praktycznie wykorzystać jako mocy źródłowej. Roland nie powiedział Mr. o złych wynikach. Zamiast tego zachęcił ją, aby dalej uczyła się i ćwiczyła swoją nową umiejętność, ponieważ była krucha i obawiał się, że złe wieści będą wyniszczające. Poza tym wiedział, że rozwój umiejętności nie jest nagłą transformacją, ale metamorfozą poprzez uczenie się. Roland przypomniał sobie coś, co usłyszał od Agaty, metodę wspólnego wytwarzania kamienia światła. Pomyślał, jeśli istnieje wiedźma, która może kontrolować lub przekazywać magiczną moc, ograniczenie mocy tajemniczego księżyca nie będzie już problemem. Wieczorem poszedł porozmawiać z Tilly Wimbledon, asystent czarownicy z magią kontrolującą. Powiedziała, słysząc pomysł księcia. Pomyślała przez chwilę i odpowiedziała, żadna wiedźma ze śpiącej wyspy nie ma takich zdolności. Naprawdę? Zapytał, wzdychając. Wygląda na to, że mystery mono musi polegać na sobie, jeśli chodzi o poprawę. Jednak to, co powiedziała Tilly, dodało mu otuchy. Jednakże wiem, gdzie możesz znaleźć czarownicę, jaką chcesz. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 407 Przesłuchanie Tilly Tłumacz, transn redaktor, Trans masz na myśli, że nie poszła ze tobą na Śpiącą Wyspę? Książę wkrótce zrozumiał, co Tilly miała na myśli. Dokładnie. Księżniczka Tilly bezradnie pokręciła głową. Nazywa się Spearpassi, a jej umiejętnością jest przekazywanie mocy magicznej. Potrafi przekazywać magiczne moce kilku czarownic Innymi słowy, wiedźma na jednym końcu kanału może pożyczać magiczne moce od innych połączonych czarownic Więc możesz potrzebować jej pomocy Tilly przerwała na chwilę i kontynuowała Mieszka dokładnie w Fallen Dragon Ridga. Skoro wiesz o niej tak dużo, musiałaś się z nią skontaktować Roland poprosił o dalsze wyjaśnienia i jakie są powody, dla których tam została Istnieje ryzyko, że nie zostanie złapana przez kościół Po chwili ciszy Tilly odpowiedziała, to dlatego, że jest markizem i lordem Fallen Dragon Ridga. Lord Był zaskoczony Czarownica tak, jej ojciec, Marquis Passi, ostatni lord, dał jej tytuł i terytorium zamiast swojemu drugiemu i trzeciemu synowi. Dzięki swojej wysokiej randze z potrafi całkiem nieźle ukrywać swoją wiedźmę, dzięki czemu może prowadzić o wiele lepsze życie niż zwykła czarownica, powiedziała powoli Tilne. Ona pierwsza skontaktowała się ze mną i zaoferowała swoją pomoc podczas migracji. Dzięki niej udało mi się szybko zebrać czarownicę z miast południowej i środkowej części królestwa. To ona pierwsza się ze mną skontaktowała? Roland wyczuł w tym co dziwnego i zapytał: Czekaj. Nie miała zamiaru udzielać schronienia innym czarownicom? Nie. Tilly pokręciła głową? Co więcej, chciała także, aby te czarownice jak najszybciej opuściły jej terytorium i uchroniły się przed torturami ze strony Kościoła. Spear najwyraźniej bardziej ceni swój tytuł lorda. Jej tytuł lorda bez wątpienia byłby w niebezpieczeństwie, gdyby Kościół odkrył, że chroni ona czarownice. W przeciwieństwie do miast na odległych obszarach przygranicznych, upadłe smoki miały dobrze ugruntowane kościoły i księży, a ich wyznawcy znacznie przewyższali liczebnie mieszkańców regionu zachodniego. Roland rozumiał jej wybór, ale nadal był zdumiony. Jeśli czarownica na jej terytorium zostanie schwytana, czy ona? Zadałem jej to samo pytanie, Tilly powiedziała z pewnym smutkiem, a spearpaści bez ogródek powiedziała mi, że jeśli ludzie złapią wiedźmę, spróbuję zastąpić ją w więzieniu więźniem skazanym na karę śmierci i potajemnie wysłać ją ze swojego terytorium, ale jeśli czarownica została schwytana przez armię roków lub osądzona przez kościół, po prostu stała bez boku Wielokropek. Roland pomyślał: Okazało się, że Stearpaści dobrowolnie skontaktował się z Tilly ze względu na ukryte niebezpieczeństwo czarownic w Fallen Dragon Ridga. Dlatego Tilly zamiast osiedlić się w falę Dragon Ridge, zdecydowała się wyjechać na twiordy, które były dla niej nowym miejscem pomimo ryzyka przekroczenia kanału. Na tę myśl zmarszczył brwi i zapytał Tilly, jeśli zaproszę ją do Border Town, czy przyjdzie? Nie będę na tym polegać, ale możesz spróbować. Tilly rozłożyła ręce i powiedziała, mówię ci tylko, gdzie możesz ją znaleźć, ale niczego nie obiecuję. Roland westchnął długo i powiedział, najpierw wyślę posłańca, żeby z nią porozmawiał. Bez wątpienia wybrałby słowika na posłańca, biorąc pod uwagę, że wchodząc do zamku potrafiła unikać oczu już uszu ludzi, a także potrafiła rozpoznawać kłamstwa. Dopóki wmawiała Sper, że nie czuje wrogości, Sper prawdopodobnie też nie zareagowałaby przesadnie. Podróż łodzią z border Town do falę Dragon Rydgen zajmowała zwykle pięć lub 6 dni, ale taka podróż kosztowała Magogie tylko pół dnia. Mogli sprowadzić błyskawicę, która działała szybciej jako pomocnik. Trzy czarownice utworzyły drużynę o największej mobilności w związku czarownic, a teraz wyposażonym w broń mogły zarówno atakować wrogów, jak i bronić się. Myśląc co so planie przez dłuższą chwilę, Roland podjął decyzję. Zakładając, że Markiza nie zgodzi się na przyjazd zbadanie sytuacji na jej terytorium było jeszcze kwestią czasu. Jako ważne przejście na drodze do najbardziej wysuniętego na południe regionu, grzbiet upadłych smoków został uwzględniony w jego planie wiosennego ataku. Słyszałem, że w zamku jest nowo wyewoluowana wiedźma? Tilly nagle zmieniła temat. Ach, masz na myśli tajemniczy księżyc. Tak, połączyła w sobie swoją magiczną moc, Roland skinął głową i opowiedział Tilly o swoim procesie ewolucji ale używanie metody starożytnych czarownic do ewolucji nie jest zbyt skutecznym w zwiększaniu jej magicznej mocy. Aby stać się kimś takim jak Anna, nadal wymagane jest dokładne zrozumienie solidnej wiedzy. Ale starożytny sposób to nadal metoda stwierdziła Tilly z zainteresowaniem i w tym, co przed chwilą powiedziałeś, jest pewien punkt, który uważam za bardzo interesujący. Co miałeś na myśli mówiąc, to nie są zjawiska naturalne, lecz jedynie konkretne formy magicznych mocy? To był moje osobiste spekulacje. Wziął filiżankę i napił się herbaty. Ani ogień serca Anny, ani jej czarny ogień nie są czymś, co można znaleźć w naturze, więc nie jest trudno postrzegać je jako konkretne formy magicznych mocy. Ale co z normalnymi ogniami przed ewolucją? Zakładam więc, że normalne ognie również zostały stworzone przez magiczne moce i że odzwierciedlały to, co Anna postrzegała jako ciepło. W miarę jak jej percepcja stawała się coraz dokładniejsza i głębsza, zmieniły się także obrazy ciepła. To dokładniej wyjaśnia, czego doświadczyła Agata. Wiele czarownic miało podobne zdolności przed swoją ewolucją, ponieważ zaobserwowały to samo naturalne zjawisko. Po wysokim przebudzeniu ich zdolności są różne, ponieważ ich zrozumienie tego zjawiska jest ogromne. Brzmi całkiem rozsądnie odpowiedziała Tille, nie mówiąc tak ani nie, ale zgodnie z twoimi spekulacjami, czarownicy tego samego rodzaju rozwiną prawie te same nowe zdolności, jeśli będą miały takie samo zrozumienie tego zjawiska, prawda? Tak, mniej więcej tak, ale pod warunkiem, że mają dokładnie takie same zdolności rozumienia. Roland nie powiedział jej o innym swoim pomyśle, a mianowicie o tym, w jakim stopniu magiczne moce mogą rewoluować. Ponieważ moc magiczna stanowi podstawę wszelkiego rodzaju zdolności, jest elementarna i uniwersalna. Czy pod warunkiem, że istnieje wiedźma, która rozumie wszystko w naturze, będzie ona w stanie wykazać się wszelkimi zdolnościami? Czy pochodzisz ze świata bez magicznych mocy? Zapytała nagle Tilly. Puff, herbata prawie wypłynęła z ust księcia. Wytarł usta i zapytał, co? Co powiedziałeś? Przejrzałem wszystkie książki napisane przez ciebie w tym miesiącu i zawsze czułem, że coś jest nie tak. Księżniczka Tilly spojrzała mu w oczy. W końcu rozumiem, na czym polega problem po usłyszeniu tego, co przed chwilą powiedziałeś. Oddzielasz magiczną moc od natury, ani fundacja teoretyczna nauk przyrodniczych, ani fizyka elementarna nie wspominają nic o mocy magicznej, a ty powiedziałeś, że konkretne przejawy mocy magicznej nie są czymś istniejącym w naturze, ale moc magiczna sama w sobie jest częścią natury. Roland był oszołomiony. Nagle zdał sobie sprawę, że zupełnie zapomniał, że Tilly żyła w świecie, w którym naturalnie istniała magiczna moc. Podobnie zrobił poprzedni książę Roland, tyle że po prostu umieścił moc magiczną w pozycji przeciwnej do zjawisk naturalnych i wydawało się, że się do tego przyzwyczaił. Za ten nieostrożny błąd wnieść nadmiar wspomnień, który pojawił się nagle, prawdopodobnie tym razem to nie zadziała. Można powiedzieć, że książę Roland napisał te książki w całości w oparciu o swoje wspomnienia, ale jak wytłumaczyć, że mocno w nie wierzy i podświadomie oddziela magiczną moc od natury? Czy może przysiądz, że jest to wciąż wspomnienie poprzedniego księcia Rolanda? Roland z trudem przełknął. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 408, zagadka tłumacz, Transny redaktor, transn nie mógł wierzyć, że kopała dla niego dziury, korzystając z książek, które sam napisał. W obliczu tak skomplikowanych informacji większość ludzi miała trudności z ich zrozumieniem, nie mówiąc już o dostrzeżeniu ich wad było wręcz niewiarygodne, że w książce naukowej poświęconej naturze wszystkiego na świecie nie było żadnej wzmianki o mocy magicznej. Roland również całkowicie wymazał ze swojego umysłu wspomnienia czwartego księcia i poza tym, że próbował naśladować księcia podczas jego pierwszego miesiąca po przebyciu przestrzeni i czasu, nigdy więcej o tym nie myślał. Ministrowie bali się go przysłuchiwać, a on nie musiał ukrywać przed czarownicami tego, kim jest, przez co stawał się coraz bardziej nieostrożny. Jednak Tilly nie była zwyczajną czarownicą. Oprócz tego, że była siostrą księcia Rolanda, była także niezwykła. Nie tylko udało jej się szybko dokończyć wszystkie jego książki, ale także sprytnie zauważyła tę niespójność. Jej logika była równie jasna jak logika każdego współczesnego człowieka, który przeszedł powszechne wykształcenie. Ponadto zadawała pytania naprowadzające, aby udowodnić swoją tezę, tak aby nie miał szans na wykłócenie się. To była katastrofa. W głowie Rolanda kręciły się gorączkowe myśli, ale nie miał pojęcia, jak jej odpowiedzieć. Każde wymuszone wyjaśnienie komuś, kto zauważyłby tę niespójność, wzbudziłoby tylko więcej podejrzeń, a kłamstwo mające na celu ukrycie kłamstwa spowodowałoby tylko jeszcze więcej problemów. Tilly przerwała niezręczną ciszę i powiedziała łagodnie, nie musisz mi teraz odpowiadać. Jest już późno, a ja wracam do domu tarownic. Ty też powinieneś odpocząć, wasza wysokość. Um. Dobra. Roland patrzył w oczy tej siwowłosej kobiety, próbując zrozumieć jej myśli, i zapomniał ją odesłać. Till zatrzymała się w drzwiach jego biura, odwróciła się i zapytała: Mogę ci zaufać, prawda? Zwykle Roland pewnie by się zgodził, ale w tym momencie miał trudności z odpowiedzią i mógł jedynie powoli skinąć głową. Gdy drzwi się zamknęły, niktalen zapytał zdezorientowany, jak ona mogła tak po prostu wyjść. Dlaczego wyglądasz na takiego zdenerwowanego? Roland wyśmiał ją. Byłem tak blisko, aby usłyszeć o twojej prawdziwej historii życia. Niktingalen wystawiła język. Dlaczego nie naciskała na ciebie mocniej? Ponieważ nie chciała ryzykować naszej przyjaźni. Książę ciężko westchnął. Co? Nie, nic. Roland odchylił się na krześle i poczuł dreszcz na plecach. Zachowanie Tilly było absolutnie idealne, ponieważ nie naciskała na niego zbyt daleko. Miasto graniczne było zdecydowanie największym sojusznikiem Śpiącej Wyspy, a w obliczu wrogów sojusznicy byli ważniejsi niż tożsamość. Jeśli nadwyrężyła ich związek, prosząc o zbyt wiele, oznaczałoby to tylko zławieści wieści dla czarownic ze Śpiącej Wyspy. Właśnie dlatego Tilly dała mu trochę czasu na dojście do siebie po zadaniu pytania. Nie oznaczało to jednak, że nie potrzebowała odpowiedzi, a jeśli będzie się zwlekał, może też stracić jej zaufanie zaraz po tym, jak wspólnie pokonali swoich wrogów. Wykonała swój ruch i nadszedł czas, aby on zareagował. Jednak Roland nie mógł powiedzieć Tilly prawdy, przynajmniej nie w tej chwili Anna i Słowik byli inni, ponieważ znali tylko jego od samego początku, ale Tilly była młodszą siostrą księcia Rolanda. Dopóki nie dowie się, co naprawdę myśli o bracie, będzie musiał zachować tę tajemnice dla siebie. Potrząsnął głową i odrzucił te irytujące myśli. Roland zwrócił się do Nick Htingalea i powiedział. Też słyszałeś naszą wcześniejszą rozmowę. Co myślisz o sprawdzeniu sytuacji z McGillick Htingiem? Nie ma problemu, wasza wysokość. To nie będzie zwykła pogawędka. Szczerze mówiąc, trochę się o ciebie martwię powiedział powoli. Co? Czym się martwić? Nick Htingalen zająknął się. Ja, wszystko w porządku, nawet jeśli będę musiał ją ciągnąć z powrotem. Właśnie o to się martwię. Roland uderzył w stół. Co masz na myśli, mówiąc, że chcesz ją przeciągnąć z powrotem? Chcesz, żeby rozerwała nas na strzępy? Słuchaj, tym razem musisz zachować ostrożność i sprawdzić sytuację, zanim skonfrontujesz się ze spał Nie ma w tym nic złego, jeśli ona odmówi, po prostu jej nie grozi jako innej czarownicy, nie będzie ci obca. Eh, to wszystko? Zapytała rozczarowana. To wszystko, jeśli chodzi o czarownicę, Roland zmarszczył brwi. Dodatkowo musisz pomóc Lichtningowi zarejestrować układ otoczenia, fortyfikacji, wartowników armii Fallen Dragon Rydge, a następnie wrócić tak szybko, jak to możliwe. Niktal mruknął z uznaniem. I na koniec powiedział Roland, robiąc pauzę bądź bezpieczny. To jest najważniejsze. Czy możemy tu dostać jeszcze jeden kufel piwa? Hej, czy moje płatki owsiane są gotowe? Przyjdź, przyjdź. Przepraszam za czekanie. Od tolu oksi wszedł do półbocowych trumpeter i natychmiast został otoczony chaotyczną pogawędką. Ogrzał go trzaskający ogień, a zapach kwaśnego i stęchłego ciała sprawił, że się wzdrygnął. Jako szlachta odto rzadko wchodził na tereny pospólstwa i nie był przyzwyczajony do przebywania z nimi w bliskim sąsiedztwie. Gdyby nie spotkanie z jężczurami, nie złapano by go martwego w tym pubie na obrzeżach miasta. Kierując się lokalnymi przepisami, szybko znalazł swój cel chudy mężczyzna w kapturze, siedzący w nieoświetlonym kącie pubu, otoczony cieniem. Obok jego dłoni leżał mały kawałek kości. Od to usiadł naprzeciwko mężczyzny i powiedział, pozdrowienia dla Skeleton Fingers. Nie masz alkoholu, żeby wiwatować. Ale ja mam coś, co mierzy wszystko na ziemi. Wypowiedział hasło. Mężczyzna wzruszył ramionami. Mów mi hot. Słyszałem, że jesteś tu, żeby zdobyć trochę informacji. Otto skinął głową. Podczas gdy Tymoteusz zwlekał z udzieleniem mu odpowiedzi, on nie mógł odpocząć i był zajęty rozpytywaniem o zbuntowanego króla kogoś, kto mógłby utrzymać terytorium zachodnie przez pół roku po wniebowstąpieniu króla i całkowicie kikutował, z którym Tymoteusz z pewnością miał do czynienia. Siła, z którą należy się liczyć. Najszybszym sposobem na zdobycie jak największej ilości informacji był szczury. Był to szósty szczur to, z którym rozmawiał, a informacje, które uzyskał, zeskoczyły go. Legendarny zbuntowany król Roland Wimbledon, czwarty syn króla Wimbledonu i, nie wykazywał żadnych oznak osłabienia, a nawet rzucał wyzwanie nowemu królowi, grożąc atakiem mającym na celu zdetronizowanie Tymoteusza. Ten człowiek również dotrzymał słowa, chociaż Timoteo dołożył wszelkich starań, aby ukryć tę wiadomość, od to i tak był w stanie dowiedzieć się o dziwnym upadku w King's City. Jeśli ta wiadomość była prawdziwa, sojusz z Tymoteuszem był co najwyżej wątpliwy. Musiał dotrzeć do sedna tego wszystkiego, aby chronić królestwo świtu. Zgadza się szepnął od Tolu Oksi. Chcę wiedzieć o gigantycznej katastrofie i zawaleniu się pałacu Kings i trzy miesiące temu. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 409. Niezawodny sojusznik tłumacz. Trans redaktor, trans trafiłaś do właściwego człowieka Chot. Uśmiechnął się i powiedział chrapliwym głosem: Przez co trudno było określić jego wiek. Mimo, że mieszkam na obrzeżach miasta, w dniu zdarzenia byłem w pobliżu pałacu i gdy tylko usłyszałem trzask, pobiegłem do bramy pałacu. Nie masz pojęcia, jak przerażająca była ta katastrofa, ponieważ brzmiała jak błyskawica uderzająca w ziemię. Wszystkie okoliczne okna, czy to papierowe, czy szklane, zostały rozbite przez niewidzialną siłę, a niektórzy ludzie śmiertelnie przestraszyli się nagłego dźwięku. Każdy szczur twierdził, że jest w pobliżu i był świadkiem wszystkiego, ale historia każdej osoby była różni się od drugiego. Dobra, nie ma potrzeby gadać o nieistotnych rzeczach. Jak to się stało? Odtolu Oksi przerwał i zapytał, czy ten incydent był naprawdę związany z czwartym księciem, Rolandem Wimbledonem. Chot odchrząknął i wyciągnął prawą rękę. Mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale... Potrzebujesz czegoś, co mierzy wszystko na ziemi, prawda? Od to otworzył portfel. Ile? Tak zwana rzecz mierząca wszystko na ziemi była niczym innym jak królewskim złotem. Tylko niekulturalni ludzie, tacy jak szczury, użyliby tak oczywistego słowa lub wyrażenia, aby wyglądać tajemniczo. Szczur wystawił dwa palce. Odto wyjął dwie złote monety królewskie i umieścił je w dłoni kaptura. To nie jest mała opłata, więc mam nadzieję, że podane przez ciebie informacje będą jej odpowiadać. Oczywiście. Na tym opiera się reputacja Skeleton Fingers. Szczur uśmiechnął się chciwie i schował do kieszeni złote monety królewskie. Reputacja szczura jest równie śmieszna jak miłosierdzie władcy to pociągnął nosem. Zacząć robić. Zacznę od odpowiedzi na twoje pierwsze pytanie. Po zapłaceniu postawy Hoda była znacznie bardziej zrelaksowana. Upiłek piwa, odchylił się na krześle i wskazał na sufit. Grzmot przychodzi z nieba. Co masz na myśli? Od to zmarszczył brwi. Nie chciałaś wiedzieć, co było przyczyną katastrofy? Szepnął szczur. Wszystkie grzmoty przychodzą z nieba i ten nie był wyjątkiem. Widziałem to na własne oczy. Przed katastrofą do pałacu płynęła biała skała i wtedy doszło do zdarzenia. Nonsens. Chcesz mi powiedzieć, że z nieba spadł ogromny kamień i rozbił pałac na kawałki? Hehe, he, wszystko, co powiedziałem, jest prawdą, inaczej skeleton Fingers nie powierzyłoby mi tego zadania. Jeśli myślisz, że kłamie, możesz natychmiast wyjść. Kaptur wzruszył ramionami, ale nie odzyskasz swojej opłaty. Kontynuować. Od to próbowało ustąpić irytację. Kamień wszedł do pałacu zaledwie kilka sekund po tym, jak się pojawił, ale wyraźnie mogłem stwierdzić, że nie był taki duży ani szybki i nie podobało mu się coś, co mogłoby zniszczyć salę niebiańskiego domu, dlatego powiedziałem, że unosił się. Poza tym, kiedy pojawił się wypadek i pojawił się dym, zobaczyłem groźny błysk ognia, który na pewno nie był spowodowany kolizją powiedział Hoot, smokając. To znaczy, późniejsze poszukiwania jego wysokości Timothy'ego potwierdziły właśnie tę te tezę wielokrotnie zamykał i oczyścił śródmieście, nie aresztując żadnych podejrzanych, a pałac jest silnie nastrzeżony, więc skąd indziej mógłby nastąpić atak, jeśli nie z nieba? Upił kolejny łyk piwa. Jeśli chodzi o ogień i dym, przypominają one zjawisko powstające, gdy pali się roztwór chemiczny zwany proszkiem śnieżnym, dlatego jestem pewien, że był to atak. Swoją drogą, mam też pewne informacje na temat puchu śnieżnego, ale trzeba by zapłacić tylko trochę więcej. Nie ma potrzeby, nie chcę wiedzieć. Ot to? przerwał. Słyszał już innymi kanałami o proszku śnieżnym, który pierwotnie był używany podczas uroczystości, ale można go było przekształcić w broń. Szczury prawdopodobnie nie wiedziały nic o jego specyficznej zawartości, więc nie miał ochoty marnować pieniędzy. W porządku, teraz odpowiem na twoje drugie pytanie, powiedział HO, obojętnie rozkładając ręce. Ten incydent z pewnością miał związek z księciem Rolandem. Dlaczego? Kiedy przybyłaś do King City? Oczywiście nie próbuję pytać o Twoje pochodzenie, czy tożsamość, bo taka jest zasada na Bladk więc nie musisz mi odpowiadać. Szczur uśmiechnął się. Mam na myśli to, że jeśli przybyłaś do Kings City wczesną jesienią, wiedziałbyś o tym, jego wysokość wysłał tysiące żołnierzy do ataku na region zachodni, ale tylko nieliczni wrócili. Wszyscy nieśli listy od księcia Rolanda do jego wysokości. Wszystkie sześć szczurów wspomniało o tym, co oznaczało, że prawdopodobnie była to prawda, ale on nadal pytał: Czy mówisz o ostrzeżeniu przed zemstą? Brzmi to dość przerażająco. Jesteś pewien, że to nie jest czysty folklor? Większość listów przynieśli do pałacu żołnierze, a te nieliczne, którym wyciekły, zostały w większości przejęte przez ratusz, ale Skeleton Fingers zawsze zaskakuje swoich klientów. Właściwie mam przy sobie zachowane ostrzeżenie. Kaptur wystawił pięć palców. Biorąc pod uwagę, że jest to bardzo rzadki list od samego księcia Rolanda, cena jest nieco wyższa. Co myślisz? Odtolu Oksi wrócił do pałacu, aby Linda natychmiast wstała, aby go przywitać. Jakieś wieści? Niewiele, ale wpadł mi w ręce list od księcia Rolanda. Podał jej pamiętą kartkę papieru, zdjął płaszcz, usiadł przy kominku i opowiedział jej wszystko, czego się dowiedział. Wszystkie sześć szczurów udzieliło podobnych odpowiedzi na drugie pytanie, a ten artykuł udowadnia, że mają rację Roland Wimbledon nie jest tak słaby, jak twierdzi król, ale jest zupełnie odwrotnie. Jeśli królestwo świtu sprzymierzy się z tym możemy niewiele zyskać, a zyskać podstępnego wroga. Ale odpowiedzi wszystkich szczurów na pierwsze pytanie były inne, stwierdziła Belinda, marszcząc brwi. To dowodzi, że atak był bardzo tajemniczy i trudny do zrozumienia, i poniekąd wierzę w to, co powiedział ostatni szczur. Odto napił się gorącej herbaty i westchnął. Spędzanie zbyt dużej ilości czasu w tanim pubień sprawiał, że czuł się bardzo niekomfortowo. Z nieba Belinda dogapiła się na niego. Oszalałeś? Oczywiście nie. Gdybym nie widział tego listu, też by mi się to nie śmiało. Roland był bardzo pewny czasu i miejsca ataku i tylko atak z nieba byłby w stanie przedrzeć się przez wysokie mury miejskiej silne fortyfikacje, dezorientując nawet najsprytniejsze szczury. Zmarszczył brwi. Ważniejsze jest jednak to, co zrobimy dalej. W obliczu bezpośredniego zagrożenia ze strony Kościoła powinni zaprzestać wzajemnej walki i połączyć siły przeciwko wspólnemu wrogowi. Nie my o tym decydujemy. Otto potrząsnął głową. Jedyne, co możemy zrobić, to znaleźć wiarygodnego sojusznika dla Królestwa Świtu. Jego wysokość Timoty Wimbledon wydaje się trochę... niewiarygodne. Naprawdę zamierzasz pojechać do regionu zachodniego? Belinda była zszokowana. Czy to nie jest miejsce, które obecnie stoi w obliczu niebezpieczeństw Miesięcy Demonów? To nic w porównaniu z niebezpieczeństwem upadku naszego królestwa powiedział po chwili milczenia. Możesz tu zostać i poczekać na odpowiedź nowego króla, podczas gdy ja podróżuję samotnie do regionu zachodniego. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 410, Oczekiwania tłumacz, Transnredaktor, wodna utworzyła na szybie okna równą warstwę białej mgły przypominającej cienką gazę. Chłodny wiatr wiał w okno strzaskającym odgłosem, który kontrastował ze spokojnym kominkiem płonącym w pokoju. Skról siedział przed długim biurkiem w urzędzie miasta i czytał zwoje grubych dokumentów. Dokumenty te nie dotyczyły edukacji, ale statystyki podawane przez różne departamenty. Wolny czas wykorzystywała na zapamiętywanie takich informacji, na wypadek, gdyby ktoś ich potrzebował. Ostatnio była to główna część jej pracy, gdyż w ministerstwie edukacji nie było zbyt wielu spraw do załatwienia. Przecież druga tura oceny zakończyła się niedawno, a kolejna miała zostać przeprowadzona dopiero latem przyszłego roku. Pracując przez pół roku dla jego wysokości, Rolanda odkryła, że jego wysokość szczególnie interesuje się statystyką. Lubił, gdy jego podwładni opisywali rzeczy za pomocą długich serii dokładnych liczb, często używał terminów, takich jak stosunek horyzontalny, stosunek rok do roku i stosunek względny łańcucha. Następnie wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego przejęli od niego ten nawyk. Wraz ze wzrostem populacji i miasteczka, powiązane prace statystyczne odpowiednio wzrosły. Dlatego jego wysokość powierzył te pracę firmie Scroly żartobliwie nazwał ją bazą danych boarda. Choć przez przydomek brzmiała jak magazyn, jego wysokość określił go jako coś niezwykle ważnego. Powiedział, że za pomocą bazy danych może oszacować rozwój sytuacji w przyszłym roku i sporządzić plany gospodarcze i wojskowe. Powiedział nawet, że wszystkie jego przyszłe decyzje dotyczące terytorium będą opierać się na analizie danych. Pani przewiania. Kobieta przebrana za praktykantkę pchnęła drzwi biura i weszła do pokoju. Pokłoniwszy się skrólowi, wręczyła jej formularz zgłoszeniowy: Witam, nazywam się Fre. Jego ekscelencja Carter z Departamentu Sprawiedliwości pragnie uzyskać informacje o uchodźcach, którzy przeszli weryfikację pobytową w ciągu ostatniego tygodnia. Ze względu na jej ograniczone zdolności do pochodnych, jego wysokość nakazał, aby każdy, kto chce zapytać o złożone dane, musiał najpierw uzyskać zgodę barowa. Jeśli chodzi o dane indywidualne, w każdej chwili można było zapytać Scrolla. Poczekaj minutę. Scroll rzucił okiem na podpis na formularzu wniosku, przywołał księgę magii i pokazał odpowiednią treść na jej stronach. W porządku. Daj to panu. forman. Dziękuję. Dziękuję. Prea ostrożnie trzymała książkę, która wyłoniła się z powietrza, jakby była demoniczną bestią. Nie martw się. To cię nie skrzywdzi. Skrol nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Większość ludzi miała taką minę, kiedy zobaczyła księgę magii. Nie musisz mi zwracać książki, bo zniknie po czterech godzinach. Jednakże, zgodnie z konstytucją poufności, nie wolno ci przekazywać tego nikomu innemu niż carter. Tak moja pani. Prea skłoniła się i wycofała. Kiedy pchnęła drzwi, scroll zobaczył może ludzi w korytarzu, a do jej pokoju natychmiast wdarł się trzaskający dźwięk, który ponownie ucichł, gdy drzwi zostały zamknięte. To był weekend, który miał być dniem wolnym od pracy, ale urząd miasta i tak był zapracowany jak w dni robocze. Wszyscy byli podekscytowani nadchodzącą budową Border town, więc pracowali szczególnie ciężko. Biorąc pod uwagę wynagrodzenie za nadgodziny oferowane przez jego wysokość, nikt nie chciał pozostać w domu. Scroll nie rozumiał decyzji jego wysokości. Według niej w ratuszu nie było zbyt wiele pracy, a w porównaniu z pracą górników i chodników, pisanie oficjalnych dokumentów, zbieranie danych i sporządzanie raportów wymagało znacznie mniej wysiłku, a przecież to były główne zajęcia ratusz. Jego wysokość musiał jedynie wydawać rozkazy i każdy z łatwością je wykonywał. Podwyżka wynagrodzeń w tym zakresie naprawdę nie była konieczna. W porównaniu do większości szlachty jego wysokość wydawał się zbyt życzliwe. Prawdę mówiąc, skrolnie uważał jego wysokość Roland za prawdziwego lorda. A jednak to właśnie taka osoba doprowadziła wszystkich do tego etapu, co było niemal cudem. Doszła do tego wniosku nie dzięki szacunkowi i zaufaniu do Rolanda, ale dzięki jasnym danym, w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy w Town stabilne dochody mieli jedynie górnicy, płace górników, hutników i majsterkowiczów podwoiły się, choć dawniej zarabiali najmniej, płace niektórych powstających zawodów, takich jak monterzy w fabryce pari operatorzy w fabryce kwasu, wzrosły ośmiokrotnie, a liczba pracowników nadal rosła. Zmiany w samym miasteczku były tak oczywiste, że jeśli ktoś nie mieszkał tu rok temu, trudno mu było uwierzyć, że takie zmiany są możliwe. Przewin słów w dokumencie. Nie potrafiła sobie wyobrazić, jak terytorium to będzie się dalej przekształcać pod przywództwem jego wysokości, ale mocno wierzyła, że czeka go przyszłość pełna nadziei i niespodzianek. Pani scroll. Drewniane drzwi otworzyły się i wszedł strażnik jego wysokości, Rolanda. Jego wysokość chce się z tobą widzieć. Kiedy wróciła na trzecie piętro zamku, scroll zobaczył, że jego wysokość porządkuje fragmenty rękopisu. Czy chcesz, żebym nagrał te rzeczy? Związując swoje czarne włosy, które rozwiewał zimny wiatr, podeszła i zapytała księcia. Zgadza się. Ukończenie tej książki wymagało co najmniej połowy moich komórek mózgowych. Książę masował szyję, mam rocząc słowa, które dla Scrolla były trudne do zrozumienia. Nawet jeśli chodzi o wiedzę, która była wówczas powszechnie używana, zapamiętałem ją tylko ogólnie, a nawet musiałem sam wydedukować kilka formuł. Skrol przyzwyczaił się do takiego zachowania. Zignorowała jego dziwne określenia, podniosła rękopis i zdała sobie sprawę, że litery na okładce miały niespotykany dotąd pomarańczowy kolor, który utworzył słowo rachunek. Przerzuciła kilka stron i stwierdziła, że nie jest w stanie zrozumieć, co oznacza tytuł książki. Następnie skupiła się na zapamiętywaniu jego treści w porównaniu z równaniami, których nauczyła się wcześniej, odkryła, że te nowe formuły nie zawierają nawet liczb, ale szereg dziwacznych symboli, jak cały zestaw nowych znaków. Wyglądały jak rzeczy, którymi interesowałyby się tylko Anna i Tyle. No właśnie zapytał Roland. Jaki jest średni dochód tutejszych mieszkańców? Minimum wynosiło 10 srebrnych książąt królewskich miesięcznie, a maksimum 40 odpowiedziała scroll. Nie przerywając zapamiętywania rachunku różniczkowego, ale do obliczenia średniego dochodu potrzebowałbym księgi magii, której dzisiaj użyto tylko raz. Jest w porządku. Wynik statystyczny możesz mi podać pojutrze. Roland machnął ręką. Potrzebuję tego numeru, aby ustalić wysokość opłaty za dostawę wody i ogrzewania. Projekt zbiorowego zaopatrzenia w ciepło ma się rozpocząć za tydzień. Po ukończeniu w tym miejscu będzie ciepło jak na wiosnę, nawet podczas najdłuższej zimy. Miasto bez strachu przed zimnym. To jeden z cudów, które mógł się wydarzyć tylko na terytorium jego wysokości. Jeśli nie dostanę dodatkowej pracy, jutro podam ci wynik. Jutro. Byłoby miło, gdybyś mógł zamienić księgę magii w księgę z opowieściami. Roland potrząsnął głową z uśmiechem. Albo jakąkolwiek książkę, której Anna nie czytała. Książkę z opowieściami? Skrol był lekko zaskoczony, zanim szybko zrozumiał jego rozumowanie. Jutro jest panna Anna. Dzień przebudzenia książę skinął głową i powiedział: Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 411. Przysięga tłumacz, transn, redaktor, transn. Bez kołyszącego się światła świeci trzaskającego ognia, grzynik sprawił, że jej w pomieszczeniu było tak ciepło i przyjemnie, że nie było czuć zimna, nawet mając na sobie cienkie ubrania. Kamień światła na szafce łóżka rozjaśnił pokój stabilny i delikatne żółte światło świeciło na prześcieradło i dywan, tworząc cudowną nostalgiczną scenę. Siedząc przy łóżku i słuchając od czasu do czasu delikatnego ćwierkania kaliduktów, Roland czuł się, jakby śnił. To było tak, jakby nie był w zacofanej monarchii ani nowoczesnym społeczeństwie pełnym produktów elektronicznych, raczej gdzieś pomiędzy, swoim dzieciństwem. Jego wspomnienia z dzieciństwa bardzo przypominały scenę, którą miał przed sobą wszystko było pokryte delikatnym odcieniem żółci, niezależnie od tego, czy była to żarówka, film, czy wywołane zdjęcie. Jedyna różnica polegała na tym, że Anny nie było w jego wspomnieniach z dzieciństwa. Na tę myśl odwrócił się i spojrzał na dziewczynę siedzącą na skraju łóżka. Czytała książkę z baśniami. Jej blond włosy na czole błyszczały w świetle i długie rzęsy od czasu do czasu drżały, nadawały jej wygląd niezwykle poruszający. Jednak najbardziej niezwykłą częścią były jej szafirowe oczy, które nadal były błękitne jak czyste jezioro, nawet w odbiciu magicznego kamienia. Jedyną różnicą w porównaniu z rokiem temu było to, że ta para oczu nie była już takim spokojnym jeziorem. Samo jej istnienie uczyniło cały obraz żywym. Anna jest nie tylko innym kolorem od reszty tej całej scenerii, ale także znacznikiem oddzielającym moją rzeczywistość od pamięci. Widząc ją, zakładam, że wszystko jest prawdziwe. Na co patrzysz? Anna odłożyła już księgę magii i patrzyła na Rolanda. Ja, echem. Roland podsiadomie przysunął wzrok, ale szybko przysunął go z powrotem. Aha, zgadza się. Po około roku wspólnego spędzenia czasu boje znali się dość dobrze. Roland nie był tak bierny jak wcześniej, a ponieważ byli sami w pokoju, bardziej otwarcie mówił o emocjach, które przez cały ten czas ukrywał. Spojrzeli na siebie i jednocześnie wybuchnęli śmiechem. Czy uważasz, że moje żądanie jest trochę zbyt uparte? Anna potrząsnęła głową i uśmiechnęła się. Najwyraźniej wszyscy się o mnie troszczą, ale odepchnąłem ich wszystkich. Nie martw się o to. Roland powiedział z rozłożonymi rękami: byli wtedy tylko zaskoczeni twoją reakcją. Gdyby nie starożytnej metody sugerowane przez pannę Agatę, nie składałabym tej prośby, powiedziała Anna, wystawiając język, co było uroczym posunięciem, które rzadko wykonywała. Ale zakładam, że inne siostry zrobiłyby to samo. Będziesz wtedy zajęty. Roland uśmiechnął się z rezygnacją i powiedział: Myślę, że poprosiliby tylko o kilka kawałków chleba lotowego. Dowiedziawszy się, że Anna będzie miała dzień przebudzenia, Agata natychmiast podzieliła się swoim doświadczeniem zdobytym w świętym mieście ta chwila według badani. W dniu przebudzenia lub dniu dorosłości wiedźma musiała wyssać jej magiczna moc zmniejszania wpływu ugryzienia. Dodatkowo bardzo ważne były także emocje, wiećmy pozytywne emocje, takie jak szczęście i zadowolenie, znacznie zwiększyłyby jej odporność. W przypadku niektórych wybitnych czarowników związek wysłał nawet personel, aby spełnił ich życzenie z okazji dnia dorosłości. Dowiedziawszy się o tym, Anna poprosiła, aby Roland towarzyszył jej w dniu przebudzenia. Dzięki pannie Agacie dobrze się bawię. Przyznała się. Nie mogłem spędzić z tobą dnia dorosłości, ale mogę to nadrobić w dniu przebudzenia. Widząc szczerą minę Anny, Roland niemal się zarumienił. Odchrząknął, wyjął z pleców cienką książeczkę przewiązaną kolorową wstążką i podał jej. Prezent na dzień przebudzenia. Powodem, dla którego spieszył się z zapisaniem zaawansowanej wiedzy z zakresu rachunku różniczkowego, którą zapamiętał, było ukończenie jej przed tym dniem. Ale wiemy, dzień przebudzenia był ważniejszy niż urodziny i można go było niemal postrzegać jako odrodzenie. Roland zawsze miał trudności z wyborem prezentów na święta i tym razem nie było inaczej. Po przemyśleniach postanowił podarować Annie nową wiedzę. Anna miała talent do nauki i apetyt na nową wiedzę, więc odpowiednio wybrał jej prezent. Jednak po otrzymaniu książki w pomarańczowej okładce nie otworzyła jej od razu, jak to miała w zwyczaju. Zamiast tego odłożyła ją razem z księgą magii. Dziękuję. Księga baśni. Skończyła się czytać? Jeszcze nie. Anna lekko pokręciła głową, ale chce usłyszeć coś wyjątkowego. Specjalne? Roland był lekko zdumiony. Tak, powiedziała z uśmiechem, twoja historia. Ostatnim razem słuchając jej, zasnęłem zbyt szybko i dzisiaj mam nadzieję, że nadal będę o niej słyszeć. Czy ona ma na myśli dzień, w którym leżyliśmy razem w łóżku? Roland zacisnął usta. Nagle poczuł impuls, aby powiedzieć jej o swojej prawdziwej tożsamości i nie ukrywać jej już więcej. Pamiętasz jeszcze, jak ci kiedyś mówiłem, że mieszkałem w dużym mieście? Mówiąc duże miasto, nie miałem na myśli królestwa castle. Ja wiem. He? Odpowiedź Anny była dla niego szokująca. Kiedy o tym myślałam, odkryłam, że historie, które mi mówiłeś, nie mogły wydarzyć się w pałaców Kings I powiedziała z uśmiechem: Nie zapominaj, że wielokrotnie czytałem kroniki Grey Czy to prawda? Roland wahał się przez chwilę. Ja właściwie, nie musisz nic mówić. Anna go zatrzymała: wahasz się, co oznacza, że nie jest łatwo to stwierdzić, prawda? Więc nie. Poza tym nie trudno zgadnąć. Wierzę, że nie tylko ja mam takie odczucie. Im bliżej ciebie jesteśmy, tym łatwiej jest nam to poczucie jesteś inny niż wszyscy inni. Zatrzymała się. A co jeśli? Przyjmiemy zakład. Zakład. Na co? Załóżmy się, ile uda mi się odgadnąć na temat historii twojego życia. Roland nagle przypomniał sobie grę, w którą grał, gdy był mały, kapsułę czasu. Gra w ten sposób, zapisz w notatce swoje słowa skierowane do przyszłości, włóż ją do puszki i wyjmij puszkę po upływie określonej liczby lat. Chociaż większość puszek zaginęłaby, kilka z nich udałoby się odzyskać, a spojrzenie na notatkę, którą napisałaś wiele lat temu, dałoby ci nieopisane uczucie. Nie zapytał o zakład. Nie ma znaczenia, kto wygra, a kto przegra, ponieważ prawdopodobnie zaproponowała to, aby mnie pocieszyć, a nie poznać moją prawdziwą tożsamość. Trzeba przyznać, że spośród wszystkich czarownic Anna rozumiała go najlepiej. Umowa. Pokiwał głową. Gdzie zatrzymaliśmy się ostatnim razem? Skończyłem naukę pod okiem mojego mentora. Roland zaśmiał się. Zacznijmy stąd. Kiedy światło świtu rozświetliło panoramę miasta, Anna spokojnie przeszła pierwszy od dorosłości dzień przebudzenia. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 412, wkradania się do przełęczy upadłych smoków tłumacz, trans redaktor, trans cały świat był ponury, od nieba po ląd i morze. Chociaż południowo-środkowa część królestwa Grey Castle nie była pokryta niekończącym się śniegiem, wpływ miesięcy demonów był nieunikniony słońce było ukryte za przestrzenią szarych chmur, które wypełniały całe niebo. Z ziemi uniosła się blada mgła, okrywając ziemię, skały i dżungle. Wszystko, co zostało odsunięte, to czarno szare szczyty górskie ponad chmurami, które rozciągały się w kierunku południowego krańca kontynentu i działały jako wizualny przewodnik dla nich Htingale i jej towarzyszy. Lecąc po niebie na plecach Maggie, Nikhtingale intensywnie doświadczył, jak straszny jest zimny wiatr na świeżym powietrzu. Nawet mając na sobie zestaw wiatroszczelnych ubrań, które dostała od jego wysokości przed wyjazdem, nadal czuła zimno przenikające jej ciało przez szaliki i mankiety. W szczególności jej uszy i palce wkrótce drętwiają z powodu hipotermii. Często musieli się zatrzymać i odporuć, przez co zwykle trwająca południa podróż ostatecznie przedłużyła się do następnego dnia nawet podczas lotu z pełną prędkością. Oto jesteśmy. Błyskawica zbliżyła się do niej. Nigdy wyjrzał i zdał sobie sprawę, że grzbiet stał się znacznie niższy, jakby zapadał się w ziemię. Z mgły wyłoniło się powoli miasto zbudowane na wzgórzu, które powinno być ich dokładnym celem grzbietem upadłych smoków. Wylądujmy poklepała magogię po plecach. Bądźcie ostrożni i nie pozwólcie, żeby ktoś nas zauważył. Ach! Magogię skinęła głową, składając skrzydła i lecąc w dół. Gdy wylądowali, mgła wkrótce spowiła całą trójkę. Nick Htingale stwierdziła, że widoczność wokół nich była tak słaba, że nie widziała wyraźnie tego, co znajdowało się zaledwie pięćdziesiąt kroków przed nimi, a co dopiero z dużej odległości. To był dobry znak dla czarownic, przynajmniej nie można ich było łatwo zauważyć. Po wejściu do mgły prawdziwe kolory świata zostaną ujawnione, ale nie martwiła się, że wpadnie na kościelną armię sądu z powodu gęstej białej mgły. Poczekaj tutaj, to nie powinno zająć dużo czasu, powiedział Nick Htingale. Jego wysokość poprosił mnie, abym obserwował z powietrza. Błyskawica potrząsnęła głową. Poprosił mnie, żebym był kontaktem alarmowym na wypadek porwania celu. Gruchać. Maggie przemieniła się w grubego gołębia, przykucniętego na czubku głowy małej dziewczynki. Jego wysokość wydał kilka bezsensownych poleceń, pomyślał Nick Htingale. W takim razie chodźmy. Nagle świat stał się czarno-białym, gła zniknęła lub przekształciła się w coś innego, co nie utrudniało już jej widzenia. Nagle widok stał się wyraźny. Ciemny mur miejski znajdował się 200 metrów dalej, wystając ze zbocza góry i łącząc miasto z górą niczym kopuła. Kamienny mur był znacznie krótszy w porównaniu do zewnętrznego muru twierdzy Longsong i nie było na nim żadnych wartowników. Niktal podszedł do boku ściany i znalazł wejście poprzez zakrzywione linie. Zrobiła krok do przodu i zdała sobie sprawę, że jest już po drugiej stronie murów miejskich. Miasto było o połowę mniejsze od twierdzeń i bardziej przypominało małe miasteczko w tej okolicy, tuż za górskimi klifami. Ale grzbiet upadłych smoków znajdował się w skalistych górach, a zamek pana zbudowany na zboczu w był widoczny z daleka. Niktalan zapewniła, że Lichting i magukie podążają za nią do miasta, po czym poszła prosto w stronę zamku. Ta misja nie była dla niej niczym nowym i była w niej bardzo biegła. Kiedy słyszyła staremu Glenowi, częstym zadaniem było infiltrowanie rezydencji i zamków innych arystokratów. Większość budynków miała podobną konstrukcję, a właściciele zawsze lubili mieszkać w jak najbardziej przystronnym domu w samym centrum. Nie mogła wówczas swobodnie przechodzić przez ściany i mogła się jedynie ukrywać ostrożnie, unikając wszelkich pułapek i bożych kamieni odwetu, zanim ukradła listy i dokumenty ukryte w szafce. Teraz pomocą mgły mogła z łatwością dokonać tych rzeczy, ponieważ nieświecąca czarna dziura, którą przedstawiał boski kamień odwetu, osadzony w rogu na wyzamku, wydawała się równie atrakcyjna jak księżyc wiszący na ciemnym niebie. Ukryte pułapki były wyraźnie widoczne, ich poskręcane kontury przypominały pełzające drzżownice, a po przejściu przez ściany mogła je z łatwością zniszczyć. Będąc pod wpływem jej zdolności, Nikhtingale mogła się całkowicie swobodnie poruszać ściany, drzwi i dachy były dla niej po prostu nieistotne. Wchodząc do największego domu na górze, znalazła swój cel. Chociaż nigdy wcześniej się nie spotkali, Nick Htingale rozpoznał Markiza z Power Passi, władcy Fallen Dragon Ridge na pierwszy rzut oka, ponieważ wiecielem wirowało magiczne niebieskie światło, które było jedynym kolorem widocznym w świecie mgły. Siedząc przed biurkiem z piórem w dłoni i machając tam i z powrotem, Markiz zdawał się coś pisać. Miała około 30 lat, zmarszczki w kącie oczu, a srebrne loki włosów i zwykła szata, które nosiła, dodawały jej starszego wyglądu. Hingale dokładnie rozejrzał się po pomieszczeniu i stwierdził, że nie było tam bożego kamienia odwetu ani pułapki, a jedyną bronią parcy była delikatna i luksusowa krótka kusza ukryta w jej rękawie. Po pozostawieniu śladu na boku okna rozpuściła mgłę i objawiła się. "Witam, markizie Sparpassi." Zszokowana nieoczekiwanym głosem Sparpassi szybko podniosła głowę i zobaczyła Słowika. Szybko się uspokoiła i zapytała: "Kim jesteś?" Nightingale pamiętał scenariusz jej pierwszego spotkania z księciem Rolandem, jego pierwszą reakcją była próba ucieczki, a ona musiała go powstrzymać za pomocą sztyletu, co z perspektywy czasu było naprawdę zabawne. Jestem Nick i pochodzę z miasta granicznego w regionie zachodnim. Jak widzisz, jestem czarownicą. Tak myślałem, bo nikt nie może tu przyjść bez zaproszenia, chyba że wiedźma. ma. się udała, że jest spokojna, powoli wsuwając jedną rękę do rękawa. Zanim wejdziesz, powinieneś zapukać do drzwi. Wtedy zostanę powitany przez twojego strażnika, a nie ciebie. Nick zaśmiał się cicho. Nie martw się. Nie mam zamiaru cię skrzywdzić. Chcę tylko porozmawiać, żebyś nie potrzebował tej kuszy w rękawie. Zeskoczyło to Spar pass i jej twarz stała się poważniejsza. Wiesz całkiem sporo. Wyciągnęła ręce i skrzyżowała je na piersi. No cóż, dlaczego tu jesteś? Przynoszę ci wiadomość od lorda miasta granicznego, strażnika regionu zachodniego, czwartego księcia królestwa Grey jego wysokości Rolanda Wimbledona. Nikhtingale skłonił się lekko. Tworzy nowy porządek świata, który pozwala czarownicom rzec spokojnie z zwykłymi ludźmi i ma nadzieję, że możesz mu pomóc. Książę. Rolanda, marki zmarszczył brwi. Niekompetentna szlachta, z której wszyscy zawsze się wyśmiewali, z absurdalnym wyrazem twarzy powiedziała: to niedorzeczne, lordzie bordertown to po prostu buntownik wygnany na pustkowie. Tymoteusz był prawdziwym uzurpatorem, powiedział Nick Htingale, a książę Roland wkrótce go zdetronizuje. Ale to nie o to chodzi. Jego wysokość potrzebuje twojej magicznej mocy, aby wzmocnić zdolności wiedźmy. Czy mógłbyś wybrać się do Bordertown? Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 413 Incydent tłumacz, transredaktor, transnsprar pasi milczał przez chwilę, zanim powiedział, grozisz mnie czy zapraszasz? Zapraszam cię, oczywiście powiedział Nick Htingale. Jego wysokość nie wierzy w zmuszenie czarownic. Prawdę mówiąc, ja też nie w tym przypadku odmawiam odpowiedział bez wahania z PR. Jeśli naprawdę potrzebuję mojej pomocy, może sprowadzić czarownicę na grzbiet upadłych smoków, aby odwiedziły mnie na rytualę szlacheckim. Nie ma potrzeby wysyłać kogoś, kto wkrada się do mojego zamku. Oczywiście, jeśli czarownica przyciągnie uwagę kościoła, nie mogę zapewnić jej bezpieczeństwa. Odpowiedź była taka, jak spodziewał się Nick Htingale. Trudno było nakłonić nieznajomego, aby zgodził się na tak trudną prośbę. Ogólnie rzecz biorąc, istniały dwa sposoby poradzenia sobie z tą sytuacją przymus i zachęta, ale nie chciała stosować żadnej z opcji. Marki Spassi był władcą miasta i po awansie miał zostać strażnikiem królestwa Jednak jego wysokość nie planował jej w żaden sposób schlebiać Zamiast tego odebrałby władzę szlachcie Według jego wysokości nazywało się to centralizacją władzy W tym przypadku poniżałaby się w oczach szlachty, gdyby była na usługach jego wysokości Jeśli chodzi o pójście za Rolandem, stworzenie zupełnie nowego świata i obronę w bitwie woli bożej Nie uwierzyłaby w to na podstawie samych słów Rozumiem Nikt się nadął. W takim razie odejdę Poczekaj Sper wyglądał na zaskoczonego to wszystko? Jestem odpowiedzialny za dostarczanie wam wiadomości i jego wysokości. Teraz, gdy wiadomość została dostarczona i udzieliłeś mi odpowiedzi, moje zadanie jest zakończone. Uśmiechnęła się. Spodziewałeś się, że cię zwiążę i zabiorę ze sobą? Skąd wiedziałeś o mojej zdolności do przewodzenia magii? Marquis zawahał się. Czy rozmawiałeś z czarownicami, które planowały udać się na fiordy? Tak. Przywódczynią czarownic jest Lady Tilly Bledon. Obecnie przebywa w bordertowni walczy z demonami wraz ze swoim bratem. Nick Htingale wzruszył ramionami. Jego wysokość dowiedział się o tobie od niej. Nie pojechali na Twiordy? Nie, nie wiedzieli, że jego wysokość zyskał tak silną pozycję w regionie zachodnim. Skontaktowali się ze sobą dopiero, gdy osiedlili się na śpiącej wyspie. Podała krótki zarys sojuszy po obu stronach. Podobnie jak ty, Lady Tilly została zaproszona do regionu zachodniego przez jego wysokość. Książę Roland naprawdę ustanowił na swoim terytorium system współistnienia czarownic i zwykłych ludzi? Spears zmarszczył brwi i zapytał. Trudno jej było w to uwierzyć. Co więcej, eksmitował także kościół ze swojego terytorium. Nikhtingale uśmiechnął się. Obecnie w bordertowno mieszka ponad 10 czarownic. Mieszkańcy są przyzwyczajeni do ich istnienia. Nie kłamię w tej sprawie. Markis wstał i nalał jej filiżankę herbaty. Czy możesz mi powiedzieć więcej na ten temat? Jak on to zrobił? Jeśli chcesz wiedzieć. Nick Htingale odwrócił się i usiadł przy stole. Może to nie zmieni jej decyzji, ale pogłębienie jej zrozumienia nigdy nie było złe. Nick Htingale postanowił opowiedzieć jej o związku czarownic, który zbudował jego wysokość, wojnę z księciem realami i politycznej kampanii po odzyskaniu twierdzy Longsong. Miejmy nadzieję, że jeśli Spear zrozumie sytuację czarownic, nie będzie się zbytnio opierać, gdy jego wysokość ostatecznie zjednoczy królestwo Grejcastle. Słychać było nagłe uderzenie perkusji. To jest. Spear spojrzał na Nichtingale raz szokowany. Nick otworzył okno. To była magie, która kucnęła na zewnątrz. Niebezpieczeństwo? Co? Lichtning odkrył wypadek? Gruchanie. Co się stało? Oddział żołnierzy są sądu pędzi w stronę zamku. Gruch. Gołąb poklepał skrzydła i powiedział: Jest co najmniej 20 osób. Gruch. Armia są z kościoła? Nick Htingale odwrócił się i zmarszczył brwi. Wezwałeś ich? Nie. Nie miałem dzisiaj spotkania z księdzem kościoła, marki wyglądał na szczególnie zdziwionego. Czy to możliwe, że ujawniono twoje miejsce pobytu? To niemożliwe. Potrząsnęła głową. Chyba że kościół będzie w stanie monitorować każdego ptaka na niebie. To dziwne, marknęła Spear, Gdyby po mnie przyszli, nie potrzebowaliby tylu wojowników sądu. To prawie cała siła. Na co czekasz? Są już prawie przy wejściu. Złota postać wyskoczyła przez okno i wylądowała lekko obok słowika. To była błyskawica. Nie jestem pewien co do sytuacji. Sugeruję, żebyście jej unikali powiedział Nick lub poprosili strażników, aby zatrzymali ich przed zamkiem i dowiedzieli się, dlaczego tu są, zanim przejdziecie dalej. To jest mój zamek. Gdzie miałbym się ukryć? Nie martw się, ci ludzie nie mogą wejść bez mojej zgody. W przeciwnym razie nie byłbym w stanie chronić czarownic. Włócznia westchnęła. Jednak to spotkanie być może będzie musiało się tutaj zakończyć. Jeśli ci się nie spieszy, myślę. Zanim zdążyła dokończyć zdanie, tuż pod zamkiem rozległa się seria chaotycznych kroków. Odgłosy walki na mieczy był wyraźnie słyszalny w zamku i odbijały się echem w górach. Wyraz twarzy Markiza uległ zmianie. Kto ich wpuścił? Gwardia. Sprer wymienił kilka nazwisk, ale nikt z zewnątrz nie odpowiedział. Kroki zbliżały się coraz bardziej i bliżej. Wygląda na to, że są tu dla ciebie. Lichtingalen wykonał gest w stronę Lichting, wskazując, że powinna wyjść pierwsza. Nadal masz czas, aby wyjść. Możemy cię chronić. Nie, nigdzie się nie wybieram. To jest moje terytorium, jak mogli być tak aroganccy. Ledwie skończyła mówić, gdy drzwi zostały wyważone przez grupę ciężko uzbrojonych wojowników sądu. Pan był całkowicie otoczony przez wojowników trzymających swoje miecze i tarcze. Słowik ukrył się we mgle, cofając się o krok do kąta, skąd zarówno wygodnie było uciec, jak i nadawał się do obserwacji. Zauważyła, że ani lichtning, ani maggie nie wyszły. Pierwsza wychylała głowę ze szczytu okna, druga po prostu przysiadała na belce i układała skrzydła. Te dwa bachory są całkowicie lekkomyślne. Poproszę jego wysokość, aby dobrze ich zdyscyplinował. Kiedy wrócimy? Pokręciła bezradnie głową i przeniosła wzrok na wojowników sądu. Każdy z nich nosi uboży kamień odwetu. Ciemne dziury przyplatały się i całkowicie zasłaniały włócznie. Słyszała tylko gniewną nagany Markiza. Redwynę, zwariowałeś? Wpuściłeś ich do mojego zamku bez pozwolenia? Oczywiście, że nie, mądra siostro. W tłumie podniósł się męski głos. Ojciec nie miał racji, dając tytuł jednemu ze sługusów Diabła. Po prostu naprawiam jego błąd. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 414, Spisek Tłumacz, Redaktor. Transredaktor. Co? O czym ty mówisz? Zapytał z niedowierzeniem Spear. Sługa Diabła? To kompletna fabrykacja. Z fabrykacja czy nie, jego wielebność wyciągnie własne wnioski. Redwyny podniósł głos i powiedział. To, że udało ci się oszukać ojca, nie znaczy, że możesz oszukać wszystkich innych. Wkrótce ludzie dowiedzą się, kim naprawdę jesteś. Należysz do piekła. Wymyśliłeś to wszystko? Tonspeara nagle stał się lotowaty. A może ktoś inny cię do tego namówił? Myślę, że to drugie jest prawdą. Przecież ojciec wybrał mnie, bo ty i nasz trzeci brat byliście zupełnie bezużyteczni. Zamknąć się. Nick Htingale usłyszał grzechotkę i marki z jęknął z bólu. Dość, przyprowadź ją do kościoła na przesłuchanie, powiedział ktoś, ale przed wydaniem wyroku nadal jest członkinią szlachty, więc zachowaj swoją etykietę. Kiedy Sprar pas się została zebrana, wojownicy sądu podążyli tuż za nią i wkrótce w pokoju pozostały tylko dwie osoby. Nikt ale nie widziała wyraźnie ich twarzy ze względu na działanie Bożego kamienia odwetu, ale wiedziała, że jeden z głosów należał do Redwinea człowieka, który przemówił do pana. Jeśli się nie myliła, osoba ta wyglądała na młodszego brata Speara. Radzi sobie pan naprawdę dobrze, panie Redwine? Być może w przyszłości będę się do pana zwracał jako Iryl. A więc to wszystko, panie? Rosada. Redwina nie mógł ukryć podniecenia. Naprawdę mogę odziedziczyć tytuł hrabiego i zostać władcą przełęczy upadłych smoków? Oczywiście. Jeśli będziesz przestrzegać naszej umowy, możesz nawet pójść dalej brzmiała odpowiedź. Więc co mam dalej zrobić? Zapytał z zapałem. Czy mogę wprowadzić się do pokoju mojej siostry? Nie opuści swojej celi, prawda? Włócznia passi wkrótce zostanie powieszona na placu jako wiedźma, zgodnie z warunkami naszej współpracy. Drugi mężczyzna zawahał się przez chwilę i kontynuował. Jeśli chodzi o dalsze postępowanie, sugeruję, abyś przekazał ten incydent wszystkim jej ministrom, rycerzom i ludziom oraz podzielił uprawę markiza. Czy? Naprawdę muszę to zrobić? Jeśli wszyscy skorzystają na tym incydencie, twoja pozycja będzie znacznie bezpieczniejsza, co pomoże w sprawnej realizacji naszych planów na przyszłość, powiedziała Rosat. Jeśli nadal jesteś zdezorientowany, zawsze mogę przypisać ci księdza. Bardzo dobrze radzi sobie ze sprawami rządowymi i zawsze może doradzić w przypadku jakichkolwiek pytań. Tak? Proszę, odpowiedział szybko Redwynę. Będzie dla nas bardzo pomocne, jeśli utrzymasz stanowisko pana, więc kościół chętnie pomożeń w tych kwestiach. Jego salwy śmiechu wypełniły salę. Gdy mężczyźni odeszli, z mgły wyłonił się Lichtingale, a za nim i Maggie. Mamy kłopoty. Spojrzała na nich obojga i zapytała, jak kościół mógł pojawić się dokładnie w właściwym czasie i miejscu. Wydawało mi się, że powiedzieli, że jej brat odkrył jej prawdziwą tożsamość i ujawnił ją kościołowi, powiedziała Lichting, a jej oczy błyszczały z podniecenia. Teraz mamy coś do zrobienia. Dlaczego nie odkryli tego wcześniej? Dlaczego właśnie teraz? Czuję, że coś jest nie tak. Nikhtingale zmarszczył brwi. Bez względu na wszystko, nie będziemy patrzeć, jak zabijają włócznie. Lichting podniosła jej głowę wysoko i powiedziała, musimy ją uratować i unicestwić kościół. Zniszcz to? Co? Od czasu pokonania demonów pewność siebie tej blondynki wzrosła. To nie jest dobry znak. Nikhtingale pokręciła głową i odpowiedziała, na razie nie możemy pokonać kościoła. Musieli brać udział w tym spisku, więc jeśli usuniemy tych ludzi, włócznia w naturalny sposób powróci na swoją pozycję pana. To może być dla nas szansa. Jeśli ją wymkniemy, prawdopodobnie zgodzi się wrócić z nami do Bordertown w takich okolicznościach. Och, nie walczymy z kościołem. Zapytała Lichtning z rozczarowaniem w głosie. Walka będzie ostatecznością, ponieważ mają nad nami przewagę liczebną i dysponują dużą ilością boskich kamieni odwetu. Próba kierowania ich wszystkich naraz jest dość ryzykowna. Ligchtingalen zastanowił się przez chwilę i powiedział, najpierw pójdę do kościoła i dowiem się, co się dzieje. Była jedna obawa, o której nie wspomniała. Spearpassi mogłaby pomyśleć, że to jego wysokość wrobił ją, gdyby sytuacja nie została jasno wyjaśniona tego nikt ale wiedział, że należy ze wszelką cenę unikać. Co z nami? Zapytała dziewczynka. Po prostu bądź gotowy, żeby spotkać się ze mną na zewnątrz. Kościół Falend Dragon Rydgen znajdował się na obrzeżach miasta. Był niewielki i posiadał salę modlitewną, część mieszkalną dla wiernych oraz trzypiętrową wieżę otoczoną murem, z tylko jednym wyjściem. Żadna z tych przeszkód nie stanowiła problemu dla słowika. Zanim wszyscy wierni weszli wieczorem, zapoznała się z całą okolicą. Choć było tu o wiele więcej bożych kamieni odwetu niż w zamku, słowikowi i tak udało się odnaleźć drogę. Na środku korytarza znajdował się ogromny kamień Boga, który miał stłumić wszelką magię w pomieszczeniu. To samo dotyczyło niektórych korytarzy. Zawsze jednak mogła obrać inną drogę lub nawet przeskoczyć nad podłogą. Nick Htingale odnalazł miejsce uwięzienia z Perapasji w podziemiach wieży. Nie wydawała się szczególnie zraniona, po prostu trochę sfrustrowana. Zamierzała uratować markiza w środku nocy. Nick Htingale wkradła się z powrotem do wieży po podzieleniu się swoim planem z Lichtningiem i magie. Weszła na najwyższe piętro i ukryła się we wspaniałym pokoju. To pomyślała to będzie pokój księdza. Prawdopodobnie wylałby całą prawdę, gdyby znalazł mnie tutaj ze sztyletem. Kiedy dzwon na górze upadłych smoków wybił dziewiątą, otworzył się. Ukradkiem wyciągnęła sztylet, ale nian zaatakowała. Po śladach wywnioskowała, że był to dwie osoby. Co za nieoczekiwana radość! Odezwał się kobiecy głos. Nie wiedzieliśmy, że marki z tak naprawdę jest czarownicą. Wygląda na to, że musimy zmodyfikować nasz plan. Ee. Lady Saint odpowiedziała rosać z pełnym szacunkiem tonem. Czy nie jest bardziej przekonujące, jeśli jest czarownicą? To inna sytuacja niż poprzednio, ponieważ zgodnie z wolą najwyższego papieża, każda nowa wiedźma, która dotrze do świadomości, zostanie jak najszybciej przekazana na egzekucję w świętym mieście, powiedziała kobieta. Jeśli chodzi o egzekucję, nie wierzajmy jej, ale spalmy zamaskowanego przestępcę skazanego na karę śmierci o podobnej budowie ciała. Tak odpowiedziała Rosat. Ale dlaczego jego świątobliwość ustalił tak uciążliwą zasadę dostarczania czarownicy Hermesowi? Nie mam pojęcia, ale według moich przyłożonych to po prostu powrót do tradycji, odpowiedziała. Powracać do. Tradycja? Nie musisz wiedzieć zbyt wiele. Po prostu napraw sprawę od ręki. Święty powiedział szorstko. Będę musiał udać się do Redwater City, kiedy już wszystko będzie gotowe. Rozumiem, odpowiedziała szorstko Rosat. Kim ona właściwie jest? Dlaczego nawet ksiądz odnosi się do niej z takim szacunkiem? Wygląda na to, że nie wiedzieli, że Spearpassie jest czarownicą, zanim ją schwytali. Czy to wszystko może być spiskiem mającym na celu przejęcie tronu grzbietu upadłych smoków? Nikt nie mógł powstrzymać się od wyjścia ze swojej kryjówki i spojrzenia na kobietę ukrytą we mgle, ale odkrył, że nie miała na sobie boskiego kamienia odwetu. Magiczna moc znajdująca się wewnątrz świętej była tak jasna jak światło w jej czarno-białym świecie. Ona jest czarownicą. Kto tam? Odpowiedziała błyskawicznie i oślepiające. Srebrne światło strzeliło w stronę słowika. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 415. Walka tłumacz. transnredaktor, redaktor. trans Lata doświadczenia w walce włączył się w bieg, a jej ciało natychmiast zareagowało, zanim zdążyła pomyśleć. Odruchowo odchyliła się do tyłu, a srebrne światło musnęło jej policzek. Nawet we mgle czuła ogromną moc światła niezwykle palącego i intensywnego. Po uniknięciu nagłego ataku, Nikhtingale rzuciła się na ziemię i oddaliła od przeciwnika. Co? Co się dzieje? Panie święta? Zapytała gorączkowo Rosat. Wygląda na to, że wkradł się szczur. Czarownica oblizała usta. Znajdź miejsce, w którym możesz się ukryć i chronić. Masz na myśli? Jest tu wiedźma? Wyraz twarzy księdza nagle się zmienił? Wezwę wojowników sądu. Nie ma potrzeby. Już dawno nie polowałem na czarownicę. Jak mógłbym dać komuś innemu te bezcenną szansę? Po prostu stój i obserwuj mnie. Nikhtingale podczas rozmowy obserwował tak zwany świętego. Chociaż wiedziała, że Kościół prawdopodobnie potajemnie wychowuje własne czarownice, i te kłamało jej serce, gdy widziała dowód tej teorii. Ta wiedźma była w całości własnością Kościoła, mogła nawet mieć wysoką rangę, i wyglądała na to, że lubiła polować na czarownice i nie postrzegała siebie jako jednej z nich. Nikt nie mógł powstrzymać się od wspomnienia zdeterminowanych oczu wiedźmy, która zaatakowała ich w porcie pod królewskim miastem i dźgnęła wędę. Ci ludzie nie byli już czarownicami, ponieważ wybrali zupełnie inną ścieżkę. Mając tę myśl w głowie, Nikhtingale nie zawahała się wyciągnąć rewolweru, chociaż nienawidziła tego rodzaju bitew, nie miała innego wyboru, jak tylko zabić, aby powstrzymać zabijanie. Skąd pochodzisz? Święta przechyliła głowę i spojrzała w stronę miejsca, gdzie stał słowik. Jeśli kapłan cię nie widzi, masz moc, aby się ukryć, jeśli potrafisz uniknąć moich ataków, oznacza to, że nie zostałaś wyszkolony do walki lub walczyłaś w wielu wojnach. Tak czy inaczej, jest to dość rzadkie niż w przypadku dzikich czarownic takich jak ty. To, skąd pochodzę, to nie twoja sprawa powiedział chłodno Nikhtingale. Zauważyła stoszkę zawiązującą oczy przeciwnikowi i tak właśnie postąpiłby niewidomy. Srebrny bicz w dłoni świętej wciąż był zwinięty u jej boku, z końcem uniesionym niczym wąż, machający do niej. Tylko magiczna moc wyświetlała kolor we mgle. Ty użyła tego dziwnego bicza, żeby ją zlokalizować. Może nie zdajesz sobie sprawy, ale kościół koronował nowego papieża, który jest współczujący, przebaczający i wierzy, że nawet dzikie czarownice zasługują na ocalenie. Dopóki zechcesz służyć panu, kościół będzie mógł oczyścić cię z twoich grzechów i przyjąć cię jako czystą czarownicę powiedziała święta, kładąc rękę na piersi to dla ciebie jedyna w życiu szansa. Jeśli nie przybyliście sami i towarzyszą wam inne upadłe czarownice, możecie wszyscy razem udać się do świętego miasta Hermesa, aby szukać swoich ponownych narodzin. Wow, to brzmi świetnie. Nikt Htingalen zachichotał, ale jeśli przebudzenie jako wiedźma jest grzechem, a ty masz sposób, aby go oczyścić, dlaczego miałbyś ustanowić to prawo teraz, zamiast pomagać wszystkim moim zagubionym siostrom od początku? Czy myślisz, że jestem małym dzieckiem, które nigdy wcześniej nie słyszał rażącego kłamstwa? Odetchnęła głęboko i opowiedziała. Nie zgrzeszyłem, Mówiąc to, Nick Htingale wyłonił się z mgły i pociągnął ze spust, a lufa stanęła w płomieniach z grzmiącym rykiem. Srebrny bicz natychmiast wystrzelił w górę i zablokował go przed świętym, wyrzucając wszędzie iskry. Następnie czubek bicza rozluźnił się i rzucił na ziemię skręcony metalowy samorodek, który był kulą, którą właśnie wystrzelił Nick Htingale. To coś mogłoby zablokować zamek skałkowy. Och! Jej przeciwniczka uniosła brwi. Co to za broń? Jej głos nagle ostygł. Zmieniłem zdanie. Wygląda na to, że dziś wieczorem będziesz tu umierać. Srebrne światło ponownie rzuciło się w stronę słowika, tym razem podzielone na dziesiątki biczów, które całkowicie ją otoczyły. Nikhtingale użyła swojej mgły, aby szybko się wycofać. W przeciwieństwie do zwykłych przedmiotów, bicze zawierające magiczną moc były odporne na mgłę, więc nie mogła przez nie przejść i mogła jedynie próbować ich unikać. Jednak zasięg ataku jej wroga było wiele za duże, a srebrne światło uderzyło w jej bok. Poczuła lekkie drętwienie goleni i straciła równowagę, upadając na ziemię. Magiczne bicze wbiły się w ziemię za nią i zamieniły kamienną podłogę w pył. Gdyby została trafiona bezpośrednio, natychmiast straciłaby siłę bojową. Nick zignorowała ignorowała rany na kolanie i wystrzeliła wszystkie kulę z pistoletu na raz ziemi. Srebrne bicze cofnęły się i zamieniły w wirującą pasmo światła, blokując wszystkie kule. Wiedziała, że nie ma czasu na przeładowanie kul węgle i że gdy nie będzie w stanie powstrzymać wroga zamkiem skałkowym, będzie miała ogromne kłopoty, było zbyt ciasno, aby oddalić się od wroga i niemożliwość uniknięcia ataków tylko zmniejszyłaby jej zakres ruchu. W panice wyciągnęła kolejny pistolet, wystrzeliła losowo wszystkie kule, zanurzyła się w węgle i spadła dwa piętra w dół. Uciekła. Święty krzyknął. Wezwij armię sądu, aby zamknęła kościół i wyśli strażników także do celi markizy, ponieważ wiedźma może tu być, żeby ją zobaczyć. Uciekła. Roset rozejrzała się wokół, nie widząc żadnych uszkodzeń w drzwiach ani tajnych wyjściach. Przez co? Ściany, sufit czy deski podłogowe jej mocy wykraczają daleko poza niewidzialność. W pokoju nie ma już żadnej magicznej mocy. Czysta czarownica zacisnęła zęby i powiedziała: Zrób dokładnie to, co ci kazałem. Jest kontuzjowana i nie zajdzie zbyt daleko. Powiedz wszystkim swoim ludziom, żeby założyli balty boskiego kamienia odwetu. Tak, gdy kapłan pośpiesznie wyszedł, czysta czarownica natychmiast upadła bezradnie na podłogę, jej ręce drżały bezsilnie. Cholera, co to za broń? Jej zdolności były wszechpotężne, a jej siła obronna, magiczne światło, które mogło zablokować każdy atak, była postrzegana jako najsilniejsza wśród czystych czarownic żaden micanibę nie był w stanie jej przebić. Aby wzmocnić swoje moce, Stale korzystała ze swojego magicznego światła. Po ponad dziesięciu latach była w stanie nosić tak ogromną ilość magicznej mocy, że setki strzał były daremne, a ona nigdy nie wyczerpała swojej magicznej mocy z powodu blokowania czegokolwiek. Jednak atak jej przeciwnika natychmiast wyczerpał jej magiczną moc i nie była już w stanie nawet utrzymać swoich umiejętności. Poczuła ogromne zmęczenie, jakiego nie czuła od lat. Muszę złapać w swoje ręce tę upadłą czarownicę, żywą czy martwą, Pomyślała mściwie Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 416, Odwrót tłumacz, transredaktor, transnick tingale, poszła ścieżką, którą wcześniej odkryła, minęła trzy dachy i wylądowała prosto w Lochu, w którym przetrzymywano markiza. Stearopas PR się usłyszała ten dźwięk i spojrzała w górę szeroko otwartymi oczami. Jak? Dostałeś się do środka? Nick Htingale uniosła palec do ust na znak ciszy i pokuś tykała przez stalowe drzwi. Sądząc po ich ubiorze, dwaj strażnicy na ścieżce byli prawdopodobnie wyznawcami kościoła. Użyłem mgły, aby natychmiast stanąć za dwoma mężczyznami i poderżnąć im gardła sztyletem. Nigdy nie spodziewaliby się ataku z lochu, więc nawet nie odwrócili głowy, gdy leżeli umierając. Po powrocie do lochu Nick Htingale wreszcie miała okazję przyjrzeć się swojej ranie. Wiatroszczelne spodnie, które uszyła dla niej soreja, były rozcięte, a z rany na jej goleni, głębokiej na pół cala, tryskała krew. Magiczny bicz jej wroga musiał przetrzeć spodnie i przeciąć jej ciał, ale na szczęście nie uszkodził żadnych kości. Gdyby nią solidna powłoka na spodniach, doznałaby jeszcze poważniejszych obrażeń. Jesteś ranny, stwierdził Spear, marszcząc brwi. Nie jest aż tak źle. Musimy odejść, zanim zamienisz się w zwłoki. Nick Htingale nie powiedział Markizowi o planach świętego zabrania jej do Hermesa, gdyż wydawało się to równie złe jak śmierć, albo nawet gorsze. Nie mieli pojęcia, że jesteś czarownicą, zanim cię schwytali, więc musi to być spisek kościoła mający na celu przejęcie kontroli nad falnym Dragon Ridga. A co z moim bratem? Prawdopodobnie stał się już marionetką kościoła. Nie ma czasu do stracenia, więc wyjaśnię ci w drodze. Słowik ciasno zawiązał szarfę tuż nad raną. Gdzie jest Boży Medalik Odpłaty? Markis wskazał na jej szyję. Na początku związali mi nogi tylko łańcuchem, ale potem zastąpili go tym. Serce Nick natychmiast zamarło, gdy zobaczyła metalowy pierścień grubości jej kciuka. Tego rodzaju Boży Medalik Odpłaty został wykonany poprzez wepchnięcie magicznych kamieni do metalowej rurki i zapieczętowania specjalną techniką, która praktycznie uniemożliwiała komuś jego odkręcenie. Pamiętasz, gdzie jest urządzenie blokujące? Jest w lochu niedaleko wejścia, gdzie mnie zabrano, żebym zamknął. Było oczywiste, że po odkryciu prawdziwej tożsamości markizy, święty postanowił zastosować najsurowsze ograniczenia, które mogłyby uwięzić niemal każdą czarownicę z wyjątkiem nadzwyczajnej. Będzie musiała usunąć to urządzenie, aby zabrać włącznie do swojej mgły i uciec. Chodźmy do pierwszego lochu oznajmił zdecydowanie Nick Chodź ze mną! Walczyła z kłującym bólem goleni, wróciła do poległych strażników, wzięła ich klucze i otworzyła drzwi celi. Nagle bicie dzwonów przerwało ciszę i odbiło się echem w całej wieży, co sprawiło, że jej sercem zaczęło bić szybciej. To alarm kościoła stwierdziła z paniką na twarzy. Wiedziałem, że w końcu przyjdą szepnął Niktingala. Naszą jedyną szansą na przetrwanie jest poruszanie się szybciej niż nasz wróg. Alarm mógł jej rzeczywiście pomóc, bo wszyscy mężczyźni w piwnicy tłoczyli się od razu w stronę jedynego wejścia, co ułatwiło jej wspólną eliminację. Zeszła na nich ze swoją mgłą i wycelowała broń w tych mężczyzn. Po tym jak jej kule przeszyły pierwszy cel, natychmiast trafiły w drugi, rozpryskując wszędzie krew. Boskie kamienie odwetu, które nosili, służyły jako wyraźne celem jej czarno-białej wizji, podczas gdy jej niewidzialność sprawiała, że mężczyźni nie mieli pojęcia, gdzie zaatakować. Po dwóch seriach strzelaniny w Lochu nie pozostał ani jeden żywy strażnik. Wiedziała jednak, że byli to najniżsi rangą zwolennicy i że wkrótce w ich stronę zmierzał uzbrojona armia sądu. Jeśli nie udaje się zdjąć bożego kamienia odwetu przed ich przybyciem, bardzo trudno będzie jej uciec. Choć tu. Szybko dostrzegła urządzenie blokujące metalowe narzędzie oparte o ścianę z dwoma zardzewiałymi zaciskami wystającymi na zewnątrz, przypominające przerażające narzędzie tortur. Spear przycisnęła szyję do zacisków, a Nick Hingale przymocował do niej urządzenie i wściekle przekręcił jego uchyt. Za pomocą kół pasowych zaciski pociągnęły się w przeciwnych kierunkach i utworzyły otwór w bożym medaliku od płety. W tym samym czasie w pobliżu drzwi celi rozległ się dźwięk zbroi brojarmi sądu. To oni, właśnie tam, ktoś krzyknął: Wyceluj strzelaj! Chodźmy. Nick Hingale wprowadził włócznie do mgły, ale małe czarne dziury wystrzeliły w jej stronę i rozerwały jej mgły. Na zasłuchach widniały Boże kamienie odwetu. Nick Htingale poczuła, jak zimny podwystępuje jej na czoło. Gdy ona i Markis stali się całkowicie widoczni dla wojowników sądu, było jasne, że ci mężczyźni byli szkoleni zupełnie inaczej niż zwykli wyznawcy. Wystrzelili pierwszą serię był to w całym korytarzu, aby zamknąć wyjście, i tylko połowa mężczyzn wzięła udział w pierwszym ataku. Tymczasem druga połowa czekała, aż szczerownicę się ujawnią. Po zauważeniu celu, druga fala strzał poleciała w ich stronę. Nick Hingale usłyszał za sobą brzęczenie strzału i pociągnął Markisa przed jej ciał, wrzeszcząc. Kaczka! Palący pól rozprzestrzenił się po jej plecach jak ogień, gdy została trafiona niezliczonymi strzałami, ale nie przestała biec. Gdy skręcili za róg, Nick Htingale poczuła w ustach smak krwi, prawdopodobnie po wcześniejszym zagryzaniu wargi z bólu. Nic ci nie jest? Ja? Nic mi nie jest, powiedział marki Stempo. Ty właśnie zablokowałeś dla mnie rygle? Gdyby cię postrzelono, już by cię nie było, ale może uda mi się przeżyć. Nick Htingale sięgnął za siebie i stwierdził, że żadna ze strzał nie przebiła wiatrówki sorej, chociaż plecy bolały ją. Jakby płonęły, pozostały tylko siniaki, a proszek kamienny nie przedostał się do jej ciała. Wojownicy sądu pospieszyli w ich stronę. Prawdopodobnie nie spodziewali się, że obie wiećmy przeżyją drugą falę piorunów wystarczy, dlatego znajdowały się w znacznej odległości od nich. Po ucieczce z więzów boskiego kamienia odwetu, Nick ingale chwycił włócznie i wszedł w jej mgły. Pobiegła w górę przez deski podłogowe i ziemię na zewnątrz wieży, wyjęła z torby bambusową rurkę i pociągnęła za sznurek oślepiające czerwone światło wystrzeliło z rury w niebo i eksplodował deszcze miskier, którym wyglądały jego gwiazdy kropkowane na niebie. Kiedy jego wysokość jej to dał, przechwalał się, że jedna flara na pomoc tysiąc żołnierzy. W tej chwili nie potrzebowała tysiąca żołnierzy i modliła się tylko, aby magie mogła zobaczyć jej sygnał. Wkrótce z nieba zstąpił gigantyczny cień, gdy Maggie wylądowała obok wieży, jej duże ciało miażdżyło ściany, a skrzydła rozwiewały otaczającą je mgły. Co? Co to jest? Sparpas się patrzył z podziwem. To mój przyjaciel. Niktinga lekazał Lichtingowi przypiąć markizę do Maggie, resztkami sił wczołgał się na jej plecy, poklepał ją po ciele i powiedział: Lećmy. Ooooo! O ryknęła na nadciągających wojowników sądu, zatrzepotała skrzydłami, wzniosła się i zniknęła w nocy wraz z dwiema czarownicami. Uwolnij te wiedźmy. Rozdział 417 Uderzenie tłumacz. Transnredaktor, transn na grzbiecie upadłego smoka Lichtning, fachowo rozbił namiot wystarczająco duży dla czterech osób, poza zasięgiem wiatru. Lichtning ale usiadła przy ogniu, żeby się ogrzeć. Podwinęła mankiety spodniej i stwierdziła, że jej łódki są poplamione krwią. Miejsca trafione przez świętego były spuchnięte. Wtedy tego nie czuła, gdy płynęła w niej adrenalina, ale teraz, gdy się zrelaksowała, z trudem uniosła nogi. Gdyby Magogiem nie przybyła jej na ratunek, prawdopodobnie nie byłaby w stanie dalej biec z markizem. W jej obecnym stanie poruszania się węgle było niezwykle niebezpieczne. Zmieniające się linie wewnątrz przypominały schody wyłożone ostrymi ostrzami, czekającymi, by pociąć ją na kawałki, jeśli tylko nadarzy się okazja. Pozwól, że ci pomogę, co Magogiem wyjęła z dużego plecaka środki pierwszej pomocy. Oprócz wacika i małej butelki alkoholu do nacierania, znalazła ziołowy środek przygotowany przez liść. Ostoję lecznicą Stowarzyszenia Współpracy Czarownic. Choć bardzo się starała, nikt nie mogła stłumić westchnienia towarzyszącego mu grymasu, gdy polewano jej rany ostrym alkoholem. Gdyby jego wysokość nie wspomniał, że może zabić bakterie wywołujące demoniczną zarazę, pomyślałaby, że to jakiś rodzaj tortur. Ku wielkiej uldze Nick Htingalea, preparat ziołowy szybko zagodził piekące oparzenie. Gdy tylko zabandażowano jej rany, poczuła się znacznie lepiej. Twoje plecy. Marquis powiedział cicho. Czy wszystko w porządku? Co z jej plecami? Błyskawica wpełzła do namiotu związką drewna opałowego. Aby mnie uratować. Została postrzelona przez ich bełty powiedziała ze smutkiem z PR. Nie ma sprawy. To jakby przyjąć kilka ciosów. Lichtingalen zacisnęła usta. To nie problem, o ile nie będę dziś spać na plecach. Lepiej nałożyć na to lekarstwo ziołowe stwierdzi Lichting, bawiąc się gałęziami w palenisku, gdy leciały iskry. Lekleafanie nie tylko może zatrzymać krwawienie, ale jest również bardzo skuteczny na siniaki. Połóż się na mnie, co? Maggie usiadła i poklepała się po kolanach Pozwól mi zaaplikować lekarstwo na twoje plecy, grucha. Widząc poważny wyraz oczu i dziewczyny, nikt nie mógł się sprzeciwić i zgodził się bez sprzeciwu. W porządku. Zdjęła ubrania, zakrywając rękami klatkę piersiową i położyła się na kolanach Maggie. Markiz wydał z siebie stłumione westchnienie. Nie patrząc, wiedziała, że jej gładkie plecy pokrywają teraz ciemniejsze czerwone śniaki. Ale to wygląda po prostu strasznie. Ponieważ czarownice mają silną zdolność samoloczenia, te rany zagoją się po dwóch, trzech dniach, pomyślała, wzruszając ramionami najlepiej, jak potrafiła. Podczas oceny i leczenia przetargu Nick Htingalen zakaszlał dwukrotnie i zapytał, "Marques, czy masz jakieś plany na przyszłość? Twój brat redwynę, oszukany przez kościół, zdradził cię. Właściwie przed tym wojskowym zamachem stanu ani on, ani kościół nie wiedzieli, że jesteś czarownicą. Potem krótko powtórzyła Markizowi to, co usłyszała w wieży. Pracowali w zmowie, aby pozbawić cię tytułu. Nawet jeśli nie jesteś czarownicą, zostaniesz ukarany śmiercią jako sługa diabła. To będzie łatwa praca dla kościoła. Jeśli ośmielą się zamordować Marki, zapowiedziała Spear, zgrzytając zębami, każe Redwynej kościołowi zapłacić cenę. Działania kościoła wykraczają daleko poza twoją wyobraźnię. Nikt potrząsnęła głową. Zabijają nawet królów bez mrugnięcia okiem. Pomyśl o królestwie Everwinter i królestwie Wilczego Serca. Spear była przez chwilę oszołomiona, po czym otworzyła usta i zapytała, czy kościół naprawdę ośmiela się połknąć wszystkie cztery królestwa? Słyszałem o tym tylko od kupców z sąsiednich krajów, ale większość szlachty w królewskim mieście uważała to za śmieszne. A szlachta w King's City również twierdziła, że Roland Wimbledon był królem buntownikiem. Nick Htingale wzruszył ramionami. Jeśli jego wysokość zgadnie, podbój czterech królestw to tylko pierwszy krok w planie kościoła, ale jeśli nie dołączysz do Związku Czarownic, nie mogę ci powiedzieć, jaki spisek za tym stoi. Poza tym kościół musi spędzić trochę czasu na planowaniu tego wojskowego zamachu stanu, a większość twoich ludzi powinna już zwrócić się do Redwinea, który obiecał im większe zyski. Jeśli chcesz odzyskać grzbiet upadłych smoków, możesz zwrócić się o pomoc do jego wysokości. Czy on naprawdę mi pomoże? Oczywiście naszym uroczystym obowiązkiem jest zniszczenie kościoła, powiedziała Nikhtingale, a na jej ustach pojawił się ślad uśmiechu. Markwez milczała i wyglądała, jakby się wahała, czy coś powiedzieć. Uwierz mi, powiedział Nikhtingale, rozpoznając wahania markiza, możesz opuścić region zachodni, kiedy tylko chcesz. Jego wysokość nigdy nikogo nie zmusza do pozostania. Czy on naprawdę zakłada miejsce, w którym czarownice i zwykli ludzie żyją razem? Już drugi raz zadała Nikhtingaleowi to pytanie i ponownie Nikhtingale odpowiedział z dumą, tak, terytorium Jego wysokości jest takim miejscem. To Święta Góra Czarownic. W świetle ognia wyraz twarzy z wydawał się niepewny. Po dłuższej chwili skinęła lekko głową i zapytała, czy jutro wyruszamy? Jeszcze nie Nikhtingale i Likhtning przemówili jednym głosem. Potem spojrzeli sobie im w oczy i wybuchnęli śmiechem. Lokalny kościół spróbuje zgłosić świętemu miastu, co się tutaj wydarzyło, więc w ciągu najbliższych dwóch dni musimy złapać wszystkie gołębień wysłane przez naszego wroga wyjaśnij i umarkizowi Nikhtingale. Potem Magogien zabierze do Bordatow. Mam tutaj kilka innych pilnych żądań. Przypomniała sobie, co święta powiedziała w tym pokoju na szczycie wieży, wkrótce po wojskowym zamachu stanu wyruszy do Redwaters City. E. Najwyraźniej, gdziekolwiek udał się święty, wkrótce pojawiał się cień napięcia. Małe i duże kłopoty z pewnością dotknęły jego wysokość. Gdyby mogła przeszkodzić świętemu, nie tylko sabotowałaby plan kościoła, ale także zebrałaby od świętego mnóstwo informacji. Nick Htingale wzięła głęboki oddech i obmyśliła plan zabicia wszystkich członków plutonu kościoła, nie była jednak pewna, czy książę Roland zgodzi się na jej plan. Gdyby nalegał, żeby porzuciła plan i wróciła, zrobiłaby co chciał. Trzy dni później Maggie, która wysłała już Markiza do Bordertown, wróciła do Fallen Dragon Ridgę, niosąc na plecach dwie czarownice ze Śpiącej Wyspy. Dlaczego tu jesteś? zapytała Nick Htingala, a na jej twarzy widać było zaskoczenie. Książę Roland przysłał nas, abyśmy ci pomogli powiedziała Andrea, z wdziękiem zeskakując z grzbietu wielkiego ptaka, zdejmując kaptur i delikatnie potrząsając blond włosami. W zamian dostaniemy dwa kawałki chleba lotowego. Zniszczenie plutonu kościoła, nigdy nie uda ci się tego zrobić bez mnie. A SH powiedział z uśmiechem. Jego wysokość powiedział, że możesz zrobić, co zaplanowałeś, ale przede wszystkim pamiętaj o bezpieczeństwie, grucho. Magubien zmieniła się z powrotem w dziewczynę i mówiła dalej, powiedział, że czeka, aż wrócisz do zamku. Naprawdę, zamyśliła się Nikhtingale, nagle się świadoma ciepła w swoim sercu. Rozumiem. A więc ilu ich jest? Ashas uniosła lekko brwi. Słyszałem, że jest wśród nich wiedźma. Nie znam jeszcze dokładnej liczby, ale jest co najwyżej dwadzieścia wojowników sąd wraz z ich sługami i kilkoma wierzącymi powiedziała wyważonym głosem. Zajmij się innymi, a wiedźmy zostaw mnie. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 418, zakończ walkę tłumacz, Trans redaktor, trans byli nagrani przez tydzień, kiedy Lichtning wykrył Pluton przy północnej bramie falnym Dragon Ridge. Tak jak spodziewał się Lichhtingale, delegacja emisariusza kościoła składała się z 25 w pełni uzbrojonych wojowników sądu, którzy dosiadali ogierów na czele Plutonu. Za armią sądu szedł korpus transportowy składający się z około 100 najemników i wyznawców. Wśród nich było dwóch tenerów. Zakładała, że w jednym z nich przebywa święty. Pięć czarownic potajemnie podążyło za Plutonem zmierzającym w stronę Redwaters City. Zgodnie z planem atak mieliby rozpocząć w momencie, gdy Pluton znalazłby się poza obszarem monitorowania, i tym samym nie mogliby szybko wezwać wsparcia. Nikhtingalen spokojnie obserwowała ze swojej mgły powóz w Plutonie i niewyraźnie dostrzegła srebrne światło magicznej mocy przebijającej się przez zniekształconą sylwetkę powozu. Gdyby Nikhtingala działała sama, prawdopodobnie mogłaby zabić świętego kościoła, ale nie było gwarancji, że uda jej się zabić wszystkich tutejszych wrogów. Ale teraz, z pomocą czarownic ze śpiącej wyspy, było wysoce prawdopodobne, że uda im się zablokować wiadomości z terytorium południowego. Kiedy ten Pluton zostanie wyeliminowany, Hermes nie będzie o niczym wiedział, przynajmniej do następnej wiosny. A do tego czasu bardzo trudno będzie im zbadać, co stało się z delegacją emisariusza. Nikhtingale nie lubił zabijania, ale tym razem była to świadoma decyzja. Odciążyłoby to jego wysokości i pomogło w obronie świętej góry czarownic. Nie będzie tego żałować. Kiedy delegacja emisariusza weszła do lasu, Nikhtingalen zobaczył zbliżający się ciemny cień. To była Magie. Złożyła skrzydła i opadła z rykiem. Konie nagle zarżały ze strachu i uciekły w niekontrolowany sposób. Wszyscy byli szokowani, oni miali i tylko gapili się na tę scenę wytrzeszczonymi oczami. Jednak gigantyczna bestia nie wdarła się w tłum, aby go ugryźć i podeptać, jak tego oczekiwali. Zamiast tego rozłożył skrzydła nad ich głowami i odleciał blisko ziemi, pozostawiając za sobą burzę. Silny wiatr utrudniał im otwarcie oczu. Nagle ktoś zeskoczył z grzbietu bestii i wylądował na ziemi. A tak wroga! Krzyczeli wojownicy są sąd wśród delegacji i emisariusze. Słysząc to, wierzący zaczęli się otrząsać, wyciągnęli broni i uderzyli w nieznanego wroga w środku plutonu. Wizja nikt wypełniona jest czarno liniami. Były całkowicie pokryte nieświetlnymi czarnymi dziurami, które mogły chronić je przed zwykłymi czarownicami, ale nie przed niezwykłym popiołem. Przecięła wszystkich wierzących w swoim zasięgu na pół, w pasie, jak podczas żniwa pszenicy. Wszyscy wokół niej upadli szybko. Użyła zwykłego żelaznego miecza zamiast swojego symbolicznego ciężkiego miecza, aby Magię mogła nosić jeszcze jedną wiedźmę oprócz siebie. Żelazny miecz szybko pękł i złamał się podczas walki. Chwyciła broń opuszczoną przez wroga, halabardę, ki, czasem żelazny młotek lub cordelas. Wszystko, co trzymała w dłoni, stało się śmiercionośną bronią. Popłynęła krew, ciała zostały rozszarpane. W środku plutonu Ashes sama przecięła ich na pół. W tylnej części plutonu najemni bojownicy nie mogli udzielić pomocy środkowej części, ponieważ mieli własne trudności. Andreas kakała po lesie niczym wróżka. Używała gałęzi i pni drzew, aby się osłaniać i strzelać strzałami za każdym razem, gdy zmieniała pozycję. Każda jej strzała trafiała kogoś pomiędzy jego brwiami, a każdy jej strzał miał zabić. W niecałe 10 minut w całym plutonie panował bałagan. W lesie rozległy się krzyki, krzyki i odgłosy walki. Nick natychmiast przyłączył się do walki. Przemknęła przez mgłę, blisko podążając za swoim celem, który był jej jedynym celem w tej walce, świętym kościoła i łosą czarownic. Wozy ciągnęły spłoszone konie. Długo biegali dziko, aż konie w końcu się uspokoiły, ale potem nie wróciły już do Plutonu. Zamiast tego zjechali z głównej drogi i zagłębili się w lesie w dwóch różnych kierunkach. Wydawało się, że święta zauważyła już, że wśród jej wrogów znalazł się trudny przeciwnik niezwykły. Dla większości czarownic niezwykłość zbożem kamieniem odwetu była nie do pobicia. Niestety nie udało jej się uciec pod kontroli Nikhtingalea. Nichtingalen zauważył jej pozycję już wcześniej. Ta w drugim powozie była prawdopodobnie wysokiej rangi kapłanką lub kapłanem. Nichtingalen zostawił to Lichtningowi i Maggie. Pomimo tego, że powóz świętego podskakiwał ciężko na wyboistej drodze w lesie, woźnica nie przestawał biczować koni, wyglądając, jakby ktoś go ponaglał do przyspieszenia. Nichtingale potrzebował, Aby za każdym razem strzelać śmiertelnie, strzelała tylko wtedy, gdy była mniej niż 10 metrów za celami na linii z nim. Wycelowała w czterech wojowników sądu podążających za powozem i nacisnęła spust, aby zabić ich jednego po drugim. Armia sądu natychmiast rozdzieliła się na dźwięk wystrzału, lecz do nich Tingalań w odległość wynosiła teraz zaledwie kilka kroków. Co więcej, ich pełne zbroje wyrządzały więcej szkod niż pożytków w walce z kulami dużego kalibru. Pociski stawały się coraz bardziej szkodliwe dla ludzkiego ciała po przejściu przez ten zdeformowane, popękane zbroje. Po pozbyciu się czterech wojowników sądu wycelowała pistolet w konie. Gdy oba konie upadły, kruchy drewniany powóz natychmiast odleciał pod wpływem siły. Następnie uderzył w pień drzewa i natychmiast się rozpadł. Przez latające kawałki wyłoniła się osoba owinięta srebrnym światłem. Nikhtingale wycelował i strzelił bez wahania, ale światło utworzone przez magiczną moc zdawało się mieć świadomość i blokować kule jeden po drugim. Odeszła, żeby załadować nowy nabój. Zdrajca! krzyknął ze złością Święty, szarżując w stronę miejsca, gdzie ukrył się Słowik. Tym razem sytuacja była inna. Już nie walczyli w małym pokoju. Teraz każdy krok Nikhtingale kosztowałby Świętą ponad dziesięć kroków, aby dogonić, a efektywny zasięg rewolweru, który wynosił około 50 metrów, był znacznie większy niż obszar, na który wiedźma mogła oddziaływać swoimi umiejętnościami. Srebrny bicz świętego z trudem dosięgał słowika, podczas gdy kula w każdej chwili mogła go zabić. Z tej odległości zaledwie jeden lub dwa z pięciu strzałów mogły trafić w cel, ale na szczęście Nick Htingale miał wystarczająco dużo czasu, aby przeładować nowe naboje i dalej celować i strzelać. Po pięciu nabojach srebrne światło przygasło. Jeden strzał trafił w lewe ramię świętej, a drugi przeszedł przez jej brzuch. Nie mogła już stać. Przyszła kilka kroków i upadła na ziemię. Nick Htingale nie spieszył się z podejściem do niej. Zanim udała się do świętego, wróciła do miejsca, w którym rozpadł się powóz, aby podnieść boży kamień odwetu. Podczas walki krążyła wokół powozu, żeby później łatwiej było przeszukać miejsce. W chwili, gdy Nick pojawił się obok zakrwawionej wiedźmy, ta nagle wyciągnęła prawą rękę, jedyną część, którą mogła teraz poruszyć, i odkryła, że jej srebrne światło nie mogło przebić jej wroga tak, jak chciała. Ty, przeklęty demonie, bogowie postawią cię przed sądem, powiedziała, zaciskając zęby. Z ust leciała jej krew. Nick Htingale bez wyrazu wycelował pistolet w jej piersi odpowiedział: Naprawdę? Poczekam na ten dzień. Następnie nacisnęła spust. Uwolnij tę wiedzmę. Rozdział 419. Wiara tłumacz? Transny redaktor? Transny, kiedy dym wywołany bitwą opadł? Las zapadł w ciszę. Długie markocze wiedźmy się rozpuściły, a jej włosy rozsypały się po ciele jak białe płatki. Krew spłynęła jej po plecach i szybko utworzyła ciemnoczerwoną czerwoną kałużę, powoli zanurzając się w ziemię i topiąc zimną, twardą ziemię. Potem powietrzem wypełniło się zapachem żelaza. Niktingale przykucnął i rozwiązał opaskę na twarzy wiedźmy. Zauważyła, że twarz wygląda nieoczekiwanie młodo, prawdopodobnie podobnie jak w jej wieku. Jednakże blizny pod oczami zniszczyły jej ogólną urodę Jej oczy wyglądały, jakby były wielokrotnie przypalane rozrażonym do czerwoności żelazem, a jej skóra była czerwona i pomarszczona, przez co straciła kontur oczu. Bez wątpienia było to spowodowane przez mężczyzn. Nikt chingale delikatnie dotknął pomarszczonych blizn, nikt się nigdy nie dowie, czy odniosła te rany, zanim została czarownicą, czy po w kościele. Nie było to jednak już istotne, gdyż od tej chwili nie mogła już więcej krzywdzić dzieć nie będzie znosić żadnych męk. Po przeszukaniu ciała świętej Niktingale znalazła w kieszeni podszewki jej szaty list, pieczęć i emblemat. Godłem był okrąg przecięty krzyżem z zaciśniętą pięścią po środku, nie nosiła nic więcej żadnych złotych królewskich klejnotów ani biżuterii. Być może nigdy w życiu nie cieszyła się niczym Niktingale nie mógł powstrzymać się od myśli. Hej, spójrz, co złapałem! Z powietrza dobiegł głos Liktinga. Spojrzała w górę i zobaczyła dziewczynkę niosącą walczącego mężczyznę, którego rzuciła na ziemię. Mężczyzna jęknął z bólu i przetoczył się, próbując wstać, ale był wiązany na wieprzech, więc jedyne, co mógł zrobić, to bezradnie się kręcić. Strój mężczyzny wskazywał, że prawdopodobnie był to ksiądz, który siedział w drugim wagonie. Gdzie jest Magigie? Kieruje Asches, aby ścigał uciekającą armię sądu. Lichtning podszedł do świętego. To jest czarownica szkolona przez kościół? Aha, powiedział cicho ale Ona już nigdy na nas nie będzie polować. Sądząc po jej wyglądzie, trudno uwierzyć, że widziała w nas wrogów, których trzeba zabić. Dziewczynka westchnęła. Gdyby nie kościół, nic by się nie wydarzyło. Nick Hingale odwrócił się i spojrzał gniewnie na jeńca. Kiedy zobaczył wiedźmę leżącą w kałuży krwi, jego oczy natychmiast się rozszerzyły i próbował coś powiedzieć, ale nie mógł z powodu knebla w ustach. Wyjęłaś matka. Czy masz coś do powiedzenia dla siebie? EHM, ty, zabiłeś czysto czarownicę biskupa Tejfona, lekkomyślny diable. Prędzej czy później zostaniesz powieszony pod kościołem przy bramie miasta i pozostawiony wronom. Nawet jeśli jej nie zabijemy, bycie złapanym przez kościół nie jest lepsze, powiedział Nick Htingale, a w porównaniu z tym lepiej najpierw martw się o siebie. Nawet jeśli umrę, będę miał zbawienie Boże, a wy tylko to w piekle i będziecie torturowani na wieki. Krzyknął. Dlatego muszę zatkać mu usta, powiedział Lichthing. Lichthing, ale wepchnął matkę z powrotem do ust. Niech jego wysokość się nim zajmie. Powiedział, że żelazny topór jest bardzo dobry w przysłuchiwaniu tego typu ludzi. Kiedy Magien sprowadziła dwie czarownice ze śpiącej wyspy, było już popołudnie. południu. zeskoczył z grzbietu bestii i stabilnie wylądował obok słowika. Nie jesteś ranny, prawda? Wszystko poszło dobrze, powiedziała. Jak o tobie? Oczywiście nikt nie uciekł. Ashez zaśmiał się dumnie. Czy ona nie żyje? Andrea wylądował i spojrzał na świętego. Myślałem, że utrzymasz ją przy życiu. Wrogiem była wiedźma, więc wahanie byłoby niezwykle niebezpieczne, a zwykrzywiła usta i powiedziała: Gdybym był tobą, też nie utrzymywałbym jej przy życiu. Ojej, nie masz litości dla swojego rodzaju. Ona nie jest naszą krewną, ale marionetką kontrolowaną przez kościół powiedział od nich cenia nadzwyczajne. Poza tym czasami nasz gatunek może być jeszcze bardziej okrutny niż inni. Nigdy nie widziałem demonicznych bestii ani demonów więziących i torturujących ludzi przez kilka lat. Powiedziawszy to, zdjęła zakrwawione rękawiczki i podała rękę słowikowi. Twoje działania i występ był niesamowity i postąpiłeś słusznie w tej sytuacji. Ta ostatnia patrzyła na nią przez chwilę, zanim chwyciła ją za rękę. Dziękuję. Kto by pomyślał, że ktoś taki jak ona mnie pocieszy, pomyślał Nick Htingale. Pewnie nie chciała, żebym czuła się winna za zabicie wiedźmy. Myślę, że warto uczcić to zwycięstwo, powiedział Nick Htingale. zgodziła się z co? Andrea przewróciła oczami, wyciągnęła ręce i położyła je na rękach pozostałych. Muszę wyjaśnić, że gdyby to była tylko twoja ręka, nie dotknęłbym jej, więc to przez wzgląd na Nick Htingalea. Oka, rozumiem powiedziała Ashes, unosząc brwi. Następnie pięć czarownic podniosło ręce do nieba, wyglądając jak niezachwiana wieża na zimnym wietrze. Następnie należało zebrać informacje niesione przez delegację emisariuszy i zatrzeć ślady swojej bitwy. Po prawidłowym uporaniu się z tymi problemami w lesie przez dwa dni, trzy dni później wrócili do Borda Po wylądowaniu na zamkowym podwórku słowiczek od razu został otoczony przez swoje siostry. Słyszałem, że zostałeś ranny. Gdzie jest rania? Zapytała nana. Ona czekała na ciebie od dawna. Dlaczego wróciłeś tak późno? Zapytała zirytowana Lile. Czy to nadal boli. Zapytała pilnie Łucja. Ta partia ziół została przygotowana specjalnie przeze mnie. Mogą nie tylko zatrzymać krwawienie, ale także złagodzić obrzęk, więc ich działanie powinno być całkiem niezłe, powiedział Lew z uśmiechem. Jak można być tak nieostrożnym i samotnie wbiec do kościoła? Następnym razem możesz nie mieć tyle szczęścia, to był głos Wendy. Wszystko w porządku? O ile może bezpiecznie wrócić? Włączyło się przewijanie. Widok ich zatroskanych twarzy rozgrzał serce Nightingale i nie rozumiała, jak żyją czarownice kościoła, ale wiedziała, jak to jest należeć do związku czarownic. Nie było wątpliwości, że warto było temu poświęcić wszystko. Potem zobaczyła jego wysokość Rolanda. Błyskawica wskoczyła mu w ramiona i przylgnęła do niego niczym gekon. Maggie również poleciała na ramię Rolanda, pocierając jego policzek. Choć nikt Htingale też chciała to zrobić, wiedziała, że nie jest dzieckiem, więc powstrzymała odruch przytulenia Rolanda, podeszła do niego i z uśmiechem powiedziała: Wróciłam. Aha, czekałem na ciebie długo. Książę uśmiechnął się swoim znajomym uśmiechem. Weź gorącą kąpieli odpocznij. Włożyłem do szuflady w biurze kilka torebek suszonych ryb z grilla w miodzie. Oka, w takim razie pójdę sobie pomóc. Nick uśmiechną uśmiechnął się. Utwierdziła się w przekonaniu, że postąpiła słusznie. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 420, Odpowiedź Pana Tłumacz, redaktor, Transn tej nocy Roland wydał wspaniałą ucztę w zamku Pana. Ponieważ nie tylko uratowali passi, ale także schwytali kapłana Hermesa, technicznie rzecz biorąc, był to pierwszy niesprowokowany atak związku czarownic na kościół. Gdy pięć czarownic, które brały udział w bitwie, weszło na scenę, sala wybuchła brawami i nawet Roland, który rzadko pił, wypił dwa kieliszki schodzonego białego alkoholu Evelyn. Chociaż był to tylko mały triumf, miesiące demonów były długie i stresujące, a on chciał skorzystać z okazji, aby pomóc wszystkim się zrelaksować. Kiedy następnego ranka Roland wszedł do swojego biura z potwornym bólem głowy, Nick już na niego czekał, siedząc po turecku na stole. Nie potrzebujesz więcej odpoczynku? Zapytał z uśmiechem. Odkąd zgodził się pozwolić jej zaatakować delegację emisariuszy, martwił się o nią nawet jeśli wiedział, że znajduje się na przystronnym terenie i może użyć mgłę, aby pozostać niepokonaną, wciąż niepokoił się o wypadki. W końcu nie była to codzienna praktyka, ale prawdziwa walka na śmierć i życie. Teraz, kiedy zobaczył ją pełną energii i jej witalności, poczuł się znacznie lepiej. Niktinga poknęła suszoną rybę i powiedziała: Oczywiście, że nie. Jestem teraz w świetnej formie. Gdy tylko Roland wrócił na swoje miejsce, zeskoczyła ze stołu, podeszła do oparcia krzesła i uściskała go. Jeszcze jeden dzień odpoczynku to kolejny dzień, w którym cię nie widziałem. Książę był lekko zaskoczony. Właściwie chciałem to zrobić wczoraj w zamkowym ogrodzie. Ale teraz też nie jest taki zły moment szepnął mu duchanik Htingale. Nie wypuściła go i zniknęła we mgle, dopóki nie usłyszała kroków za drzwiami. Wasza wysokość! Krzyknął strażnik. Władca Fallen Dragon marki markiz passi, przybył do ciebie. Wyślij ją. Roland odchrząknął i poprawił postawę. Spear pas Passi wszedł do biura, skłonił się i usiadł przed biurkiem. Dokładnie rozważyłem twoją propozycję. Co myślisz? Nalał jej filiżankę herbaty. Podczas gdy Nikhtingale, Ashas i inni walczyli z kościołem, on także był zajęty oprowadzaniem marki za pomiędzy i negocjacjami z nią. Roland krótko opowiedział jej o kryzysie, przed jakim stanęło królestwo, początkach kościoła i zagrożeniach ze strony demonów, a także o swoich planach na przyszłość. Kiedy Spearu usłyszała o pochodzeniu kościoła i powodach polowań na czarownice, była tak szokowana, że jej oczy rozszerzyły się maksymalnie. Gdyby nie zeznania Tilly Jagaty, nigdy by nie uwierzyła, że czarownice rządziły kiedyś całą krainą barbarzyńców, ale jej nastawienie zmieniło się później. Uchylanie władzy feudalnej, uniwersalizacja prawa i instytucji administracyjnych, zakaz dziedziczenia i sprzedaży tytułów. Mogę zaakceptować te prośby, ale... Przerwała. Jestem po prostu ciekawy. Czy naprawdę planujecie rozszerzyć to na wszystkie terytoria? Tak. Jeśli tego nie zrobimy, Królestwo stle pozostanie jedynie luźnym piaskiem, powiedział Roland, kiwając głową. Zanim przybędą nasi ostateczni wrogowie, musimy zebrać jak najwięcej mocy. Twój plan obrazi całą szlachtę, powiedziała powoli. Spears, zwłaszcza część zakazującą dziedziczenia tytułów? Jeśli się nie mylę, władca terytorium to także tytuł. Takie postępowanie utwierdzi twoją reputację króla rebeliantów. Dlatego nie oczekuję, że dobrowolnie ustąpią, powiedział, pukając w biurko. Przed fatalną bitwą woli Bożej, niezadowolenie szlachty nie jest moim priorytetem. Nie muszę też ich wszystkich zabijać. Dopóki ci ludzie zaakceptują moje nowe warunki, być może będą w stanie zachować swoje terytoria, a nie wejdalną władzę. Wierzę, że podejmą właściwą decyzję. Centralizacja władzy była skuteczna tylko wtedy, gdy cała władza sprawowana była przez kilka osób. Zatem, gdyby władze lokalne miały zbyt dużą władzę, zagrażałyby tej centralizacji, a nawet jego pozycji jako władcy. Inaczej niż rok temu, teraz miasto mogło przejść rewolucję. Po ukończeniu tego kroku byłby jedynym władcą królestwa Grejca w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Wygląda na to, że już podjęłaś decyzję. Włócznia westchnęła. Jeśli ich nie zaakceptuję, twoja armia prawdopodobnie i tak unieważni moje orzeczenie. Desperacko potrzebuje siły roboczej do realizacji mojego planu powiedział szczerze Roland szczególnie kogoś, kto ma doświadczenie w rządzeniu miastem. Tak jak powiedziałem, nie stracisz swojego terytorium i możesz z dumą ujawnić swoją tożsamość jako czarownicy swojemu ludowi, bez obawy przed kościołem. Marki milczał przez chwilę. Ja też mam prośbę. Proszę iść naprzód. Po tym jak odzyskasz dla mnie przełęcz upadłego smoka, nie chcę, żeby cokolwiek się zmieniło powiedziała bez ogródek. Będę mógł cię w pełni poprzeć tylko wtedy, gdy Tymoteusz nie będzie już królem. Co za mądra odpowiedź, pomyślał Roland. Unikała ostrej odmowy i dała sobie trochę miejsca na zmianę zdania. Zasadniczo miała na myśli to, że aby zdobyć jej wsparcie, musi udowodnić, że jego plan zjednoczenia królestwa Grejca stle to nie tylko puste gadanie i że naprawdę jest w stanie tego dokonać. W takim razie to umowa. Nie przejmował się tajnymi obliczeniami markiza. Jeśli jego wiosenny atak przebiegł pomyślnie, obalenie Timotego mogłoby być łatwiejsze niż odzyskanie grzbietu upadłych smoków. A tak przy okazji, wasza wysokość. Spear zawahał się. Czarownice idą dziś wieczorem na zajęcia, i zastanawiam się, czy mógłbym do nich dołączyć. Roland był nieco zaskoczony. To są bardzo podstawowe kursy dla początkujących. Prawdopodobnie nie dowiesz się niczego nowego. Intryguje mnie ich metody obliczania, powiedziała, kręcąc głową. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego jak oni. Czy ona mówi o tabliczce mnożenia czy o równaniach algebraicznych? Zamyślił się. Oczywiście, pod warunkiem, że chcesz wstąpić do Związku Czarownic. Po obiedzie żelazny topór przyniósł mu dobre wieści. Czy chce rozmawiać? Roland był lekko zaskoczony. To wkrótce, według Nick Hittingler uwięziony kapłan był dość uparty. Nie każdy ma wolę ze stali, wasza wysokość odpowiedział poważnie Żelazny topór. Naród Piasku ma kilka unikalnych metod przysłuchań Które ledwo uszkadzają ciał, ale niszczą umysł, a nawet sprawiają Że niektórzy ludzie postrzegają śmierć jako ulgę Już pozostał tam dłużej niż większość ludzi. To prawda pomyślał? Zawodowi szpiedzy mają nie tylko niezwykłą siłę woli, ale są także Wyszkoleni, aby nie załamać się podczas żadnego przysłuchania, ale Nikt w naszych czasach nie przeszedł takiego szkolenia. Zabierz mnie do niego Powiedział Roland. Mam do niego kilka pytań. Uwolnij tę wiedźmę Rozdział 421, przesłuchanie tłumacz, transredaktor, transmiejskie więzienie niewiele się zmieniło od jego przybycia rok temu. Jego masowy rozwój infrastruktury nie obejmował tego miejsca i chociaż do mej drogi naziemnej zostały odnowione, więzienie poniżej nadal śmierdziało rozkładem. Mech poruszył kamienne ściany, a po schodach kapała błotnista woda. Jedyna różnica polegała na tym, że w celach przebywało bardzo niewielu więźniów. Dzięki ekspansji i rozwojowi terytorium każdy, kto chciał pracować, mógł ją znaleźć. Łotrów, którzy nie chcieli się zmienić, Roland wysyłał do kopalni, gdzie nadawali im kształt. Ponieważ Anna zniszczyła cele na dole więzienia i nie było potrzeby ich naprawiać, całe dolne piętro zostało odgrodzone i opuszczone. Roland podążył za żelaznym toporem na środek trzeciego piętra i zobaczył uwięzionego kapłana jedynego przystępca na tym piętrze. Mężczyzna nie był wisieć na stojaku tortura ani na krwawą miazgę, co całkowicie zaprzeczało idei przysłuchania Rolanda. Był skulony w lodowatym kącie swojej celi, chociaż jego ubranie było nienaruszone, wydawał się całkowicie pozbawiony życia i blady, z pustymi, pozbawionymi ostrości oczami. Czy wszystko z nim w porządku? Zapytał cicho Roland. To nie problem, wasza wysokość, odpowiedział, żelazny topór z ukłonem. Jeśli masz jakieś pytania, możesz zadać je bezpośrednio. Książę skinął głową. Metody przysłuchań stosowane przez naród piasku były rzeczywiście wyjątkowe, ale nie interesowały go szczegóły ani człowieczeństwo procesu żelaznego topora, o ile spełniło ono swoje zadanie. Odchrząknął, usiadł na długiej drewnianej ławce niedaleko celi i przez kraty zapytał księdza: Jak masz na imię? Czy jesteś czwartym księciem królestwa Grey Castle? Rolandem Wimbledonem. Wyraz twarzy mężczyzny zmienił się. Spójrz, spójrz, co zrobiłeś? Uwolniłeś moc demonów. Jego wysokość pyta o i nie powiedział chłodno żelazny topór. Jeśli nie chcesz ponownie doświadczyć kary z wczorajszej nocy, przestań pierdolić. Twarz kapłana zamarła. Po krótkiej chwili opuścił głowę i powiedział: Moje, mam na imię Campus. Słyszałem, że jesteś z miasta Hermes? Roland spojrzał na mężczyznę. Kim była wiedźma podróżująca z tobą? Czy ona także pochodziła zaniedbanego miasta? Jaka była jej rola w kościele? Jej? Campus wydawał się wahać i milczał przez długi czas, zanim odpowiedział: Nazywała się Aurora i była jedną z czystych czarownic mistrza Teifuna. Nie zajmowała żadnego stanowiska w kościele. Tejfun. Książę przez chwilę zastanawiał się nad tym znajomym imieniem. To jeden z trzech arcybiskupów świętego miasta, odpowiedzialnych za sprawy zewnętrzne kościoła. Jego pozycja jest druga po najwyższym papieżu. Ksiądz wyjaśnił. Roland nagle przypomniał sobie, że spotkał tę osobę już wcześniej podczas ceremonii w King's City. Tego dnia król Wimbledon III zorganizował wielką uroczystość osiągnięcia pełnoletności dla Tilly Wimbledon, a biskupem wysłanym przez kościół na tę ceremonię był Tejfun. W jego pamięci tajfun wydawał się życzliwym sercem o troskliwym i przebaczającym uśmiechu, jakby nie miał nic wspólnego ze złem na świecie. Kim jest czysta czarownica? Zampus zawahał się jeszcze raz, ale gdy żelazny topór ponownie mu zagroził, ten niechętnie odpowiedział: Czyste czarownice to czarownice wychowywane przez kościół i zarządzane bezpośrednio przez biskupów i papieża, więc nie wiem o nich zbyt wiele. Roland podrapał się w ucho, dając znak słowikowi, aby potwierdził, i dowiedział się, że mężczyzna nie kłamie. Ile osób wie o ukrytych czarownicach kościoła? Ksiądz potrząsnął głową. Mistrz Tejfun powiedział mi o tym dopiero dwa lata temu i nakazał mi nie mówić innym wierzącym, więc nie jestem pewien, ile osób wie. Kościół najwyraźniej bardzo tajemniczo podchodzi do wychowywania czystych czarownic, co przynajmniej oznacza, że nie wyznają one publicznie podwójnych standardów pomyślał Roland. To są zdecydowanie dobre wiadomości. To w końcu potwierdziło jego podejrzenia i dało mu kolejny dowód, który mógł postawić przeciwko kościołowi gdyby wierzący odkryli, że wszystkie kazania, które otrzymywali, były fałszywe i że kościół w tajemnicy wzbudzał pod ich nosem tych samych wrogów, z którymi nauczono się walczyć, jakby zareagowali. Jaki był Twój motyw sabotowania Lorda Fallen Dragon Ridge? Dlaczego chciałaś zabrać ją z powrotem do Hermesa? Nie wiem. Moją jedyną misją było monitorowanie Aurory, więc tylko ona zna dokładny motyw. Nastąpiła zmiana planów, ponieważ Aurora odkryła, że władca był w rzeczywistości czarownicą, i dlatego nowy papież nakazał nam odesłać wszystkie schwytane czarownice z powrotem do świętego miasta w celu oczyszczenia. Oczyszczony prychnął Roland. Naprawdę w to wierzysz? Jeśli oczyszczone czarownice, nie, czyste czarownice są bezgrzeszne, dlaczego Kościół miałby utrzymywać ich istnienie w tajemnicy? Ponieważ, ponieważ niektórzy wierzący nie są wystarczająco oddani, więc na razie to jedyny sposób. Jego głos zamarł i w końcu zamknął usta. Książę zadrwił. Gdzie planowałaś się udać po opuszczeniu falem Dragon Miasto Czerwonej Wody. Potem? Zamek nie do przebycia. Gdziekolwiek indziej? Tylko te trzy miasta. Kapłan odpowiedział odrętwiale, po tym jak przestał stawiać opór po ujawnieniu informacji o czystych czarownicach. Mistrz Teifon nie powiedział nam, kiedy mamy wrócić, więc mieliśmy zostać w zamku nieprzyjezdnym w oczekiwaniu na nowe rozkazy. Jego odpowiedź pasowała do listu znalezionego na ciele, wiejmy. Dlaczego te trzy miasta? Kampus potrząsnął głową. Wyglądało na to, że nie wiedział zbyt wiele, gdyż dla kościoła był prawdopodobnie tylko monitorem czystej czarownicy. Roland pogłaskał się po brodzie i pomyślał. Grzbiet upadłych smoków znajduje się na terytorium południowym, miasto Redwater w centrum królestwa, a zamek nieprzejezdny pomiędzy terytorium północnym i zachodnim, więc nie mają ze sobą nic wspólnego i nie są ważnymi przegończami lub skrzyżowania. Nawet gdyby kościół chciał obalić królestwo Castle, nie zacząłby od tych miast. Gdyby miał wymienić między nimi podobieństwo, byłoby to takie, że wszyscy leżały na granicy terytorium zachodniego, nagle w jego głowie pojawiła się myśl, czy to rzeczywiście był człowiek, w którego celowała delegacja emisariusza. Przesłuchanie nie zakończyło się aż do wieczora. Roland zebrał informację i wstał. Kiedy już miał wychodzić, zauważył, że kapłan siedział nieruchomo pod ścianą, nieruchomy jak trup, nie błagając o litość, ani nie przeklinając w gniewie. To go bardzo zaskoczyło. Nie pytasz, co zamierzam z tobą zrobić? Torturowałeś mnie, żebym to wszystko wyznał, i Bóg będzie świadkiem, powiedział Campus z zamkniętymi oczami. Bóg jest moim ostatecznym sędzią, nie ty. Nie ma znaczenia, co mi zrobisz. Wasza wysokość, daj mi jeszcze jedną noc, z nim powiedział żelazny topór. Zmienię jego nastawienie. Niekoniecznie. Wystarczy. Ponieważ ksiądz już wszystko wyznał, Roland nie był zainteresowany dalszym torturowaniem go. Będzie sądzony nie przez Boga, ale przez ludzi. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 422. Proces publiczny tłumacz, trans redaktor, trans zaraz po rozpoczęciu zimy na środku placu zbudowano drewnianą scenę. Było to pierwsze tego typu wydarzenie dla mieszkańców Bordatowym. Nie chodziło o przedstawienie teatralne, ale o przeprowadzenie pierwszego publicznego procesu. Zawiadomienia zostało wysłane dwa dni wcześniej. W dniu rozprawy sceny otaczał duży tłum. Po rozbudowie powierzchnia placu powiększyła się, lecz nadal nie była na tyle duża, aby pomieścić całą społeczność. Z nieba spadały płatki śniegu, ale wszyscy byli zbyt podekscytowani i całkowicie ignorowali wiatry śnieg. Atmosfera nagle osiągnęła ekstremalny poziom, gdy na scenie pojawił się Roland. Widząc, jak publiczność na dole macha do niego rękami, był wzruszony. Kiedyś był w oczach szlachty niemal pośmiewiskiem i nie miał większego wpływu na swoich poddanych. Teraz, zaledwie po roku, sytuacja się odwróciła. Wśród okrzyków tłumu zespół Campus został wypchnięty na scenę. Wyraz jego twarzy zmienił się nieco, gdy stanął twarzą w twarz z tłumem. Być może ta parada była powszechna wśród najwyższego kierownictwa kościoła. Byli przyzwyczajeni do oddawania czci wiernym i jednym słowem lub czynem mogli z łatwością wpłynąć na życie tych ludzi, pomyślał Roland. Tyle, że tym razem prawdopodobnie nie przeżyłby blasku przeszłości. Z ekscytacją w oczach czarownicę ze związku podeszły na drewnianą scenę. Zawsze byli oczerniani, ścigani, niesprawiedliwie traktowani i sądzeni. Ale tym razem Roland się odwrócił. Ofiarami, oskarżycielami i ławnikami były czarownica, a przedmiotem procesu był kościół. Zawsze wyobrażali sobie taką scenę, ale nigdy nie spodziewali się, że taki dzień nadejdzie tak szybko. Roland machnął rękami i ludzie natychmiast ucichli. Witajcie, moi ludzie! Celem dzisiejszego zgromadzenia jest ujawnienie haniebnej zbrodni. Kościół od początku ukrywał prawdę. Nie dowiedziałbym się o tej szokującej wiadomości, gdyby kapłan świętego miasta nie został schwytany w związku z rebelią. Przez ostatnie dwa dni Roland zastanawiał się, jak skutecznie ujawnić zbrodnię Kościoła. Sprawa buntów Fallen Dragon Rydge nie powinna być kluczowym punktem, ponieważ historia z małego miasteczka daleko od nich nie przyciągnęłaby ich uwagi, o bitwie woli bożej i królestwie czarownic nie wypada wspominać, gdyż historia sprzed kilkuset lat była dla nich nieistotna i mogłaby wywołać panikę, gdyby ujawniła istnienie demonów. Musiał podzielić się czymś, na czym im zależało, aby wzbudzić oburzenie mas. Innymi słowy, musiało to poruszyć ich serca. Bez wątpienia mieszkające tu czarownice dzieliły codzienne życie z ludźmi. Kościół twierdził, że czarownice to sługi diabła, osoby, które nie są ani czyste, ani szczęśliwe, ale w rzeczywistości zarówno papież, jak i arcybiskup udzielali schronienia czarownicom na zaskakująco dużą skalę. To powiedział sam ksiądz. Roland stanął twarzą w twarz z kapłanem i zapytał, czy mam rację? Po długim milczeniu Campus odpowiedział, tak. W tłumień wybuchły dyskusje. Wasza wysokość, czy to naprawdę ksiądz ze świętego miasta? Ktoś zapytał? Oczywiście powiedział Roland, okazując wyraz pochwały w kierunku echo. Został wysłany do królestwa Grey z w imieniu kościoła jako święty, a wszystkie przyniesione przez niego dokumenty ujawniają jego tożsamość. Roland wskazał na mały stolik obok drewnianej sceny. Toga księdza, odznaka, okulnik, wszystko może zostać użyte jako dowód. Tłum mógł mieć co do tego wątpliwości, więc pozwoliłem ho najpierw zadać pytanie, a potem odpowiednio odpowiedzieć. Co więcej, te przedmioty były prawdziwe i nie musiał tego udawać. Ludzie moi, wróćcie do tego, co powiedziałem wcześniej, kontynuował książę. Zwróć uwagę na termin, którego użyłem schronienia. Tak, gromadzą niemowlęta i sieroty z całego kraju do klasztoru świętego miasta i te kobiety są traktowane jak zwierzęta. Tylko nieliczni zamieniają się w czarownice i kontynuują szkolenie. Reszta staje się po prostu drobiazgami dla wierzących kościoła. Nie, te. Zampus podniósł głowę i otworzył usta, ale ledwo mógł wydać dźwięk. Aby zdobyć więcej czarownic, w imię ulgi udzielają schronienia wędrowcom, a nawet współdziałają szczurami z czarnej ulicy, aby kraść niemowlęta. Proszę pomyśleć, moi ludzie, gdyby w tym mieście był kościół, nie tylko stracilibyście pannę nane, ale także mógłby zaginąć członek waszej rodziny. Twierdzą, że czarownice to złe duchy zwiedzione przez demony, i namawiają wierzących do prześladowania tych niewinnych kobiet. Czy byłbyś w stanie tolerować, gdyby panna nana została przez nich robiona? Nigdy, wasza wysokość, nigdy. Atmosfera na placu była gorąca, a ludzie potrząsali pięściami, wyrażając swoją złość na księdza. Panna nana nie może być złej, to ona wyleczyła moją kontuzję. Znam ją od małego. Była koleżanką z klasy mojej córki, w co legę Karla. Gdyby nie jej uzdrowienie, zostałbym zabity przez demoniczne bestie. Ona jest staniołem pierwszej armii. Roland zrobił pauzę na chwilę, aby tłum mógł wyrazić swoje niezadowolenie, po czym kontynuował, więc dlaczego to zrobili? Pytanie wywołało poruszenie wśród badanych. Ponieważ Kościół potrzebował czarownic, aby utrzymać swoje rządy, zanim zdążyli poczynić dalsze spekulacje, książę powiedział: Jak wiesz, zdolności czarownic są różnorodne i niesamowite. Oprócz leczenia przez pannę nanej eliminacji demonicznej zarazy przez pannę Lile, mają one wiele innych zdolności, które mogą poprawić nasze życie. Urządzenia wodociągowe w naszym mieście wykonały pani Anna i pani Soreya. Zamki skałkowe, używane przez Jarmie i maszyna parowa ciągnąca górnika, to wszystko prezenty od czarownic. Bez ich wkładu nasze miasto nie osiągnęłoby tego wszystkiego. Ale wszystko ma dwie strony. Podobnie jak miecz, można go użyć do walki z demonicznymi bestiami lub zabić niewinnych. Kościół wykorzystuje zdolności czarownic, aby ranić dobrych ludzi. A ci, którzy nie są im posłuszni, są uważani za wyrzutków Boga. W rzeczywistości, najwyższe kierownictwo Kościoła popełnia okropną zbrodnię zapisaną w doktrynie i całkowicie lekceważy fakt, że ich Bóg ich obserwuje. Moi drodzy ludzie, gdyby wasze dzieci zostały porwane przez kościół i wykorzystane do skrzywdzenia was po szkoleniu, gdyby stali się biczem i brzytwą kościoła, jakie to byłoby smutne. Roland odwrócił się, wyszedł na kampusu, rozwinął długą rolkę papieru i zapytał głośno, czy masz coś jeszcze do powiedzenia na temat oskarżeń zapisanych na tym papierze? To wszystko jest prawdą. Wytrzeszczając oczy, kapłan wyglądał, jakby nie mógł wierzyć, że wypowiedział te słowa. Ja przyznaję się do winy. Masy bardzo się rozgniewały. Przekazuję wam wszystkim prawo do sądu. Roland powiedział głośno, podczas gdy tłum był wzburzony, co do tego zła: twój wybór to Zabij go. zabiego, Zabij go. Wszyscy krzyczyli te same słowa, wkrótce na placu pozostał już tylko jeden głos. W border town, nad którym unosiły się porozrzucane płatki śniegu, ludzie dokonali wyboru. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 423. Połączenie tłumacz: trans redaktor, transn. Z Paropasie uroczyście podpisała się na końcu po kilkukrotnym przeczytaniu obu umów. Jednym z nich było memorandum o zjednoczeniu, a drugim memorandum związku czarownic. Pierwszy kontrakt przewidywał, że Sprayer poprowadzi Fallen Dragon Rydge do złożenia wierności Rolandowi Wimbledonowi po obaleniu rządów Timotego Wimbledonu i w odpowiedzi na prośbę nowego króla zrzeknie się swojej władzy, a Roland zagwarantuje jej pozycję pana Fallen Dragon Rydge i inne prawa. W memorandum podzielono je na trzy kategorie: sprawy ludzkie, administracja i finanse. Chociaż taka kategoryzacja była dla niej nowa, ale łatwa do zrozumienia, obejmowała także jej codzienną rutynę. Spear długo zastanawiała się nad drugim kontraktem, zanim podjęła decyzję, gdyż tym razem związek miał bez wątpienia służyć księciu Rolandowi. Nie chciała tak szybko dołączyć do księcia Rolanda, po prostu zajął na narożny region Królestwa Greycastle. Ale treść wieczornego wykładu była atrakcyjna i niejasno przeczuwała, że unikalna metoda obliczeń będzie pomocna w zarządzaniu jej terytorium. Na szczęście konstytucje Memorandum Związku Czarownic były bardzo luźne, przypominały raczej formalny konsensus i nie ograniczały nawet miejsca przebywania jego członków. Konsultowała się w tej sprawie z księciem, a on odpowiedział, że członkowie mogą wyjść, kiedy tylko zechcą Podpisałem to Spear położył na stole dwa eleganckie pergaminy, ale Roland nie odpowiedział Patrzył w pustą stronę, jakby o czymś myślał Wasza wysokość? Ach Zamrugał oczami, jakby wrócił Pozwól mi na to spojrzeć Rzadko kiedy przed negocjacjami był tak roztargniony, a wydawało się, że po wczorajszym procesie jego wysokość czuł się zdezorientowany To utrudniało jej zrozumienie Proces zakończył się całkowitym sukcesem, a ludzie stanęli po jego stronie i kibicowali mu Wcześniej Spajar nigdy nie sądził, że zwykli ludzie będą wspierać szlachtę. Myślała, że ona i oni znajdują się w dwóch różnych światach, a szlachta nie potrzebuje ani zrozumienia, ani wsparcia ze strony ludu. Ale pewnego dnia zmieniła zdanie. Widząc ludzi otaczających plac, wymachujących pięściami i krzyczących mocnym głosem, który wstrząsał niebem i ziemią, zdała sobie sprawę, że mogą zawierać w sobie moc, której nigdy nie czuła, a była ona potężniejsza niż szlachta. Poza tym zdecydowana ocena jego wysokości była także jednym z powodów podpisania tych dwóch umów. Niezależnie od tego, czy stara się chronić czarownicę, pewnym rodzajem dobrej wiary jest karanie buntowników sprzeciwiających się jego władzy królewskiej. Biorąc to pod uwagę, powinna odpowiednio zareagować. Jednak jego wysokość nie wydaje się usatysfakcjonowany. Czy żałuje, że publicznie wystąpił przeciwko kościołowi? Spear jasno stwierdził, że nie jest to wróg, z którym mogliby łatwo sobie poradzić. Lepiej to przemyśleć, bo ma to związek z kierunkiem przyszłej współpracy. Zawahała się, po czym wspomniała o tym dyplomatycznie. Książę był przez chwilę zdumiony, gdy to usłyszał, a potem potrząsnął głową i uśmiechnął się. Nigdy nie żałuję walki z kościołem, w końcu to wrogowie, których należy pokonać pod każdym względem. Więc dlaczego? Teraz mam mieszane uczucia. Mieszane odczucia? Czuję się trochę zawstydzony, chociaż to, co powiedziałem, było prawdą, a to, co ujawniłem, dotyczyło zbrodni popełnionych przez kościół. Wzruszył ramionami. Wygląda na to, że nie jestem wykwalifikowanym politykiem. Polityk? Co to jest? Czy tak jak astrolog poświęcający się badaniu gwiazd? Polityk jest kimś, kto poświęca się studiowaniu polityki. Jego wysokość przerwał temat, zanim zdążyła zadać pytanie. Zatrzymam te pergaminy. Słyszałem, że twoja zdolność jest związana z kontrolowaniem mocy magicznej? Tak. Starr przestał zadawać pytania. Aby być bardziej precyzyjnym, chodzi o wydobycie magicznej mocy jednej wiedźmy, aby mogła z niej skorzystać inna czarownica. Oczywiście mogę również odzyskać i odzyskać własną magiczną moc w celu spożycia. Ponieważ proces ten nie ma dużego wpływu na świat zewnętrzny, mogę go powtórzyć w dowolnym momencie w zamku. Jak odkryłeś, że masz taką zdolność? Zapytał zaciekawiony książę. Po moim przebudzeniu. Markis odpowiedział, nie mam pojęcia, jak inne czarownice poznały swoje zdolności, ale ja to poczułem i miałem wrażenie, że nagle zyskałaś dodatkowy organ. Ciekawy opis. Pokiwał głową w zamyśleniu. Powinieneś wiedzieć, że powodem, dla którego wysłałem Nick Htingalea do Fallen Dragon Ridge, jest przekazanie ci zaproszenia. Potrzebujesz moich umiejętności. Sperr zatrzymał się na chwilę i skłonił. To dla mnie zaszczyt służyć ci. Tak czy inaczej, skoro nie miała w tej chwili możliwości powrotu do Fallen Dragon Ridge, lepiej było dla niej zobaczyć, co zwykle robi książę, mimo że była w miasteczku dopiero od tygodnia. Uświadomiła sobie, że to miasto różniło się od innych, odosobnioną krainą, oddaloną od centrum królestwa, ale równie energiczną jak stolica. Jako lord była ciekawa. Tym, co jeszcze bardziej zdziwiło Spear, było to, że życie tutejszych czarownic było zupełnie inne, niż sobie wyobrażała. Książę nie panował nad nimi, ale raczej pozwolił im żyć swobodnie, co widać było po jego oczekiwaniu na powrót. Słowika miał oczywiście nadzieję, że uda mu się wrócić wcześniej, ale mimo to zgodził się z jej żądaniem. Jego królewska wysokość nie traktował ich jak służących. Niektórzy szlachcice chronili czarownicę ze względu na ich urodę. Myślała, że zrobiono to bardziej bez skrupułów, ponieważ jego wysokość otwarcie werbował czarownicę, ale on był zaskakująco zdyscyplinowany. Czy plotka była prawdziwa? Czy książę był jednocześnie lubieżny i niekompetentny? Miała więcej wiary i jednocześnie czuła się śmiesznie. Kiedy o tym pomyślała, poczuła, że to, co powiedział jej Nick było całkowitą prawdą. Opuściła zamek z księciami i dotarli na dziedziniec na tyłach miasta, gdzie włócznia zobaczyła dwie inne czarownice. To Anna, a to tajemniczy księżyc. Roland przedstawił. Magiczna moc tajemniczego księżyca jest uważana za stosunkowo niski poziom, ale zużycie jej magicznej mocy jest zdumiewające. Oczywiście jestem na średnim poziomie. Tajemniczy księżyc zaprotestował. Wśród przebudzonych czarownic dodał książę. Tajemniczy księżyc natychmiast się uciszył. Chcesz, żebym połączył ich magiczne moce? Spear spojrzał na Annę. Czy ona ma najsilniejszą magiczną moc w związku? Sugeruję, abyś zaprosił do siebie jeszcze kilka czarownic. Podstawowa moc magiczna jest powiązana z ich wiekiem, nawet jeśli jest różnica, nie byłaby duża. To tylko eksperyment powiedział jego wysokość, dotykając brody, jeśli się powiedzie, poproszę ich, aby przyszli. Marki skinął głową i przywołał przejście magicznej mocy była to kula świecąca niebieskim światłem, spokojnie unosząca się w powietrzu. Pod jej kontrolą dwie cienkie nici w kształcie macek rozciągały się od kuli do Anny i tajemniczego księżyca. Na początku poczujesz się dziwnie, więc po prostu zrelaksuj się i wszystko będzie dobrze wyjaśniła Sperr. Nie uda się przenieść magicznej mocy, jeśli się jej oprzesz. Anna była zszokowana, gdy matka dotknęła jej piersi. Co tu się dzieje? Wygląda na to, że matka jest połączona z solidnym metalowym sześcianem, a nie z obracającą się magiczną mocą. Jest tak ogromna, że czuję się jak mrówka stojąca na jednie, a podnosząc głowę widzę tylko jej czubek. Odwiedź. Przecinek aby uzyskać najlepsze wrażenia podczas czytania powieści. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 424, Świty Tłumacz, Transn Redaktor, Transn jak możliwa jest magiczna moc w takiej formie? Spear dotknęła krawędzi metalu z niedowierzaniem, co było jej unikalnym sposobem wyczuwania magicznej mocy. Gdy tylko przejście zostało połączone, mogła zobaczyć, dotknąć, a nawet poczuć zapach magicznych mocy czarownic, jakby wchodziła w ich ciała. Twarda zimna powierzchnia była gładka jak lustro, odbijając każdy szczególnie ci w kształcie macki. Kiedy przypominający antenę przewód energii dotarł do sześcianu, szybko się odbił. Zrelaksować się. Marki ją pocieszył. Są nieszkodliwe. Nie była pewna, czy jej zdolność może wpłynąć na tę metalową kostkę, ponieważ magiczna moc Anny wydawała się niezdolna do przepływu. Po kilku próbach antena w końcu przykleiła się do kostki. Ale nie było transmisji magicznej mocy. Co się dzieje? Nick Htingalen zauważył, że coś jest nie tak. Nigdy. Nie przenosiłem magicznej mocy tego rodzaju. Jest zbyt masywny i nie wygląda na powietrze, które można przenieść. Spear poczuła suchość w gardle. Gdy tylko kanał zostanie podłączony, magiczna moc powinna zostać wchłonięta przez obrót. Spróbuję naładować go magiczną mocą. Anna nagle przemówiła. W ten sam sposób, jak przy użyciu pieczęci woli Boga. Uważaj, aby za każdym razem nie wydawać za dużo. Jego wysokość skinął głową. Co było pieczęcią woli Bożej? Spear odkryła, że odkąd przybyła do tego małego miasteczka, usłyszała kilka nowych terminów. Kiedy się nad tym zastanawiała, magiczna moc w ciele anny nagle się zmieniła. Idealne lustro zostało rozbite, a powierzchnia metalu pomarszczyła się. Ciecz bez światła wpadła do rury, a następnie stała się pływającą kulą, jakby przez coś pchana. Poczuła wtedy pewien ciężar. W odróżnieniu od cyklonu magicznej mocy, ciecz była bardzo ciężka. Kiedy wleciał do sfornia, miał wrażenie, jakby włożył kawałki sztabki żelaza. Spear odkryła, że zużywa coraz większą ilość magicznej mocy. To było raczej niewiarygodne. Wcześniej mogła z łatwością pokazywać swoje umiejętności przez pół dnia W takim tempie może nie wytrzymać kilku godzin W desperacji wyciągnęła z osi kolejny sznur, połączyła go z własnym ciałem i podtrzymała kanał za pomocą magicznej mocy Anny Kiedy kula światła była pełna, metalowy sześcian w ciele Anny nadal pozostawał w swojej pierwotnej formie Jakby utracona przez nią magiczna moc była tylko bardzo nieznaczną częścią Spear naprawdę chciała cofnąć to, co właśnie powiedziała Dwukrotnie zakaszlała HM, teraz kanał może dostarczyć wystarczającą moc magiczną dla Miss Mystery Moon Co robimy potem? Trzymaj się tego jego wysokość Roland wręczył Mr. Moon miedziany cylinder. Teraz pokaż nam, co potrafisz. Oka. Mr. Moon wzięła głęboki oddech, wzięła miedziany przedmiot w dłonie i zamknęła oczy. Nagle magiczna moc zaczęła wściekle płynąć. Sper zobaczył, że metalowy sześcian w ciele Anny lśni, płyn z czopa wypłynął i ponownie się napełnił, cały kanał drżał. Wyglądał, jakby miało zostać rozerwane przez burzliwą magiczną moc. Marki miał pot na czole. Miała wrażenie, że stoi przed tsunami. Po drugiej stronie Mr. Moon miał zmarszczone czoło i czerwone policzki. Oczywiście ona także była pod wpływem gwałtownych fal. Ale biorąc pod uwagę, że to Sprower przekazał moc, Mr. Moon musiał być pod ogromnym wpływem. Mimo to nie przestała używać swoich zdolności, czego dowodem była szybko zużywana moc magiczna. Te dziewczyny były potworami. Sprower nie wiedziała, jak udało jej się dotrwać do końca. Kiedy magiczna moc w ciele Anny została wyczerpana, Sprower poczuła, że ledwo stoi na własnych nogach. Fi. Skończone. Mr. Moon otworzyła oczy i z ekscytacją uniosła miedziany cylinder. Ja to zrobiłem. Dobrze zrobione. Roland ostrożnie zacisnął miedziany przedmiot drewnianymi szczypcami, jakby był rozrażonym do czerwoności żelazem. Co to jest? Zapytał markis. Wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej. Silny magnes o stale zmieniającej się sile magnetycznej odpowiedział książę: Nie wiem, czy będzie to połączenie z ziemią, trzymanym w dłoni. Jeśli tak, to by się rozładował, dlatego lepiej bądźmy ostrożni. Sper zamrugała oczami. Co? Nikt Hingale uśmiechnął się. Nie przejmuj się nimi. To jest taki temat, w którym tylko Anna może wziąć udział. W takim razie, do czego można go użyć? Wypróbujmy to. Roland włożył miedziany cylinder do maszyny z czarnego żelaza, stojącej na środku podwórza. Sądząc po sylwetce maszyny, wyglądała jak gigantyczna żelazna rura. Na dole znajdował się drewniany cokół. Ze środka sterczał żelazny słup gruby jak ramię. Książę spojrzał na tajemniczy księżyc. Włącz przełącznik. Jeśli to się powiedzie, zapewni miastu zupełnie nowe źródło energii. Tajemniczy księżyc skinął głową. Przytrzymała drewnianą rączkę maszyny i z wysiłkiem pociągnęła ją w dół. Iskry wystrzeliły z dolnej części jej dłoni, wydając trzaskający dźwięk. Ku zaskoczeniu Speara, żelazny słup po środku zaczął się szybko obracać. Słup musiał być tak ciężki jak jedna lub dwie osoby. Jak to możliwe, że obraca się tak szybko? Tmy. Udało się? Jeszcze nie. Książę znalazł krzesło i usiadł na nim. To zależy od tego, jak długo może działać. Spear zauważył, że coś błyszczy w oczach Rolanda, gdy patrzył na zwykłą, szorstką żelazną maszynę. Miał wrażenie, że patrzył na kawałek błyszczącej biżuterii. Trzy dni później Roland pchnął drzwi na podwórko North Slope Mountain. Anna, usłyszawszy ten dźwięk, przerwała pracę i pobiegła przywitać Rolanda. Nie potrafiła ukryć wzruszenia. Nadal działa. Jej uwaga nie była jednak potrzebna. Książę usłyszał także hałas pracującego silnika elektrycznego. Dla niego ten hałas był niemal tak eufoniczny jak odgłosy natury, ponieważ oznaczało to, że cylinder ze zmiennym medzeniem magnetycznym, wypełniony magiczną mocą tajemniczego księżyca, nadal działał prawidłowo. Jako zupełnie nowe źródło zasilania pokazało swoje praktyczne zastosowanie. Roland wyszedł na środek podwórza i zobaczył, że Mr. Moon siedzi obok silnika elektrycznego. Z rękami na brodzie patrzyła na czarną maszynę i czuła się znudzona. Wasza wysokość, kiedy powiedziałeś, że moje zdolności są pełne potencjału, czy miałeś na myśli to? Nie różni się niczym od silnika parowego. To dopiero pierwszy krok do zmiany świata powiedział promieniający Roland. Już niedługo będziecie mogli zobaczyć, jakie zmiany może to przynieść w naszym małym miasteczku. Każdy krok naprzód w historii ludzkości był związany z wykorzystaniem energii. W pewnym stopniu można by go wykorzystać do pomiaru poziomu zaawansowania cywilizacyjnego. Od pary do elektryczności, od elektryczności do energii jądrowej, przełom w energetyce zwykle pobudziłby produkcję przemysłową. Takim rodzajem nowej energii był zmienny cylinder magnetyczny wypełniony magiczną mocą tajemniczego księżyca. Przypominał bardzo dużą baterię i przekształcał magiczną moc w energię elektryczną. Mała skala produkcji ograniczała jego zastosowanie, co oznaczało, że nie mogła doprowadzić do reformy energetycznej. Jednak jako uzupełnienie silnika parowego i silnika spalinowego nadal stanowił doskonałe źródło zasilania. Poza tym, wraz ze wzrostem magicznej mocy, Anny nadal miała ona potencjał do wykorzystania w innych obszarach. A kiedy liść przejął kontrolę nad nieprzekraczalnym lasem i uzyskał potężne magiczne źródło energii, potencjał był niewyobrażalny. Nazwa cylinder ze zmiennym rdzeniem magnetycznym jest za długa powiedział Roland z uśmiechem. Nazwijmy to świtem i uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 425 Wykorzystanie energii Tłumacz, transredaktor, trans 5 dnia po południu przestał działać silnik elektryczny. Innymi słowy, pojedynczy dawny i mógłby zapewnić energię wielkoskalowemu silnikowi elektrycznemu, który mógłby pracować przez pięć kolejnych dni. Jeżeli silnik elektryczny nie pracowałby ciągle, wówczas jego czas pracy mógłby się wydłużyć. Kiedy efekt magnetyczny miedzianej kolumny został utracony, można było ją naładować magiczną mocą, która była energią o niskim zużyciu, nadającą się do recyklingu i wolną od zanieczyszczeń. Jego wada była również bardzo oczywista. Ponowne naładowanie wyczerpałoby wszystkie magiczne mocy Anny, tajemniczego księżyca i włóczni. Jeśli więc cała trójka produkowałaby dawniej dziennie, mogłoby on zasilać tylko pięć silników elektrycznych bez przerwy. W tej chwili Anna była niezastąpiona przy obróbce precyzyjnej i wytopie stali w małym miasteczku. Roland starał się, jak mógł, przekazać większość prac produkcyjnych zwykłym mieszkańcom miasta, ale bez obrabiarek produkowanych i konserwowanych przez Annę oraz jej dostaw materiałów produkcja obrotowej broni palnej i kul natychmiast popadłyby w stagnację. Co więcej, Anna odegrała także kluczową rolę w produkcji armat Long Kal. 152 mm, lekkiej broni nowego typu i innych nowych pomysłów Rolanda. Nie chciał więc, żeby Anna nadwyrężała swoją magiczną moc podczas ładowania akumulatorów. Roland odchylił się na fotelu i głęboko westchnął. Istniały dwa rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, zwiększenie czasu trwania dawnej. W tym celu potrzebowali większych zasobów lub większej liczby czarownic dostarczających magiczne moce. Niestety, przejście Markiza było wystarczająco silne, aby przenieść magiczną moc Annę, a proces ten niemal ją wyczerpał, więc nie mogła już przekazać magicznych mocy czarownic Mystery Moon. Miejmy nadzieję, że włócznia przyzwyczaj się do tego stopniowo w końcu może nie mieć czasu na naukę, jak ulepszyć swoje umiejętności, gdy będzie lordem. Po drugie, zastąpienia Anny innymi czarownicami. W porównaniu z Anną, Sorają i Jagatą, które zwykle były zajęte pracą, większość pozostałych czarownic nie musiała wyczerpać swoich magicznych mocy w ciągu dnia. Więc jeśli resztę ich magicznych mocy można by wykorzystać do wytworzenia kolumn ze zmiennym medzeniem magnetycznym, wydawało się to prawdopodobne. Dopóki całkowita moc magicznych mocy nie przekraczała mocy Anny, włócznia byłaby w stanie sobie z tym poradzić. Powiedziała kiedyś, że przejście dla magicznych mocy może być połączone z więcej niż dwiema osobami na raz. Myśląc o tym, Roland zapisał to. Kwestie takie, jak to, kto ma więcej magicznych mocy lub ile magicznych mocy należy używać dziennie, pozostawiono do obliczenia związkowi czarownic. Bez wątpienia Wendy byłaby idealną kandydatką, ponieważ wszyscy jej ufali. Po znalezieniu rozwiązań tego problemu, kolejnym pytaniem było, jak wykorzystać tę zupełnie nową energię. W odróżnieniu od silników parowych, których można było produkować od 4 do 5 sztuk miesięcznie i które działały tak długo, jak długo dostarczana była wrząca woda, liczba końcowych maszyn do konwersji zależała od liczby dawnych Biorąc pod uwagę magiczne moce, których można użyć, oszacował, że w małym miasteczku można utrzymać tylko 3 do 4 maszyn do konwersji i terminali. Niezależnie od tego, czy wykorzystać je jako źródło zasilania, do podgrzewania wody, czy do zasilania żarówek, aby system miał działać stabilnie, konieczny był właściwy wybór. Roland zastanawiał się długo, aż w końcu narysował okrąg na żarówkach. Jeśli chodzi o moc źródłową, silniki elektryczne przewyższały silniki parowe pod takimi względami, jak stabilne prędkości obrotowe, łatwość manewrowania i automatyzacja. Jednak moc dostarczana przez maszyny parowe na razie wystarczyła. Wyobraził sobie także wysokiej klasy sprzęt elektryczny, taki jak samochody elektryczne kursujące między twierdzą Longsonka małym miasteczkiem lub elektryczne statki powietrzne, które były dostępne dla zwykłych ludzi. Ale taki sprzęt nie był zbyt opłacalny żeby zadziałał, Anna lub inne czarownice musiały przerwać pracę na jeden dzień. To samo dotyczyło wrzącej wody, którą można było po prostu rozwiązać za pomocą kotła i drewna opałowego. Chociaż do obsługi konserwacji silników parowych trzeba było zatrudnić kilku pracowników, było to i tak bardziej ekonomiczne niż używanie magicznych mocy. W końcu magiczne moce nie były aż tak obfite. Co więcej, oświetlenie jest ważniejsze, stabilne i czyste źródło światła może znacznie zwiększyć szczęście mieszkańców i zapewnić im lepsze warunki do nauki w nocy. W końcu nie każdy chce czytać książkę w przyćmionym świetle świec po stresującym dniu pracy. Poza tym zrobienie czegoś takiego jak przejęcie legendarnej mocy piorunów i wykorzystanie jej w życiu codziennym pomogłoby wyeliminować podejrzenia i wzmocnić ducha nauki. Było to prawdopodobnie najbardziej intuicyjne zrozumienie zastosowań energii elektrycznej przez cywilów. Choć sterowce i samochody elektryczne mogą wydawać się zdumiewające, znajdowały się zbyt daleko od codziennego życia ludzi. Co ważniejsze, słabe światło świec po prostu nie było w stanie zaspokoić potrzeb nocnej produkcji. Dzięki żarówkom fabryki mogłyby utrzymać produkcję nawet w nocy, a w razie potrzeby pracownicy mogliby pracować nawet na trzy zmiany, co oznaczałoby dalszą poprawę wydajności pracy w miasteczku. Po ustaleniu kierunku rozwoju, aby osiągnąć swoje cele, pozostawał jeszcze szereg problemów do rozwiązania, takich jak produkcja żarówek, budowa linii, schematy zasilania, promocja wykorzystania energii elektrycznej i tym podobne. Ale problemy te można rozważyć później. Z tą myślą Roland zadzwonił do Wendy. Czy masz zamiar obliczyć dzienne zużycie i nadwyżkę magicznych mocy moich sióstr i zgodnie z planem przenieść je do tajemniczego księżyca? Zapytała Wendy po wysłuchaniu oświadczenia Rolanda. Tak. Jednak te czarownice bojowe, które mają ustalone misje, mogą zostać wyłączone z Twoich obliczeń. Książę skinął głową? Co myślisz? Zasadniczo mieli zebrać magiczne moce pozostałe po ćwiczeniu umiejętności czarownic, wykorzystaniu misji i przygotowaniach na wypadek sytuacji kryzysowych, a następnie wykorzystać je do wyprodukowania dawnej. Takie rozwiązanie nie tylko mogłoby w pełni wykorzystać magiczne moce czarownic, ale także mogłoby wzmocnić efekty ich praktyk, co było pomocne w promowaniu ich magicznych mocy podczas corocznych dni przebudzenia. Myślę, że kolibry Echo byłyby szczęśliwe, powiedziała Wendy z uśmiechem, ponieważ wtedy mogliby być równie przydatni jak Anna. Ale jak będzie mierzona nadwyżka mocy magicznej? Za pomocą kamienia miary, który był uniwersalną metodą stosowaną przez Unię. Tak, wasza wysokość. Ukłoniła się lekko. Tak, dzisiaj jest dzień dorosłości dla Ucji. Czy powinniśmy zebrać wszystkich członków Związku, aby jej towarzyszyli? Roland był trochę zszokowany. Och, prawie o tym zapomniałem. Jest tak wiele rzeczy do zapamiętania powiedziała cicho Wende. Zapisałam historię rozwoju każdej siostry w tym notatniku, żeby nic nie zostało pominięte. Pod dniu przebudzenia Anny Lichtning na najecha również obchodziły swoje drugie urodziny z rzędu. Ale dzień dorosłości miał w rzeczywistości większe znaczenie i można go było uznać za wyjątkowy dzień przebudzenia. Choć wydarzyło się tego samego dnia, ukąszenie magicznej mocy, jakie doznało się w dniu dorosłości, było kilkukrotnie silniejsze niż zwykle. Jeśli czarownice nie nauczą się eliminować bólu spowodowanego ugryzieniem, dzień dorosłości może być sprawą życia i śmierci. Po osiągnięciu dorosłości, zdolności czarownicą stabilizowały się, jednocześnie uzyskując znaczną poprawę, a niektóre czarownice mogły nawet rozwinąć umiejętności pochodne, co było równie istotne jak ewolucja. Oka, przygotuję dziś wieczorem obfity obiad. Roland powiedział cicho: Oprócz Związku Czarownic, będę tam również, aby jej towarzyszyć.